Wstęp. 1. Jak poczęła się komedia Świętoszek? Pocieszne wykwintnisie? Walka o szkołę Żon. Komedia Tartif, czyli Świętoszek, jest kulminacyjnym punktem życia i twórczości Moliera. Raz przez swoją doniosłość artystyczną, a powtórę przez walkę, do jakiej dała powód i wpływ tej walki na twórczość pisarza. Ale już sam świętoszek jest dalszym ciągiem. Jest, mimo swego olbrzymiego znaczenia, tylko epizodem walki, jaką toczy Molière niemal całe życie. Aby właściwie zrozumieć ten utwór, trzeba tedy sięgnąć wstecz aż do początków paryskiej kariery Moliera, a nawet jeszcze wcześniej. W kilku słowach: Dwudziestoletni chłopiec z dobrego mieszczańskiego domu, od dziecka trawiony pasją do teatru, zakochał się w młodej aktorce, Magdalenie Bejard i założył z nią teatr w Paryżu. Teatrzyk bankrutuje. Mollier puszcza się z młodą trupą, której rychło staje się głową, na prowincję i obiega ją przez kilkanaście lat. Rozgłos wędrownego teatrzyku rośnie. Wreszcie otwiera Mollierowi drogę do Paryża i to pod najlepszymi auspicjami. Trupa debiutuje z powodzeniem przed samym królem. Mollier miał wówczas lat trzydzieści sześć. Jako autor nie dał jeszcze miary tego, czym jest – Poza licznymi farsami kleconymi na prędce, dał dopiero warto głowa i zwady miłosne. Pierwszą nowością, z jaką wystąpi w Paryżu, będą pocieszne wykwintnisie. Przybywszy do Paryża, Molière, który opuścił stolicę tak młodo, a kilkanaście lat strawił na swobodzie cygańskiego życia, rozgląda się dokoła siebie. Widzi wielką komedię próżności. Salony literackie, koterie silące się zmonopolizować talent i zamknąć go w swoich regułach. Mizdrzenie się języka, a pod nim chamstwo uczuć. Autorów obnoszących się z ważną miną z Lada Madrygałem, aktorów dostrajających się do tonu powszechnej sztuczności. I parska śmiechem, śmiechem młodym, zdrowym, z pełnej piersi. To pierwsze wystąpienie Moliera jest kijem wsadzonym w mrowisko. Pierwszy to raz zabrzmiała na scenie Satyra i to tak mocna. Cały Paryż tłoczy się na tę sztukę, która staje się wypadkiem dnia, ale odtąd Molière ma mnóstwo wrogów, czyhających na chwilę odwetu. Autorzy, aktorzy, salony, wszystko to utworzy niebawem wspólny front przeciwko niemu. Już pewne sfery czyniły starania o zakaz grania tej zuchwałej sztuki. Niebawem Molière dalej wysuwa pazurki. W komedio-balecie Natręty zbiera wzorki z samego dworu. Ośmiesza typ dworskiego panka, złotego młodzieńca, portretuje całą galerię dudków. Jedno zmarszczenie brwi Ludwika XIV mogło położyć koniec tej zabawie i może nie mielibyśmy wówczas moliera. Ale król, który widział cały świat niziutko u swoich stóp, dość rad był tej niwelującej wszystko satyrze. Uśmiechnął się i sam poddał Molierowi temat do nowych wzorków. Podniecony triumfem, Molier wali sztukę po sztuce. Staje się bohaterem dnia w Paryżu. Nowa ta gwiazda budzi zdumienie. Osobistość jego rysuje się coraz wyraźniej. Przedstawia on tężyznę, humor, naturalność przeciwko wszelakiemu mizdrzeniu się i udaniu. Staje się sztandarem nowej literatury. Boileau, La Fontaine, Racine uważają go za swego wodza. Wszystko co jest szczerością, prawdą, życiem skupia się koło niego. Przeciw niemu są przeżytki minionej epoki, pedanci, snoby, dewoci, wreszcie zawistni wszelkiej kategorii. W miarę sukcesu szeregi niechętnych mnożą się. Ten geniusz komedii pociągający ku sobie umysły i wysuwający się na czoło teatru, dla którego dotąd jedynym szlachetnym wyrazem była tragedia, Niepokoi wielu. Cóż dopiero mówić o takich, a było ich wówczas niemało, którzy w ogóle na teatr patrzyli jak na dzieło szatana. Niechęć przeciw Molierowi nurtuje głucho, ale nie ma się do czego przyczepić. Cóż zarzucić tym wesołym komediom, zwłaszcza gdy ich autor cieszy się tak wyraźną łaską króla. Wreszcie nadchodzi sposobność jest nią szkoła żon, której powodzenie przeszło wszystkie dotychczasowe sukcesy Moliera. Taki był rozmach, taka świeżość w tej ślicznej komedii, że nieuprzedzona publiczność przyjęła ją z zachwytem. Jest to znów wielkie zdarzenie dnia w Paryżu, ale zarazem zawrzało przeciw Molierowi. Powstaje istna wojna literacka. Z tych, które mają tak ożywcze i płodne w literaturze znaczenie. Wojnę tę można by porównać z tą, która toczyła się trzydzieści lat w przódy o ocyda, Cornela, później zaś o wesele Figara i Hernaniego. Sypią się broszury, pamflety, dwór, salony rozbrzmiewają jedynie namiętnymi dyskusjami na temat szkoły żon. Ale wojna ta, zrazu czysto literacka, przybrała niebawem i inny charakter. Wszyscy ci, którzy mieli z Molierem na pięńku, dojrzeli moment, aby się z nim policzyć. Nareszcie znaleźli broń przeciw niemu. Jakaż ta broń? Ta sama, którą z reguły prawie wytacza się przeciw każdemu nowemu twórczemu zjawisku: niemoralność. Elegantki, o których Molière powiada, że z całej osoby jedynie uszy mają czyste, zasłaniają sobie te uszka ze zgorszeniem, urażone niby w swej skromności paroma żartami Moliera, podczas gdy bez rumieńca zwykły się przysłuchiwać plugawym farsom stanowiącym codzienny ówczesny repertuar. Ale znaleziono jeszcze inną broń: obraza religii, żarty z rzeczy świętych. W naukach, jakie Arnold daje młodziutki Anusi. Akt trzeci, scena druga, dojrzano parodię nauk świętego Grzegorza z Nazjansu. Niemniej zgorszenia wywołało w pewnych kołach tych kilka wierszy z przemowy Arnolfa. Pomnij też, że są w piekle kotły rozpalone, w których szatani smażą każdą grzeszną żonę. Idąc za tą nauką, twa duszyczka mała będzie zawsze jak lilia, czyściutka i biała. Lecz jeśli ją ku złemu zwabi chętka marna, dusza stanie się zaraz niby węgiel czarna. Wszystkim będziesz przedmiotem wstrętu lub obawy i pójdziesz kiedyś jako łup szatana prawy tam, gdzie złe żony smoła roztopiona czeka. Można by łatwo odpowiedzieć, że Molière nie żartuje tu zwierzeń religijnych, ale z użytku, jaki z nich ludzie czynią dla swoich świeckich i samolubnych celów. Bądź co bądź, groźna kongregacja świętego sakramentu krzątała się tym razem nadaremnie, aby uzyskać zakaz grania sztuki. Tą bronią można było wiele wówczas zdziałać, tu każdy cień oskarżenia miał swoją wagę. Ten moment życia pisarza komplikuje się jeszcze jego życiem prywatnym. Jest to chwila jego małżeństwa z młodziutką Armandą Beżart, dzieckiem teatru, które od małego chowało się przy jego kompanii. Armanda była siostrą owej Magdaleny Beżart, dla której Molière uciekł przed laty z domu i z którą wspólnie założył teatr. Do tej pory Magdalena była w tym teatrze. Teatr rządził się w tych rzeczach zawsze cokolwiek specjalnymi prawami, ale małżeństwo to wywołało liczne komentarze. Szeptano, i to dość głośno, że Armanda jest tylko urzędownie siostrą Magdaleny, a w istocie jest jej córką i że to tylko dobra mama Beżart. Ideał wszystkich mam teatralnych zgodziła się na tę metrykalną substytucję. Ojcem miał być niejaki pan Demoden. Jak tam w istocie było, tego już nikt nie dojdzie. Od tych pogłosek było dość niedaleko do innych potwornych insynuacji. Znaleźli się ludzie, którzy postarali się podsunąć królowi te wnioski. I znowuż losy Moliera zawisły na włosku. Ale tym razem chodziło o niebezpieczniejsze sprawy. Król odpowiedział na te potwarze po królewsku. Ofiarował się trzymać do chrztu dziecko swego nadwornego komika. Sam zachęcił Moliera, aby odpowiedział napastnikom. Bawiła go ta komiczna wojna. Molière odpowiedział już przedtem pedantom, literatom i wykwintnisiom, pisząc krytykę szkoły żon. Obecnie dorzuca jeszcze improwizacje w Wersalu, mimochodem stwarzając w tych dwóch jednoaktówkach nowy rodzaj literacki. Ale dojrzewa w nim zarazem inna odpowiedź. Aż dotąd satyra Moliéra obracała się w kręgu niewinnych śmiesznostek literackich czy towarzyskich, o ile nie brała za temat wiekuistych niedoli miłosnych lub małżeńskich. Niebacznie wrogowie obudzili w nim drzemiącego lwa. Kampania przeciw niemu, a zwłaszcza metody, jakich użyto, zmieniły jego spojrzenie na ten świat. Ujrzał inne oblicze człowieka – ziejące nienawiścią, zawistne, drapieżne, podłe – Oczy jego otworzyły się zarazem na zarazę społeczną, która nieodzownie towarzyszyła silnie rozwiniętemu życiu religijnemu w ówczesnej Francji na świętoszkostwo i obłudę. Z kampanii o szkołę żon urodził się Tartif, czyli świętoszek. Mollier zrozumiał, czym jest i ile złego może zdziałać ta obłuda nadużywanie rzekomych wartości moralnych do osobistych, arcyświeckich celów. Przejrzał na wylot tych ludzi. Co pod nabożnym płaszczem kryją zwykłe wady, swą zawiść, niedowiarstwo, swoje fałsze, zdrady, i gdy chcą kogoś zgubić, osłonią gdy trzeba swoją własną nienawiść interesem nieba. Dojrzał ich, przejrzał i postanowił się z nimi zmierzyć. 2. Wystawienie świętoszka i walka o niego. Don Juan. Ponowne cofnięcie Świętożka ze sceny. Mizantrop. Ostateczne zwycięstwo. Można przypuszczać, iż Molière zdawał sobie sprawę z trudności i niebezpieczeństw, swego zamiaru, to też uczynił wszystko, aby złagodzić jaskrawość swego czynu, a zarazem, aby stworzyć najbardziej sprzyjające okoliczności dla premiery świętoszka. Obrał na ten cel uroczystość inauguracyjną pałacu i ogrodów w Wersalu, świeżo stworzonych przez Ludwika XIV. Król wydał wielką zabawę. Oficjalnie dla królowej i dla królowej matki, ale w istocie heroiną tej fety była kochanka królewska, panna de la Valliere. Miano zabawy było Rozkosze Czarodziejskiej Wyspy. Ariostowa wyspa czarodziejki Alcyny zapłynęła jakoby do Francji, aby się stać teatrem uczt, balów, turniejów, a wreszcie komedii. Mollier, impresario całej zabawy, rozwija niestrudzoną czynność, odgrywa Boga Pana, Wygłasza powitanie królowej, wystawia z dawniejszych utworów Natrętów i Małżeństwo Zmusu. Prócz tego zaś dwie nowe sztuki – Księżniczkę Elidy, 8 maja, zaś 12 maja 1664 – trzy akty Świętoszka. W jakim stosunku te trzy akty Świętoszka były do dzisiejszej pięciaktowej komedii, nie wiemy. Zdaje się, że nie była to skończona sztuka, ale zdaje się również, że nie były to pierwsze trzy akty komedii w jej obecnej formie. Te trzy akty świętoszka rozpętały nad głową pisarza burzę trwającą lat pięć burzę, której następstwa mogłyby być dlań okropne, gdyby nie to, że w całej tej kampanii miał on potężnego, choć dyskretnego sprzymierzeńca, a był nim sam król. Ale gdy mowa o stosunku Moliera do króla, trzeba sobie uprzytomnić, z którym Ludwikiem XIV mamy do czynienia. Ludwik żył trzy ćwierci wieku i panował bez mała tyleż. otóż w machinalnym skrócie myślowym tworzymy sobie często fizycznie i moralnie, niejako przeciętną tego długiego panowania i tej postaci. Otóż kiedy Molier w 1658 roku pierwszy raz miał zaszczyt wystąpić na dworze, Ludwik XIV miał lat dwadzieścia. Obecnie ma ich 26. Jest to młodzieniec o wrzących namiętnościach, ledwie wyzwolony z kurateli, rwący się do życia, niecierpliwie znoszący wszelkie pęta, lubiący dookoła siebie atmosferę blasku, zabawy. Że zaś wśród wszystkich stanów w rzemiośle króla o zabawę najtrudniej, król oceniał zasługi Moliera, który go bawił przednio, a dawał sposobność do tańczenia z gracją w baletach. Król nienawidził surowych Jansenistów, w których wyczuwał ducha niedawno stłumionej frondy. Król zgniecie niebawem kongregację świętego sakramentu, która ważyła się przeciwstawić jego jowiszowym miłostkom. Gdy pani Nawail, ochmistrzyni dworu za poradą księdza Żoli zamknęła kratą wszystkie przejścia, którymi król mógł się udawać do apartamentów panien dworskich, król wypędził panią Nawail i jej męża. Molier czuł tedy w królu sprzymierzeńca, inaczej komedia jego byłaby nie do pomyślenia. Król, któremu cenzorowie moralności dawali się we znaki, przyjął tedy nowy utwór z zadowoleniem. Niektórzy posuwają się aż do podejrzeń, że go inspirował. Nie znalazł natomiast świętosze łaski w oczach królowej matki, Anny Austriackiej, wówczas już tkniętej śmiertelną chorobą i tym skłonniejszej do powagi i dewocji. Ale na ogół zawrzało. Zaczęły się krzątania na dworze, aby udaremnić wystawienie sztuki. Na czele zgorszonych stanął Monseigneur de Perefix, arcybiskup Paryża. Ludwik XIV mimo swej wszechwładzy musiał się liczyć z głosem, który przemawiał w imię religii i moralności. Starając się osłodzić Molierowi przykrość, zabronił wszakże grać świętoszka publicznie. Nie przeszkodziło to fanatykom ogłaszać przeciw Molierowi pism, w których nazywano go czartem obleczonym w ciało i przebranym za człowieka, zasługującym na karę ognia, zanim dosięgnie go ogień piekielny. A w owym czasie nie były to przenośnie poetyckie. Ledwie kilka lat upłynęło, jak za sprawą kongregacji świętego sakramentu spalono na stosie mistyka Morina. Molière wynagradzał sobie zakaz, czytając sztukę po znamienitych domach, a nawet grając ją prywatnie, m.in. u brata Królewskiego. Mimo to zakaz był dlań ciosem jako dla dyrektora teatru. Aby wypełnić lukę w repertuarze, pisze na prędce Don Juana w 1665. Ale i ten romansowy temat zmienił się pod koniec sztuki w gryzący pamflet przeciw obłudzie. Don Żuan bezbożnik, cynik i łotr bez czci i wiary nawraca się pod koniec sztuki. Otóż to nawrócenie jest udaniem, które marze tanim kosztem minione przestępstwa i zabezpiecza bezkarność dalszym. Słowem, don Żuan staje się u Moliera nową odmianą świętoszka. Tartif to świętoszek plebejusz, karierowicz. Don Żuan to świętoszek wielki pan, dyletant zepsucia. Rzecz prosta, że sztuka ta była dolaniem oliwy do ognia padały też pioruny na głowę moliera któż zdoła znieść, pisano zuchwalstwo błazna, który stroi żarty z religii daje lekcje wyuzdania i czyni majestat boży igraszką pana i sługi ateusza, który się zeń śmieje, i lokaja, który bezbożniejszy jeszcze od pana rozśmiesza innych król milczał kiedy mu przedstawiono bluźnierstwa i zbrodnie dążyłana odpowiadał tylko to też źle na nich wychodzi bronić jawnie moliera nie mógł już na drugim przedstawieniu trzeba było skreślić niektóre ustępy. Po piętnastym poradzono wymownie Molierowi, aby sztukę cofnął za fisza, mimo że zawczasu postarał się o przywilej na druk, nie wydrukował jej nigdy. Ten drugi cios, połączony z najgwałtowniejszą kampanią osobistą przeciw niemu, przygnębił Moliera do ostatnich granic. Myśli niemal o rzuceniu pióra, w drugim podaniu do króla o tartifa pisze. To pewna najjaśniejszy panie, że trzeba mi będzie w ogóle poniechać komedii, jeśli świętoszki mają zostać górą. Wrogowie Moliera nie ustają w zabiegach przeciwko pisarzowi. Puszczają w obieg jakąś ochydną książkę, której autorstwo przypisują jemu. Z goryczy, jakimi napojono Moliera w owej epoce, a do których dołączyły się i zgryzoty domowe, urodził się Mizantrop. Tyrady Alcesta przeciw światu, aluzje do jego procesu, wzmianka wreszcie o tej bezecnej książce, której autorstwo silono się mu podsunąć, to są echa ówczesnych udręczeń Moliera. Tak więc epoka najwyższego wzlotu twórczości Moliera ściśle wiąże się z jego osobistymi przeżyciami, a największe, najdoskonalsze jego dzieła są niejako utworami okolicznościowymi. Ale na Mizantropie zamknie się heroiczny okres twórczości Moliera. Stargał siły w tej walce, daje za wygraną. Nie poniecha komedii, bo to niepodobieństwo, ale odtąd poprzestanie na tym, aby bawić publiczność. A jeżeli dosięgnie kogo satyrą, to w każdym razie nie tak niebezpiecznych wrogów. Tematem jego komedii będą próżność mieszczucha, uczoność kobieca, wreszcie lekarze. Och, ci zapłacą za wszystkich! Na razie, zacisnąwszy zęby i nie tracąc nadziei odwetu, Molière wraca do roli dworskiego bawiciela. Odwdzięczając usługi swego niestrudzonego wesołka, król wyjeżdżając do obozu we Flandrii, daje molierowi pozwolenie, niewyraźne co prawda, wystawienia świętoszka po dokonaniu pewnych zmian. Istotnie, dnia 5 sierpnia 1667 odegrano sztukę. Imię Tartif, które działało już na pewne sfery niby czerwona chusta, znikło zupełnie. Tytuł sztuki był Szalbierz. Bohater jej zaś, przedziergnięty w światowego kawalera, nosił miano Panulfa. Nic nie pomogło. Już drugie przedstawienie spotkało się z zakazem pobożnego prezydenta de Moignon, któremu król wyjeżdżając oddał władzę w mieście Paryżu. Molière próbuje interweniować u prezydenta Lamoignon, ale onieśmielony wybąkał tylko parę słów. Przepraszam pana, ale zaraz jest południe, spóźniłbym się na msze przerwał mu prezydent. Czyż to nie jest żywcem odpowiedź, jaką Tartif, przyparty do muru, kłopotliwym pytaniem daje Kleantowi? Strapiony molier wysyła dwóch aktorów do Flandrii z podaniem do króla. Król przyjmuje ich łaskawie, ale jest bezsilny wobec tego, że arcybiskup paryski obłożył klątwą każdego, kto by w jego diecezji zgoła słuchał czytania tego utworu. Dopiero w dwa lata później, przy pomyślnym układzie okoliczności, Chwilowe załagodzenie sporu między jansenistami a jezuitami, Tartif uzyskał wreszcie trwałe prawo do sceny. Dzień 5 lutego 1669 roku był dniem odwetu i triumfu Moliera. 44 wieczory tłoczono się na Świętoszku. Sam Molière grał Orgona, żona jego Armanda Elmire. Jednakże, mimo że odtąd Tartif nie zeszedł już ze sceny, jeszcze długi czas po śmierci Moliera utwór ten był przedmiotem ataków. Burdalu, bossuet, jako szczególnie niebezpieczny dla religii. Napoleon wyrażał zadowolenie, iż sztuka ta przeszła cenzurę za Ludwika XIV, gdyż on sam nigdy by jej nie pozwolił wystawić. Stawić. 3. Podłoże Świętoszka. Życie religijne we Francji w XVII wieku. Aby oglądać arcydzieło Moliera we właściwym świetle, trzeba sobie uprzytomnić w kilku słowach charakter życia religijnego we Francji, w poce powstania komedii. Ingerencja religii we wszystkie sfery życia była w XVII wieku olbrzymia. Niedawno jeszcze ster rządów dzierżyli kolejno dwaj kardynałowie, Richelieu i Mazarin. Katolicyzm, zagrożony postępami protestancyzmu i pogaństwem odrodzenia, skupia się do obrony. Wyrazem tego jest wskrzeszenie idei zakonnej, zwyrodniałej poniekąd na schyłku średniowiecza, przygasłej pod wpływem intelektualnego przeobrażania renesansu. Powstaje mnóstwo zakonów, bądź nowych, bądź odnowionych w surowym ascetycznym duchu. Wzmaga się w siły potężny zakon Jezuitów. Powstaje z drugiej strony jego nieprzejednany wróg Port-Royal, który skupia nie tylko duchownych, ale i świeckich samotników. Niedawne wojny religijne, wewnętrzna walka jansenizmu z molinizmem, wszystko to sprawia, że sprawy religijne obchodzą wszystkich bez wyjątku, znajdują się jakby w stanie zapalnym, a ludzie świeccy biorą w nich udział nie mniej żywy niż duchowni. Dotkliwa lekcja nauki chrystusowej, jaką otrzymał świeżo potężny zakon prowincjałki Paskala, wyszła spod pióra świeckiego człowieka. Ale nie każdy był Paskalem. A całe mnóstwo ludzi świeckich czuło się w prawie zaprzątać sprawami religijnymi. Ten dyletantyzm religijny stanowi jedną z cech epoki, jest jej plagą. Wiele salonów paryskich staje się jakby filią Port-Royalu. Grasują świeccy dyrektorowie sumień, powstają stowarzyszenia, kongregacja świętego sakramentu, złożone z duchownych i świeckich, otoczone ścisłą tajemnicą. Starające się ująć w ręce rząd dusz i rozciągające cenzurę na życie prywatne, często za pomocą środków dość pod względem etycznym wątpliwych. Że przy wszystkich takich zakusach teokracji święci prawdziwe orgie obłuda religijna, nad tym nie trzeba się rozwodzić. Jak również nad tym, że musiało być mnóstwo ludzi, którzy nadużywali tych świętych haseł, aby czynić zadość swoim bardzo świeckim celom i instynktom. Nawet świątobliwi kapłani wskazują na obłudę religijną jak na raka żrącego ówczesne społeczeństwo. Z drugiej strony trzeba rzucić okiem na drugi kraniec. Wiek XVII, tak przesiąknięty kwestią religijną, przedstawia dwa krańcowe negatywy prawdziwej religii. Jeden to obłuda religijna, drugi to libertynizm, ateizm. Ale ten ateizm to nie był ów mdły, nowoczesny indyferentyzm był czynny, bluźnierczy. Nacisk religii był taki, że wywoływał reakcję tejże samej siły. W libertynizm ten wchodziły różne elementy pogaństwo wyssane z humanizmu, kartezjanizm pojęty z żarliwą świeżością, krytyka prawd wiary niesiona przez zwalczające się sekty. Wszystko na tle brutalnej jeszcze bujności temperamentów oraz tej wspomnianej już bezczynności, która nastała po burzliwej dobie frondy. Zaledwie można przytoczyć świętokrackie pomysły, na jakie pozwalali sobie libertyni. Przypominają one rysy młodocianych ateistów ze szkolnej ławy, bo też ta emancypacja spod ojcowskiej władzy kościoła miała w sobie coś ze zbuntowanego uczniaka. Wielki Kondeusz, zanim się nawrócił, ułożył wespół z innymi osobami cały spisek, aby spalić kawałek drzewa z Krzyża Świętego. Młodociany książę de Nevers dał ochrzcić świnie. Pani de ochciła ochrzciła swego psa, a nie ochrzciła córki, która została bez chrztu do dwudziestego 29 roku życia. Paru złotych młodzieńców wyprawiło wesołą ucztę w kościele, w czasie której wydobyli z grobu świeżego trupa, aby z nim tańczyć. Mollier zarówno daleki był od obu krańców. Ten dzielny, uczciwy człowiek musiał się brzydzić wyuzdaniem intelektualnym, które niebawem napiętnuje w swoim dążuanie, ale i z surową pobożnością, zwłaszcza o ile wciskała się zbyt czynnie w życie prywatne, nie mógł on sympatyzować. Raz z natury swojej. Jego filozofia natury, pokrewna filozofii Montaigneau i Rablesgo, Płynąca raczej z ducha odrodzenia, obca była tym hasłom umartwień. Zanadto kochał życie, aby sprzyjać tym, którzy kazali nim gardzić. Znał zresztą życie wielu tych świątobliwych ludzi. Wiedział, co kryje ta ich troska o dobro nieba. Ale gdyby nawet niechęć ta nie płynęła z jego natury, to musiałaby się zrodzić z fachu. Surowemu chrystianizmowi, chcącemu opanować umysły i pozyskać je wyłącznie dla sprawy Boga, solą w oku był teatr. Port-Royal nazywa wręcz pisarzy dramatycznych trucicielami dusz. Nie tylko Molière, ale i wychowanek Port-Royalu Racine, ba surowy Corneil są przedmiotem gwałtownych napaści zelantów. Wiadomo, czym był aktor w oczach Kościoła. Aby uzyskać ostatnią absolucję, musiał rewokować swój zawód niby sromotny grzech. To wszystko musiał widzieć Molière wzrokiem genialnego obserwatora, spostrzegacza wszystkich wypaczeń ludzkiej natury. Ale można przypuszczać, że nie przyszłoby mu do głowy poruszać podobne tematy. Były one zbyt niebezpieczne. Nie dopuszczała ich zresztą ówczesna forma teatralna. Nie było dla nich po prostu miejsca na scenie. Wyzwany jednak, podrażniony, dotknięty w najboleśniejszych strunach, podjął wyzwanie. Napisał Świętoszka. Świętoszka 4. Stosunek Moliera do swego tematu. Stosunek jego przeciwników. W tydzień po zakazie, jakim król zmuszony był obłożyć świętoszka po jego pierwszym wystawieniu, włoscy aktorzy grali na dworze bardzo drastyczną farsę pod tytułem Skaramusz Pustelnikiem. Wychodząc, król rzekł do Kondeusza: Chciałbym wiedzieć, czemu ludzie, którzy się tak gorszą komedią Moliera, nie mówią nic na Skaramusza. Na co Konteusz? Bo Skaramusz wyszydza niebo i religię! O co ci panowie się nie troszczą, komedia Moliera natomiast wyszydza ich samych i tego nie mogą znieść. Odpowiedź dowcipna i niewątpliwie trafna w stosunku do wielu wrogów komedii Moliera, ale niepodobna jej uważać za całkowite rozwiązanie kwestii. Niepodobna powiedzieć, żeby wszyscy, których gorszyła komedia Moliera, byli obłudnikami. Sądzę, że gdyby komedia ta była napisana dziś, w naszej wolnomyślnej epoce, niełatwo by się dostała na scenę cóż dopiero wówczas. Samo poruszenie tych tematów, samo wprowadzenie przedmiotu, z natury swojej należącego do ambony i konfesjonału, na scenę, do komedii, która daleką była wówczas od dzisiejszej swej godności i sąsiadowała najbliżej z plugawym błazeństwem, była, powtarzam, dla wielu skandalem. Skaramusz był błazeństwem i podawany był jako błazeństwo, świętoszek zgoła inaczej. Tak więc możemy przypuszczać, że wiele osób mogło się z najlepszą wiarą gorszyć świętoszkiem przy tym mówiono różnica między świątobliwością szczerą i udaną jest w sercu formy zewnętrzne są te same niepodobna tedy okryć śmiesznością jednej, aby coś z tej śmieszności nie przylgnęło i do drugiej niepodobna skaleczyć maski, aby przy tym nie drasnąć i twarzy tartif jest obłudnikiem. Ale organ jest szczerze, choć ciasno nabożnym. I cóż zrobiła zeń ta rzekoma religia? Głupca, człowieka bez serca, wyzutego z ludzkich uczuć, złego ojca rodziny. Kwestia jest wtedy dość złożona. Jak pojmować, nie biorąc się dosłownie na lepiej jego wymownej argumentacji w podaniach do króla, prawdziwy stosunek Moliera do jego tematu, do religii, nie mamy żadnego prawa przypuszczać, aby był wrogi ale religia Moliéra to była raczej ta sama religia natury, którą wyznaje Montaigne. Schylenie głowy przed niewiadomym, przed formami katolicyzmu, przy równoczesnym żądaniu swobodnego rozwoju instynktów. Owa religia posępna, groźna i zaborcza, jak również religia wciskająca się w cudzy dom, narzucająca się wszystkim na cenzora i chcąca wytępić radość i swobodę życia, musiała mu być wysoce antypatyczna. Porówni jako pisarzowi, człowiekowi, i jak wspomnieliśmy, dyrektorowi teatru. Dlatego, mimo że Molière się zarzeka, iż w utworze swoim mierzy jedynie w obłudę, nie zupełnie trzeba mu dowierzać. Mierzy on, mimo iż bardzo oględnie i zręcznie, także i w formy tej religii, choćby i szczerej, któremu się zdają ciasne i wrogie życiu. Faktem jest, iż jako przeciwstawienia obłudzie nie wprowadza obrazu szczerej pobożności, ale przeciwnie, rozdziela światła i cienie w ten sposób. Z jednej strony kilku szalbierzy i głupców, z drugiej ludzie uczciwi, godni, sympatyczni, ale bliżsi owej świeckiej moralności uczciwych ludzi niż żywego chrystianizmu. Molier czuł zapewne tę słabiznę i starał się ją osłonić tyradą Klanta na cześć prawdziwej pobożności. Zaznaczyć trzeba, iż tyradę tę dopisał dopiero później, po pierwszym zakazie sztuki, a doradził mu to książę Kondeusz. Tak zwany Le Grand Comte Wielki, jak mówiono wówczas, libertyn, czyli niedowiarek. Zaznaczmy również, iż Molière był częstym gościem salonu słynnej Nino de Lanclon, który uchodził za fortecę libertynizmu. Tym ciekawszym staje się fakt, iż książką, która zapłodniła Moliera, świętoszkiem i wskazała mu niejako drogę, jest dzieło natchnione najbardziej surowym i żarliwym chrystianizmem – prowincjałki. Bez prowincjałek nie można sobie wyobrazić świętoszka. Tylko mistrzostwo ironii, które rozwija Pascal przeciw jezuitom, Mollier zwróci także i przeciw jansenistom, a raczej stworzy typ tak ogólny, iż obie walczące strony będą się w nim szukać nawzajem. Jansenistą mógłby być Tartif wtedy, gdy nakrywa chusteczką pierś do ryny i gdy uczy orgona patrzeć na ziemię jak na kupę błota. Molinistą, kiedy wtajemnicza Elmire w sposoby porozumienia się z niebem i oczyszczenia uczynku przez dobrą intencję. Ujęcie typu jest tu tak szerokie, iż dociekania, w kogo Molier mierzył w szczególności, zawsze będą ścieśnianiem jego satyry. Mimo to, jak zawsze, współcześni wskazywali palcem kilka osób, których portretem ma być biedaczek Tartif. Najwięcej prawdopodobieństwa ma pogląd, iż świętoszek. Nie zatracając swych cech ogólnych, mierzy jednak osobliwie we wspomnianą już kongregację Świętego Sakramentu, która umiała w praktyce połączyć jansenistyczną nietolerancję z jezuickimi metodami. Król, którego kongregacja krępowała w jego bujnym wówczas życiu miłosnym, zgniótł ją tak, jak zgniata w ostatnim akcie świętoszka. Tym tłumaczy się w znacznej mierze niesłabnąca opieka i życzliwość króla w tej sprawie. Świętoszek był dziełem proroczym. Ludwik XIV. z wiekiem stał się organem. Ostatnia jego kochanka, pani de Mantineau, wprowadziła go na tę drogę. Spowiednicy królewscy zaczęli rządzić Francją, zadając jej wiele klęsk. Obłuda religijna stała się drogą do kariery. Dwór, Paryż, Francja wszystko na wiele lat znalazło się pod znakiem tartifa. tartifa. 5. Zdobycze komedii Moliera Głębia Charaktery. Mądrość. Powinowactwo z dramatem. Satyra. Komedia świętoszek jest bezwarunkowo szczytem geniuszu Moliera, zarazem jednym z najśmielszych czynów artystycznych, jakie ludzkość wydała. Tylko jeden Molier zdolny był zamknąć ten temat w ramach komedii, nie obrażając na każdym kroku poczucia widza, a zarazem nie przytłaczając go ponurością obrazu. Siła i artyzm dzieła są takie, iż szpetna prawda życia wznosi się do wyżyn harmonijnej poetyckiej złudy. Mocą tej tajemnicy geniuszu potwór Tartif staje się rozkosznym wręcz zjawiskiem, a najbardziej odrażające jego czyny zanurzają nas w pełni estetycznego zadowolenia. A teraz zestawmy daty. Mollier wystąpił pierwszy raz na dworze króla z jakąś ucieszną farsą, która się nie zachowała, w roku 1658. W roku 1659 daje pocieszne wykwintnisie, w 1662 szkołę żon, w 1664 świętoszka. I oto w ciągu lat sześciu, od farsy bliskiej jeszcze średniowieczu, tkwiącej w atmosferze kuglarzy jarmarcznych, doszliśmy do szczytu, którego komedia współczesna nie tylko nie przewyższyła, ale który na zawsze zapewne pozostanie jej niedościgłym wzorem. Z dawnej komedii, której celem było tylko bawić, mniej lub więcej wybrednie, ale tylko bawić, Mollier uczynił głębokie studium duszy ludzkiej. Tradycyjne marionetki, których ślad widzimy jeszcze w pierwszych jego komediach, zmieniają się w ludzi, w nieśmiertelne typy. Żyją jakby stokrotnie spotęgowanym życiem ludzkim, skupiając niby soczewką poruszające ludźmi namiętności. Zarazem o ile komedia przedmolierowska jedynie bawi, Molier bawiąc nas, i to bawiąc o ile lepiej, nie poprzestaje na tym. On nas uczy. Nie ma w jego utworach oschłego dydaktyzmu, ale dzięki samej głębi ujęcia wyłania się z niej nauka. Mądrość życia. Nie jest to owacnotliwa mądrość, którą do zbytku czasem częstuje się młodzież. Skąd spotykał się Molier z zarzutem niemoralności? Rousseau. Jest to mądrość dla ludzi dojrzałych, mających odwagę spojrzeć życiu w oczy. Mollier działa jak doświadczenie, nieraz gorzkie, bolesne, chociaż w śmiejącej się podanej formie. też w dziele swoim zaciera on niejednokrotnie granice pomiędzy komizmem a powagą życia. Omawiając w Bibliotece Narodowej molierowskiego skąpca, starałem się wykazać, w jaki sposób największe komedie Moliera mieszczą w sobie istotę nowoczesnego dramatu. Molière doprowadza nas aż na sam kraniec, aby Świętoszek skończył się szczęśliwie, trzeba było Molierowi uciec się aż do cudownej interwencji monarszej. Już szkoła żon była w teatrze francuskim utworem rewolucyjnym, świadczy o tym sama kampania, do jakiej dała powód. Ze szkołą żon rodzi się w teatrze francuskim komedia obyczajowa i komedia charakterów ale pod wieloma względami te nowe zdobycze gniotły się tam jeszcze w dawnych ramach. Ten plac publiczny, na którym toczy się akcja, zmiana nazwiska, na której wspiera się cała intryga, ciągłe zwierzenia Horacego i monologi Arnolfa, wszystko to, jakże wydaje się ubogie wobec wspaniałej ekspozycji Tartifa, wobec soczystych, pełnych scen trzeciego i czwartego aktu. Molière przebiega drogę od starej farsy do nowoczesnej komedii w siedmiomilowych butach. Tym razem jeszcze od szkoły żon zrobił krok olbrzymi i ostateczny. Dalej już komedia nie sięgnie ani u Moliera, ani po nim. Niepodobna mi tu obszernie rozwodzić się nad rysami, które czynią z świętoszka komedię na wskroś obyczajową, wprowadzającą nas do wnętrza domu paryskiej mieszczańskiej rodziny, nad tymi, które czynią zeń arcydzieło komedii charakterów gdzie zewnętrzna intryga nie gra żadnej roli, a cała akcja wynika z zazębienia się i tarcia tych charakterów o siebie. Niepodobna też wyszczególniać wszystkich genialnie prostych i celnych rysów komicznych, w których Molière ujmuje swój temat. Ale w scenach tych, naznaczonych najwyższym komizmem, Molière nie zaparł się tej macierzy, z której wyrósł – starej farsy francuskiej. Bez jej szerokiej wesołości nie zdołałby zneutralizować elementów ponurego dramatu, w każdej chwili gotowych wcisnąć się tu na scenę. Pani Pernel, Doryna, Pan Zgoda, Orgon, wreszcie w scenie, gdy siedzi pod stołem to są owe farsowe tradycje, jakże wzbogacone, jak szczęśliwie przeobrażone pod piórem Moliera. Ale Tartif jest czymś więcej niż arcydziełem komedii obyczajowej i komedii charakterów. Jest to zarazem pierwsza od Arystofanesa satyra społeczna na scenie i to satyra o najwyższej doniosłości. Jest to jedno z tych dzieł, o których można powiedzieć, że ważą na losach ludzkości, niemal rozstrzygają o nich. Satyrą, pamfletem są już pocieszne wykwintnisie, ale przedmiot ich jest nieskończenie węższy, literacki. Jeżeli prawdą jest tradycja o owym staruszku, w czasie pierwszego przedstawienia wykwintniś miał krzyknąć Śmiało, Molierze, oto mi komedia! Trzeba uznać, iż Molier posłuchał zachęty. Tartif, a później Don Juan, dają miarę śmiałości i głębi, z jaką Molier zdolny był ujmować zjawiska społeczne. Kto wie, co byłby jeszcze osiągnął na tej drodze, gdyby zbyt nierówna walka nie złamała jego sił. Go sił. Sześć. Doniosłość społeczna satyry Moliera. Molier odkrył jedną tajemnicę. Odkrył w teatrze nową potęgę, jedną z największych, jakie istnieją, mianowicie zabijać śmiechem, śmiechem brzmiącym ze sceny. W ręku Moliera komedia staje się satyrą, jedną z najgwałtowniejszych, najcelniejszych, jakie istnieją. A równocześnie, piętnując to, co go przejmuje wstrętem, Molier głosi swoją twórczością własny ideał życia. Komedia staje się u niego niejednokrotnie trybuną, mównicą. I posiadłszy tę potęgę, Moliere jest nie tylko twórcą komedii. On jest i twórcą życia. Przyszedł, spojrzał dokoła siebie i powiedział To, a to jest głupie, złe i śmieszne, nie chcę, aby to istniało. I to, co on tak napiętnował, znikało strawione własną śmiesznością. Jeżeli problem Świętoszka jest dziś poniekąd przebrzmiały, to właśnie jest największą zdobyczą Moliera. Nie zmienił oczywiście Molière zasadniczych cech ludzkiej natury, ale w momencie przeobrażania się społeczeństwa zwalił swoją satyrą nie jeden z bałwanów stających na przeszkodzie idącemu nowemu życiu i tak potężnie jak może nikt inny przyczynił się do jego ewolucji w duchu światła i swobody. Przyszłość ziściła wszystkie postulaty Moliera. Od pierwszej chwili powrotu do Paryża, Molière czuje się nieswojo w tym świecie. Na każdym kroku widzi panoszące się głupstwo jasno te pojęć bakalarstwo obłudę przemoc ucisk to też każda jego sztuka to wybicie jakiegoś okna aby wpuścić powietrze którego potrzebował dla płuc epoka w której żył Mollier znajduje się na przełomie dwóch zmagających się z sobą światów z jednej strony nowoczesna myśl niezmiernie bliska już nas z drugiej cały aparat społeczny i naukowy Niemal średniowieczny, przeżyty, ale dzierżący jeszcze wszystko w ręku i konwulsyjnie broniący się inwazji nowego ducha. A obręcz ta była silna. Oficjalni władcy ludzkich wierzeń i myśli posiadali w ręku wszystkie środki represji. Medycyna, prawoznawstwo, filozofia i najgroźniejsza z nich teologia podawały sobie ręce, gdy chodziło o poskromienie śmiałka, który się odważył podkopywać autorytet lub rutynę. Ateuszem jest, kto nie wierzy w puszczanie krwi, heretykiem, kto nie wierzy w Arystotelesa. Ale ogłosić wówczas kogoś ateuszem znaczyło niemal postawić go poza obrębem prawa. Znaczyło poszczuć go jak psa. To nam tłumaczy doniosłość walki Moliera z ówczesną medycyną. To nam tłumaczy, jak świętoszek, czy farsy lekarskie Moliera, czy też jego pocieszni filozofowie, wszystko płynie z jednego i tego samego źródła. Pamiętajmy o potędze ówczesnych tartifów i organów. Przed nimi to Kartezjusz chroni się przezornie do Holandii, a i tam na wiadomość o skazaniu Galileusza niszczy swój traktat o świecie. Wobec zjednoczonych potęg duchownych i świeckich jakże słabe były środki, którymi rozporządzali ówcześni bojownicy światła. Myśli ich wyrażane z nieskończonymi ostrożnościami krążyły wyłącznie niemal w szczupłym kręgu naukowego świata. Przenikanie ich do ogółu było bardzo ograniczone. I naraz przybył im nieoczekiwany sukurs. Ten aktor wędrowny, wesołek królewski, który nim puścił się z trupą komediantów na prowincję, liznął co nieco z filozofii Gassendiego, a później nauczył się po prostu czytać w księdze życia stanął w szeregu walczących o światło, mając w ręce najsprawniejszą broń, śmiech i szyderstwo. I stał się ten cud. Iż od potężnego wybuchu śmiechu, wywołanego geniuszem komicznym Moliera, zatrzęsły się mury Gmachu, którego nie mogły zburzyć zespolone trudy uczonych. Od tego szerokiego śmiechu pieszchają duchy ciemności, a myśl ludzka może się rozwijać swobodnie. Strzały Moliera docierają tam, gdzie nie mogą dosięgnąć kolumbryny mędrców. W nieśmiertelnych typach, zdaniach piętnuje on swoje ofiary znamieniem śmieszności spod której się już nie podniosą. Molier jest jednym z szermierzy, którzy najdzielniej przyczynili się do przyspieszenia koniecznej i zbawczej przemiany, nim spełni się ona w historii, w nauce, spełniła się w jego duchu. Czy Molier zdawał sobie sprawę ze swego współpracownictwa z najwyższymi duchami epoki, z dziełem Kartezjuszów i Paskalów? Może. Ale ten dyrektor teatru, jego główny aktor, dostawca repertuaru i aranżer dworskich uroczystości dosyć miał swoich spraw na głowie. Stało się to poniekąd mimowiednie mocą tego imperatywu zdrowego rozumu oraz wrodzonego instynktu swobody, jakie tkwiły w Molière. Może tak samo byłby zdziwiony dowiadując się o tym, jak tym, że w jego dziele tkwią już owe elementy, które w półtora wieku po nim wydadzą rewolucję francuską jak to w nim odnaleźli jego komentatorzy. Komentatorzy. 7. Źródła Świętoszka, jego przeobrażenia, akcja, charaktery. Świętoszek jest jednym z najbardziej oryginalnych utworów Moliera, który, gdy mu to było potrzebne albo gdy się zanadto śpieszył, nie robił sobie skrupułów w czerpaniu z różnych źródeł, przeobrażając zresztą dotknięciem mistrza każdy motyw i nadając mu właściwy ton. Mimo to hipokryzja nie była obcą literaturze francuskiej. Historycy literatury wymieniają wśród rzekomych źródeł, w których można odnaleźć dość dalekie analogie do świętoszka, Satyre Reniera, komedię Aretina, nowele Boccaccia, romans Solera, Periander, nowele Scarona, Obłudnicy, wreszcie powiastkę Barbadilla, stanowiącą może znowuż źródło Scarona. La ira du perzi Celistina. O znaczeniu prowincjałek Paskala, może największym dla powstania Świętoszka wspominaliśmy już poprzednio. Ale jeżeli temat był w literaturze nie nowy, Molière odnowił go najzupełniej, nadał mu akcent, który z jego komedii uczynił dzieło epokowej doniosłości. Powiedzmy od razu, że ten najgenialniejszy z jego utworów nie jest najdoskonalszym z punktu widzenia klasycznej sztuki. Pod względem jednolitości, wzorowego prowadzenia akcji, przewyższają go niewątpliwie taki mizantrop lub uczone białogłowy. Przyczyna tego stanie się jasna, skoro sobie przypomnimy musowe przeobrażenia, jakie przechodził świętoszek. To też, oceniając go pod względem kompozycyjnym, należy pamiętać o tych kolejach. Nie wiemy, jaka była jego pierwotna postać może różniła się znacznie od ostatecznej redakcji. Byle osiągnąć cel. To jest wystawienie Świętoszka, Molière nie targował się zbytnio o szczegóły. Gotów był zmieniać, ujmować, przerabiać, a zawsze w gorączkowym pośpiechu, wśród nawału prac i dalszej twórczości. Nie jedna zapewne skaza jest wynikiem tych przeróbek, a może i nie jeden rys, którym zachwycano się później jako wyrazem genialnej intencji Moliera. Pierwotnie wystawił Molière trzy akty. Nie wiemy wprawdzie, czy to była pełna sztuka, ale w każdym razie trudno przypuścić, żeby to były pierwsze trzy akty dzisiejszego świętoszka. Później wiemy, że Mollier przerabiał go, łagodził, że Tartif, który zrazu występował niemal w duchownej sukience, przemienił się na dwornego i modnie odzianego panufla, aby potem znowu wrócić do postaci Tartifa. Kto wie? Może całe projektowane małżeństwo Tartifa z Marianną jest późniejszym dodatkiem mającym za cel podkreślenie świeckiego charakteru obłudnika? Nie jest to wcale pewne, gdyż, jak poprzednio wspominałem, w owej epoce świecki charakter dał się najzupełniej pogodzić z rolą wścibskiego i interesownego dyrektora sumień. Ale jest to możebne. Kto wie? Może cały drugi akt jest wstawiony później w tym celu? Istotnie ten akt, nie posuwający w niczym akcji i stanowiący jak gdyby dygresję, sprzecza się trochę z resztą sztuki. Opóźnia zjawienie się głównej osobistości, łamie linię charakteru orgona, okupując to zresztą sowicie śliczną sceną z wady miłosnej. Ale i ta scena, i scena Marianny z ojcem i Doryną nie są organicznie związane z komedią. Mogłyby się znaleźć w innym utworze. Weźmy dalej zjawienie się Tartifa które przypada dopiero na trzeci akt. W żadnej komedii Moliera nie ma przykładu tak późnego zjawienia się głównej osobistości. Sarcej tłumaczy to tym, iż wobec tego, że cała akcja polega na ślepym zaufaniu orgona, trzeba było aż tyle czasu, aby to zaufanie w oczach publiczności ugruntować. Tak. Ale to się dzieje w pierwszym akcie. Drugi akt nie przydaje już nic w tej mierze. Zakończenie tartifa było przedmiotem licznych komentarzy. Nieraz obwiniano Moliera o niedbałe i sztuczne zakończenia sztuk. Można by rzec na to, iż musi być poniekąd sztuczne zakończenie tam, gdzie przedmiot godny dramatu pisarz zamknął w ramach komedii. Tak na przykład tutaj trudno wręcz sobie wyobrazić, jakie byłoby możebne inne zakończenie. Wady, śmieszności może komedia ukarać swym bacikiem, ale tu, jakże zrobić porządek z tym zbrodniarzem bez udziału ręki sprawiedliwości? I tu jednak trzeba pamiętać, że nie wiemy, czy Tartif miał to zakończenie od początku, czy też dorobił je Molier później, zarówno aby okazać wdzięczność królowi, jak aby go niejako wciągnąć do wspólnictwa i pomyśleć, wykrzykuje z żalem Maurycy Donej w miłych swoich prelekcjach homolierze, że będziemy może wiedzieli kiedyś, co się dzieje na Marsie, a że nigdy nie będziemy znali pierwszych trzech aktów Tartifa tak, jakie grano w roku 1664 w Wersalu. Wersalu. 8. Artyzm Świętoszka. Ale czymże są owe drobne skazy wobec genialnych rysów tej komedii? W całej literaturze świata nie ma tak świetnej ekspozycji. Tej ekspozycji, dla której Goethe nie miał dość słów podziwu. Jak tutaj, gdy w scenie pełnej ruchu życia pani Pernell, roztaczając przed nami swój charakter, mimochodem stawia i charakteryzuje cały dom Orgona. Wszystkie figury, zdanie świata o nich, stosunek ich do Tartifa i wreszcie wypada impetycznie – Stwierdziwszy policzkiem danym w Filipocie swoje miłosierdzie chrześcijańskie. W całym dziele Moliera, gdzie zwykle ekspozycja rozwija się zwolna w rozmowie między dwiema postaciami, nie ma tak świetnej sceny. A potem zjawienie się Orgona, jego sławny biedaczek, powtórzony czterokrotnie z coraz to komiczniejszym efektem, i potem opowiadanie jego o swoim poznaniu się z Tartifem. Jak cudownie przygotowane jest zjawienie się szalbierza, z jakim naprężeniem go oczekujemy. I w akcie trzecim zjawia się wreszcie. W czterech wierszach mówionych za sceną jest już cały. Jeszcze dorzuca soczysty i zabawny rys obłudy w króciutkim dialogu z Doryną, aby natychmiast w karkołomnej scenie przejść do oświadczyn Elmirze. Nie ma może w literaturze świata śmielszego, genialniejszego skrótu. Poznaliśmy Tartifa jako gracza niezwykłej siły, i tu poznajemy jego słabiznę, zmysłowość. Pod tą surową suknią, pod tą obleśną twarzą wrą namiętności. I co za formę znalazł Mollier dla ich wyrażenia, jak te oświadczyny świętoszka całe wygrane są na języku dewocji i pokory, którym jest przesiąknięty. A potem w scenie z Orgonem, kiedy Tartif zdemaskowany, chwycony za rękę, znajduje się w położeniu, zdawałoby się, bez wyjścia, i nagle śmiałym zwrotem staje się panem sytuacji. Kiedy ci dwaj ludzie, Tartif i Orgon, klęczą nawzajem przed sobą, lejąc łzy rozczulenia, i kiedy wreszcie szalbierz zgarnia tłusty zapis z pobożnym westchnieniem, wola niebios we wszystkim niechaj się wypełni. Patrzymy na to z uczuciem bezgranicznego podziwu. Spełniał zadowolenia. Wyżej w teatrze nikt nie poszedł. Nie sięgnął. Zarzucano czasem temu świętoszkowi, że jest kreślony rysami zbyt grubymi, że obłuda jego jest zbyt jawna. Zarzut niesłuszny. Właśnie dzięki tej śmiałości skrótu ta figura jest tak teatralna, tak silnie stoi na nogach. Przy tym trzeba pamiętać o jednym: nie sam Tartif jest bohaterem sztuki. Jest nim dopiero łącznie z Orgonem. Ta para dopiero daje dwie fizjonomie problematu szalbierstwo i zaślepienie. Szalbierstwo tartifa musi być grube, aby na jego tle uwydatniła się ślepota i zacietrzewienie orgona. W akcie czwartym śmiałą ręką sięga Molgier do skarbca efektów farsowych, aby w scenie orgona pod stołem złagodzić drastyczność naocznego dowodu, którego koniecznie było trzeba, aby przekonać orgona. To była ta scena, którą Napoleon uważał za szczególnie zuchwałą. A w końcu, gdy zdawałoby się, że już wszystkie źródła komizmu wyczerpane, że już Mollier wystrzelał wszystkie strzały z Kołczana, znajduje jeszcze przezabawną scenę pani Pernel, gdy z kolei przekonany organ natyka się na ślepy upór swej nieodrodnej matki i wreszcie kapitalną scenę z panem Zgodą. Ta scena z panem Zgodą jest głębokim i mądrym rozszerzeniem perspektywy Świętoszka. Czujemy tu, że w osobie Tartifa nie z jednym świętoszkiem mamy do czynienia, ale z całą kliką, z kilką czarnoodzianych, słodko mówiących jego mościów, którzy stanowią wszyscy jedno wielkie bractwo, zawsze gotowe udzielić sobie pomocnej ręki. Mamy tu wszystkie szczeble. Tartif, Pan Zgoda i niewidzialny Wawrzyniec to szalbierze. Pani Pernel i Orgon to członkowie tej samej kliki – tym niebezpieczniejsi, że wnoszą w nią przy swoim zaślepieniu uczciwość i dobrą wiarę. Tej klice przeciwstawia Molière Elmire, dzieci Orgona, rozsądną Dorynę i szlachetnego Klitandra. Bezsprzecznie uczciwi ludzie, ale raczej wcielający świecką uczciwość niż przeciwstawiający rzetelną pobożność fałszywej. Rzetelna pobożność znajdzie swego cokolwiek zimnego i urzędowego obrońcę w klancie. Gorzej jeszcze zdarzyło się jej w dążuanie, gdzie ataki na religię wkłada Molière w usta świetnemu Żuanowi, a obronę jej powierza ciurze i głupcowi Zganalerowi. Artyzm Moliera sprawia, iż dzisiaj, gdy tło jego komedii stało się na pozór tak mało aktualne, sztuka ta pozostała jedną z najbardziej teatralnych, jedną z najbardziej ulubionych. Nie zestarzała się ani trochę, mimo że zestarzał się jej temat. Ale czy ten temat naprawdę się tak zestarzał? Nie sądzę. Wprawdzie nacisk spraw religijnych na życie społeczne i indywidualne nie jest dziś taki, jaki był wtedy, ale cóż stąd? Czyż mało jest innych terenów, na których grasuje świętoszek? Dobro nieba zmieniło się dziś może na dobro kraju, dobro ludu, dobro społeczeństwa, ale istota rzeczy jest ta sama. Jest nią nadużywanie szanownych i świętych haseł dla osobistych celów. A sztuka. A ideały jakiego bądź rodzaju czyż to nie żer dla tartifów? Trzeba tylko umieć patrzeć a odkryje się tartifa częściej niż się myśli. Jest on nieśmiertelny, jeżeli nie całego, bo to jest genialna synteza skrót, to ułamki jego spostrzega się raz po raz świat jest pełen tartifów i organów we wszelkich kombinacjach. Notuje za Kielskim utwory, w których można dopatrzyć się od dźwięków tej komedii. Bochomolca, Figlacki z Księżyca, Krasickiego, Frant, Fredry, Zemsta i Ostatnia Wola. Ja bym dodał z nowszych sąsiadkę Jaroszyńskiego, Eustachy. Przekłady. Baudin, 1781, Franciszek Kowalski, 1848, Aurelii Urbański i Kazimierz Zalewski. Przekład niniejszy dokonany został wedle pomnikowego wydania Le Grand Écrivain de France. Główne prace krytyczne, którymi posługiwałem się przy opracowaniu, są na ogół te same, które wymieniono, częściowo bodaj w poprzednich tomikach Biblioteki Narodowej poświęconych Molierowi. Tu pragnę zwrócić szczególnie uwagę na jedyną w swoim rodzaju książkę pod tytułem świętoszek aktorski. Jest to tekst świętoszka, opracowany przez starego aktora komedii Francuskiej z uwzględnieniem wszelkich gier scenicznych, intonacji, akcentów, których tradycja utrwaliła się na tej klasycznej scenie. Dla teatru, dla reżysera wystawiającego świętoszka jest to wydawnictwo nieocenioną pomocą. pomocą. Przedmowa oto komedia, która narobiła wiele hałasu i narażona była na długie prześladowania. Losy jej stanowią wymowny dowód, że ludzie, których wyszydza, są we Francji o wiele potężniejsi niż wszyscy, z których autor żartował sobie dotąd. Markizowie, wykwintnisie, rogacze i lekarze znosili potulnie to, iż ośmielono się przedstawić ich na scenie. Udawali nawet, że i oni wraz z całym światem bawią się zdjętymi z nich żywcem wzorkami ale obłudnicy nie puścili tak łatwo szyderstwa mimo uszu uczuli się dotknięci i w ogóle zdumieni tym iż ktoś ośmielił się wydrwić ich szalbierstwo i targnąć na rzemiosło którym się trudni tyle możnych i wpływowych osób takiej zbrodni nie mogli mi przebaczyć to też wszyscy ruszyli w pole przeciw mej sztuce z nieopisaną wprost zajadłością rozumie się samo przez się iż nie zaczepili jej o to co ich uraziło Zbyt dobrymi politykami są na to i zbyt wiele mają sprytu, aby tak odsłaniać wnętrze własnej duszy. Idąc za swym chwalebnym obyczajem, osłonili pobudki osobiste sprawą Boga. Tartif, wedle ich sądu, stał się utworem obrażającym religię. Podług nich sztuka ta jest od początku do końca pełna wszelakiej ohydy. Nie ma w niej nic, co by nie zasługiwało na zniszczenie ogniem. Każda zgłoska jest bezbożna, gesty nawet są zbrodnicze najlżejsze drgnienie oka ruch głowy najmniejszy krok na prawo lub na lewo kryją dla tych panów tajemnice które umieją wykładać na mą niekorzyść nic nie pomogło iż przedłożyłem sztukę sądowi przyjaciół i ocenie całego świata na nic nie zdały się poprawki, które postarałem się wprowadzić, sąd samego króla i królowej, przychylne mniemanie książąt krwi i panów ministrów, którzy zaszczycili publicznie mą sztukę swoją obecnością, świadectwo zacnych i bogobojnych ludzi, którzy uznali ją za budującą, wszystko to nie zdało się na nic. Wrogowie moi nie chcą dać za wygraną. Codziennie jeszcze podsycają publiczne krzyki zbyt gorliwych zelantów, którzy obsypują mnie obelgami z czystej pobożności i ciskają na mnie kamieniem przez chrześcijańskie miłosierdzie. Niewiele bym się pewnie troszczył o sądy tych panów, gdyby nie przebiegłość, z jaką szkodzą mi w oczach osób, które poważam. Umieli wciągnąć do swego stronnictwa ludzi naprawdę czcigodnych których dobrej wiary udało się im nadużyć. Ci bowiem, przez żarliwość właściwą im we wszystkim, gdzie idzie o sprawę nieba, łatwo ulegają wpływom starającym się trafić do nich z tej strony. Oto co mnie zmusza do tego, by podjąć obronę. Chodzi mi o osoby naprawdę nabożne i przed nimi pragnę oczyścić z zarzutów swą sztukę. Zaklinam je z całego serca, aby nie potępiały rzeczy, nim jej nie sprawdzą własnymi oczyma aby się wyzbyły wszelkiego uprzedzenia i nie dały się używać za narzędzie złości tym, których obłuda ujmę przynosi prawdziwie wierzącym. Kto sobie zada trud rozpatrzenia się z dobrą wiarą w mej komedii, spostrzeże niewątpliwie, że intencje jej są wszędzie na wskroś niewinne i że nie ma ona bynajmniej zamiaru szydzić z rzeczy godnych poważania, że postępowałem sobie z całą ostrożnością, jakiej wymaga drażliwość przedmiotu i że dołożyłem całej sztuki i wszystkich możliwych starań, aby dobrze odróżnić charakter obłudnika od człowieka naprawdę pobożnego. Obróciłem całe dwa akty umyślnie na to, aby przygotować zjawienie się zbrodniarza. Nie trzyma on ani przez chwilę słuchacza w niepewności. Każdy go pozna od pierwszego rzutu oka po cechach, którymi go naznaczyłem. Od początku do końca nie mówi ani słowa, nie spełnia ani jednego uczynku, który by nie malował charakteru niegodziwca, a nie uwydatniał przymiotów prawdziwie zacnego człowieka, będącego jego przeciwstawieniem. Wiem dobrze, że jako odpowiedź ci panowie starają się szerzyć mniemanie, iż nie w teatrze jest miejsce, aby poruszać tego rodzaju przedmioty. Ośmiele się jednak spytać, za ich pozwoleniem, na czym opierają tę piękną zasadę? Albowiem twierdzenie to podsuwają jedynie, lecz nie starają się go dowieść w najmniejszym sposobie. To pewna, iż nie trudno byłoby wykazać, że komedia u starożytnych wzięła swój początek z religii i stanowiła cząstkę jej obrzędów, że Hiszpanie, nasi sąsiedzi, nie obchodzą żadnego święta bez udziału komedii. U nas nawet zawdzięcza ona początek staraniom bractwa, którego dziś jeszcze własnością jest Pałac Burgundzki. Miejsce owo zostało oddane na to, aby w nim przedstawiano najważniejsze tajemnice naszej wiary. Dziś jeszcze można oglądać owe komedie, drukowane gotyckimi czcionkami, a podpisane nazwiskiem doktora Sorbony, a nie szukając nawet tak daleko, grywano tam za naszych czasów tak budujące sztuki pana de Corneille, które stały się przedmiotem podziwu całej Francji. Jeśli zadaniem komedii jest poprawiać przywary ludzkie, nie pojmuję, czemu niektóre z nich mają być pod tym względem uprzywilejowane. Ta, o której mowa, Bardziej niż inne groźną jest dla społeczeństwa. Widzieliśmy zaś, że gdy chodzi o poprawę błędów, wpływ teatru może być nader znaczny. Najpiękniejsze usiłowania poważnej moralności okazują się zazwyczaj mniej potężne, aniżeli bicz satyry. Gdy chodzi o poprawę, nic tak skutecznie nie wpływa na ludzi, jak odmalowanie ich przywar. Najstraszliwszy cios zadaje się ułomnością, wystawiając je na szyderstwo świata. Ludzie znoszą z łatwością przyganę, ale nie szyderstwo. Człowiek godzi się na to, iż może być złym, ale nikt nie godzi się być śmiesznym. Zarzucają mi, iż włożyłem w usta szalbierza język prawdziwej nabożności. Jakże więc? Mogłemże tego poniechać, gdy chodziło o wierne przedstawienie obłudnika? Wystarcza, o ile mi się zdaje, że odsłoniłem zbrodnicze pobudki, dyktując mu ten język, i że usunąłem zeń uświęcone terminy, które obrócone w jego ustach na karygodny użytek słusznie mogłyby razić. Lecz on wygłasza w czwartym akcie zasady z gruntu przewrotne. Ale czy w tych zasadach mieści się cokolwiek, co by nie było oklepanym i znanym całemu światu? Czy one głoszą w mej komedii cokolwiek nowego? I czy można się obawiać? Aby rzeczy tak powszechnie zohydzone wywarły jakiekolwiek wrażenie na umysły, aby autor przydał im niebezpieczeństwa każąc im przemawiać ze sceny, aby nabierały powagi wypowiadane przez usta zbrodniarza, nie ma co do tego najmniejszej obawy. Zatem powinno się ocenić przychylnie komedie o świętoszku lub też potępić w czambuł wszystkie komedie w ogólności. Ku temu też zmierzają od pewnego czasu niektórzy, i to z całą zajadłością. Nigdy nie miotano się tak gwałtownie przeciwko teatrowi. Nie mogę przeczyć, że istnieją ojcowie kościoła potępiający komedie, lecz nie można mi również zaprzeczyć, że byli między nimi i tacy, którzy żywili o teatrze nieco łagodniejsze mniemanie. W ten sposób powaga, którą by usiłował ktoś poprzeć swoje wyroki, zachwiana jest tym rozdwojeniem. A jedyny wniosek, jaki można wyciągnąć z tej różnicy zdań w umysłach ludzi oświeconych światłem płynącym z tegoż samego źródła, jest to, że brali oni komedię z rozmaitego punktu widzenia. Jedni rozważali ją w czystej postaci, podczas gdy drudzy sądzili ją w jej zepsuciu i mieszali ze wszystkimi szpetnymi widowiskami, które z całą słusznością nazwano widowiskami ohydy. I w istocie, jeśli mamy mówić o rzeczach, a nie o słowach, i skoro sprzeczności pochodzą przeważnie stąd, że ludzie nie umieją się porozumieć i podkładają pod ten sam wyraz sprzeczne pojęcia, należy przede wszystkim zdjąć zasłonę dwuznacznika i przyjrzeć się czym jest komedia sama w sobie, aby zobaczyć czy jest w istocie godną potępienia. Uznamy wówczas z pewnością, że jest ona niczym innym, jak tylko zmyślnym utworem poetyckim, który za pomocą przyjemnie podanej nauki tępi przywary ludzkie. Nie zasługuje zatem zgoła na przygane. Jeżeli zechcemy posłuchać w tej kwestii starożytności, powie nam ona, że najsłynniejsi jej filozofowie nie szczędzili pochwał komedii, oni, którzy głosili zasady tak surowej cnoty i powstawali nieustannie przeciw błędom swego wieku. Ukaże nam ona, że Arystoteles poświęcał teatrowi swój czas i mozoły i zadał sobie trud ujęcia w reguły sztuki pisania komedii. Nauczy nas ta starożytność, że jej najwięksi ludzie i pierwsi dostojnicy czynili sobie chwałę z tego, aby układać sztuki dla teatru, że byli inni, którzy nie wstydzili się recytować publicznie własnych utworów. Grecja dała świetny wyraz czci dla tej sztuki przez wspaniałe nagrody i pyszne teatry, poświęcone jej kultowi. W Rzymie wreszcie taż sama sztuka otoczona była niezmiernymi zaszczytami. Nie mówię o Rzymie zepsutym i w czasie wyuzdanego cesarstwa, lecz w Rzymie karnym i surowym, pod roztropnym rządem konsulów i w czasie pełnego rozkwitu rzymskiej cnoty. Wyznaję, że bywały czasy, w których komedia uległa skażeniu. I czegoż na tym świecie ludzie każdego dnia nie psują? Nie masz rzeczy tak niewinnej, z której by nie mogli uczynić narzędzia zbrodni. Nie masz sztuki tak godziwej, której intencji nie byliby zdolni przeinaczyć. Niczego tak dobrego w istocie swojej, czego by nie mogli obrócić do złego użytku. Medycyna jest pożyteczną sztuką, i każdy ją poważa jako jedną z najlepszych rzeczy, które posiadamy. A jednak był czas, gdy otoczona była wstrętem i często czyniono z niej sztukę zabijania ludzi. Filozofia jest wszak darem niebios została nam dana, aby wznosić nasz umysł do poznania Boga, przez rozważanie cudów przyrody. A przecież nie jest dla nikogo tajemnicą, że nieraz odwracano tę naukę od jej przeznaczenia i używano jej publicznie do podsycania bezbożności. Najświętsze nawet rzeczy nie są bynajmniej ubezpieczone przed ludzkim zepsuciem. Widzimy wszak zbrodniarzy, którzy codziennie nadużywają pobożności i posługują się nią przewrotnie do najczarniejszych występków. Mimo to należy koniecznie rozróżnić. Nie godzi się opacznie mieszać wartości rzeczy, które podlegają zepsuciu, ze złośliwością tych, którzy je psują. Należy zawsze oddzielić zamiary jakiejś sztuki od jej złego spożytkowania. Podobnie jak nikt nie poważyłby się zabronić medycyny dlatego, że ją wygnano z Rzymu, ani też filozofii, ponieważ publicznie potępiono ją w Atenach. Tak samo nie powinno się występować przeciw komedii dlatego, że ją surowo osądzono w pewnych epokach. Ten wyrok miał niewątpliwie wówczas swoje przyczyny, które tutaj nie istnieją. Sąd ów odnosił się do tego, co miał przed oczami. Nie godzi się tedy przesuwać go poza granice, które sobie sam zakreślił, rozciągać go dalej, niż przystoi i ścigać za jego pomocą niewinnego wraz z winnymi. Komedia, w którą ów wyrok miał zamiar ugodzić, nie jest bynajmniej tożsamą z komedią, której my zamierzamy bronić. Bezwarunkowo nie należy mieszać ich z sobą. Są to niejako dwie osoby, których obyczaje na wskroś są od siebie odmienne. Jedna z drugą nie ma żadnego związku prócz podobieństwa w nazwie. Toż byłoby straszliwą niesprawiedliwością chcieć potępić Olimpię, która jest kobietą ze wszechmiar szanowną, dlatego że istnieje Olimpia pędząca rozpustne i naganne życie. Podobne wyroki musiałyby wprowadzić w ludzkie stosunki największe zamieszanie. W ten sposób nie ostałoby się nic przed potępieniem. Skoro więc nie stosujemy bynajmniej tej surowości do tyłu rzeczy podlegających codziennym nadużyciom, Winilibyśmy przyznać tę samą łaskę i komedii i nie potępiać sztuk teatralnych pisanych w godziwych i budujących celach. Wiem, że istnieją umysły, które w swej drażliwości wrogo odnoszą się do każdej komedii w ogóle. Ci ludzie twierdzą, iż im która poczciwsza, tym bardziej niebezpieczna, ponieważ odmalowane w nich uczucia, im bardziej zacne, tym łatwiej trafiają do duszy, przyprawiają o wzruszenia. Nie pojmuję, czemu ma być zbrodnią wzruszenie wywołane obrazem godziwego uczucia. To jakiś bardzo wysoki szczebel cnoty ta zupełna bezczułość, do której ludzie tak myślący pragnęliby podnieść naszą duszę. Wątpię czy natura ludzka ma dość siły, aby się wznieść do takich wyżyn i nie wiem, czy nie lepiej pracować nad tym, aby dobrze kierować i łagodzić ludzkie uczucia, niż chcieć je wyrugować z człowieka w zupełności. Przyznaję, że istnieją miejsca, które można odwiedzać z większym pożytkiem dla duszy niż teatr. Jeśli ktoś ma zamiar potępić wszystkie sprawy, które nie dotyczą bezpośrednio służby bożej i troski o zbawienie, nie ulega wątpliwości, że i komedia musi się znaleźć w ich rzędzie. Wówczas godzę się, aby ją potępić razem ze wszystkim innym. Lecz przyjąwszy jak jest w istocie, że w wykonywaniu pobożnych ćwiczeń dozwolona jest niejaka pauza i że pewna rozrywka niezbędna jest dla ludzi, twierdzę, że nie możemy wynaleźć dla nich niewinniejszej uciechy. Rozwiodłem się nad tą kwestią może zbyt obszernie. Zakończymy rzecz przytoczeniem uwagi pewnego dostojnego księcia krwi o komedii Tartif. W tydzień po zakazie grania tejże wystawiono przed zebranym dworem sztukę Skaramusz Pustelnikiem. Wychodząc, król odezwał się do księcia, o którym wspomniałem. Radbym bardzo wiedzieć, czemu ludzie, którzy się tak bardzo gorszą komedią Moliera, nie mówią ani słowa na Skaramusza. Na co ów książę odpowiedział. Przyczyna w tym, że Skaramusz szydzi z nieba i religii, o co ci panowie niewiele się troszczą, podczas gdy sztuka Moliera maluje ich samych i tego nie mogą cierpieć. Pierwsze podanie przedłożone królowi w sprawie komedii Tartif, jeszcze nie przedstawianej publicznie. Najjaśniejszy panie. Ponieważ zadaniem komedii jest poprawiać ludzi, bawiąc ich równocześnie, mniemałem, iż z tytułu mego powołania nie mogłem znaleźć sobie lepszego celu, niż ścigać za pomocą uciecznych obrazów błędy epoki. Że zaś obłuda bez wątpienia jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych, najdokuczliwszych i najniebezpieczniejszych, sądziłem najjaśniejszy panie, iż oddałbym małą przysługę wszystkim poczciwym ludziom, gdybym napisał komedię, która by zachodziła obłudników i wydobyła jak należy na wierzch wszystkie sztuczki tych przesadnych świętoszków, zamaskowane szelmostwa tych fałszerzy monety zbawienia, usiłujących chwytać ludzi na lep udanego zapału i obłudnej miłości bliźniego. Napisałem, najjaśniejszy panie, te komedię, jak mniemam, z całą starannością i wszelkimi względami, których mogła wymagać delikatność przedmiotu Aby tym bardziej uwydatnić cześć i szacunek winne ludziom istotnie nabożnym, oddzieliłem od nich najtroskliwiej charakter będący przedmiotem satyry Nie zostawiłem miejsca dla żadnej dwuznaczności Usunąłem wszystko, co mogłoby sprowadzić pomieszanie złego i dobrego Posłużyłem się w swoim obrazie najjaskrawszymi farbami oraz zasadniczymi rysami, które pozwalają rozeznać już na pierwszy rzut oka prawdziwego i oczywistego szalbierza. Jednak wszystkie ostrożności okazały się daremne. Skorzystano najjaśniejszy Panie z drażliwości uczuć Twoich w sprawach religijnych i umiano trafić do Ciebie jedyną drogą, na której można Cię było podejść, to jest drogą czci dla rzeczy świętych. Świętożki umiały z ręcznością swoją znaleźć łaskę w oczach waszej królewskiej mości. Oryginałom udało się uprzątnąć z widowni kopię, mimo jej całej niewinności i mimo jej uznanego powszechnie podobieństwa. Jakkolwiek to zniweczenie mego dzieła było dla mnie nad wyraz bolesnym ciosem, nieszczęście moje osłodził mi sposób, w jaki wasza królewska mość raczyła wyrazić mniemanie swoje w tym przedmiocie. Uważałem, najjaśniejszy panie, że nie mam prawa się skarżyć, skoro Wasza Królewska Mość była łaskawą oświadczyć, iż nie znajduję nic nagannego w tej komedii, zakazując mi jej zarazem wystawiać publicznie. Jednak mimo tego zaszczytnego oświadczenia, największego i najoświecańszego z królów świata, mimo przychylnej oceny jego świątobliwości legata papieskiego i znacznej większości prałatów, którzy wszyscy zezwoliwszy, aby mi oddzielnie odczytał mą sztukę, podzielili w zupełności zdanie waszej królewskiej mości, mimo to wszystko, powiadam, pojawiła się książka napisana przez księdza, zadająca jawny kłam wszystkim tym dostojnym świadectwom. Nic nie pomogło zdanie waszej królewskiej mości, nic nie pomogło, iż jego świątobliwość, legat papieski i wielebni prałaci wydali swe orzeczenie. Komedię moją, na niewidziane zresztą, uznano jako dzieło diabelskie, jak również z diabła poczęty ma być mój umysł. Wedle tej książki jestem jeno złym duchem, przybranym w ciało i przystrojonym za człowieka, niedowiarkiem, bezbożnikiem, godnym odstraszającej kary. Nie wystarczy, by ogień zniszczył publicznie sam przedmiot zgorszenia. Zbyt tanio w ten sposób wymigałbym się ze sprawy. Mimosierna gorliwość tego przezacnego człowieka nie poprzestaje na tym. Nie godzi się na to, abym mógł znaleźć litość bodaj przed obliczem Boga. Żąda koniecznie, abym był potępiony. To rzecz postanowiona. Książkę tę, najjaśniejszy panie, przedłożono Waszej królewskiej mości. Bez wątpienia wasza królewska mość sama ocenia, jak bolesnym jest dla mnie znosić codziennie tego rodzaju zniewagi. Jaką krzywdę wyrządziłyby mi w świecie podobne oszczerstwa, gdyby się miały cieszyć zupełną bezkarnością. Jak ważną wreszcie jest dla mnie rzeczą oczyścić się z tej potwarzy i przekonać publiczność, że moja komedia nic zgoła wspólnego nie ma z tym, co z niej chcą uczynić. Nie będę mówił, najjaśniejszy panie, jakie zadośćuczynienie byłoby pożądane dla mojej dobrej sławy i chęci dowiedzenia całemu światu niewinności mego dzieła. Królowie oświeceni, jak ty, najjaśniejszy panie, nie potrzebują, aby im wyrażać to, czego się pragnie. Widzą podobnie jak Bóg, czego nam trzeba i wiedzą lepiej od nas, czym nas obdarzyć. Wystarcza mi iż składam mą sprawę w ręce waszej królewskiej mości i oczekuję od niej z całym uszanowaniem wyroku jaki się jej spodoba wydać w tej mierze. mierze. Drugie podanie przedłożone królowi w obozie jego pod miastem Lille we Flandrii przez Delatorille i Delagrave aktorów jego królewskiej mości i towarzyszów w imć pana Moliera, a spowodowane zakazem wydanym dnia 6 sierpnia 1667 roku, zabraniającym grywania tartifa aż do nowego wyroku jego królewskiej mości. Najjaśniejszy Panie, niezmierne to zaiste zuchwalstwo z mej strony niepokoić w ten sposób wielkiego monarchę w chwili gdy jest zajęty chlubnymi podbojami, gdzież jednak znajdę, najjaśniejszy panie, w położeniu swoim pomoc i oparcie, jeśli nie u stóp twego majestatu. Gdzież szukać opieki przeciw prześladowaniom wpływów tak potężnych, jeżeli nie w samym źródle potęgi i władzy, jeśli nie u sprawiedliwego rozdawcy nieodwołalnych rozkazów, u najwyższego sędziego i pana wszelkich spraw naszych? Komedii mojej, najjaśniejszy panie, nie pozwolono korzystać z dobroci waszej królewskiej mości. Próżno ogłosiłem ją pod tytułem szalbierza i przebrałem tę osobistość w szaty wytwornego światowca. Próżno wyposażyłem go w mały kapelusik, długie włosy, wielką kryzę, szpadę i w mnogość koronek. Próżno złagodziłem rzecz w wielu ustępach i usunąłem troskliwie wszystko, co wedle mego uznania mogłoby posłużyć za cień pretekstu sławetnym oryginałom skreślonego przeze mnie portretu. Wszystko nie zdało się na nic. Klika zwietrzyła rychło niebezpieczeństwo, jakie jej zagraża. Intrydze udało się dotrzeć do osób, które w każdej innej sprawie szczycą się tym, iż żadna intryga nie ma do nich przystępu. Ledwie komedia moja pojawiła się na scenie, ściągnęła na siebie natychmiast gromy władzy, przed którą nie pozostaje nam nic, jak tylko ze czcią uchylić czoła. Jedyną rzeczą, którą mogłem uczynić w owej potrzebie, aby przynajmniej siebie samego ratować od wybuchu burzy, było powiedzieć, że wasza królewska mość raczyła mi zezwolić na to przedstawienie. Nie sądziłem zaś, aby mi trzeba było jeszcze starać się o pozwolenie u innych osób, skoro zakaz leżał również wyłącznie w mocy waszej królewskiej mości. Nie wątpię ani na chwilę, najjaśniejszy panie, że ludzie, których odmalowałem w mej komedii, poruszą u waszej królewskiej mości wszystkie sprężyny i wciągną do swego obozu, jak już przedtem uczynili. Ludzi naprawdę czcigodnych, a tym łatwiejszych do zbałamucenia, ile że sądzą innych wedle siebie. Obłudnicy posiadają sztukę zabarwiania pięknymi kolorami wszystkich swych intencji. Co bądźby się silili udawać, nie troska o dobroboga porusza nimi z pewnością tutaj. Dość jasno to pokazali, cierpiąc rozmaite komedie, które tylekroć wystawiano publicznie i to bez słówka protestu z ich strony. Tamte sztuki godzą jedynie w pobożność i wiarę rzeczy, które tym panom najmniej leżą na sercu. Ta przeciwnie dotyka i chłoszcze ich samych i tego nie mogą ścierpieć. Nie mogą mi przebaczyć, iż odsłaniam ich szalbierstwa przed oczami świata. To też jestem pewny, nie omieszkają powiedzieć waszej królewskiej mości, że moja komedia wywołała u wszystkich zgorszenie. Jednak szczerą prawdą jest, najjaśniejszy panie, że cały Paryż zgorszony był jedynie zakazem jej grania i że najbardziej skrupulatni ludzie uważali wystawienie tej sztuki za rzecz pożyteczną i zbawienną. Powszechnie dziwiono się, iż osoby znane z zacności do tego stopnia ulegają wpływom ludzi, którzy powinni być przedmiotem wstrętu dla całego świata i którzy obcy są wręcz uczuciom prawdziwej pobożności, mimo że je głośno wyznają. Oczekuję z uszanowaniem wyroku, jaki Wasza królewska mość raczy wydać w tej sprawie, lecz to pewna, najjaśniejszy Panie, iż trzeba mi będzie w ogóle zaniechać pisania komedii, jeżeli świętoszki mają zostać górą. Zwycięstwo to da im niejako prawo prześladowania mniej więcej niż poprzednio. Niebawem gotowi będą zaczepiać najniewinniejsze rzeczy za to tylko, iż wyszły spod mego pióra. Oby dobroć Twoja, najjaśniejszy Panie, raczyła udzielić mi swej pomocy przeciw ich zatrutej wściekłości. I obym mógł za jej powrotem, z wyprawy tak pełnej chwały, umilić Waszej królewskiej mości wytchnienie po tulu zwycięstwach. Dostarczyć jej niewinnej rozrywki po tak wspaniałych dziełach i pobudzić do śmiechu monarchę, który budzi drżenie w całej Europie. Europie. Trzecie podanie przedłożone królowi dnia 5 lutego 1669: Najjaśniejszy panie, pewien bardzo znamienity lekarz, którego mam zaszczyt być pacjentem, przyrzeka mi i zobowiązuje się rejentalnie, iż utrzyma mnie przy życiu jeszcze trzydzieści lat. Jeśli zdołam mu uzyskać jedną łaskę Waszej Królewskiej Mości. Powiedziałem mu na te obietnicę, że nie żądam tak wiele i zadowolę się w zupełności zobowiązaniem, iż mnie nie zgładzi ze świata. Ta łaska, Najjaśniejszy Panie, to kanonia nadwornej kaplicy w Winson, opróżnionej przez śmierć. Czy wolno mi będzie prosić jeszcze o tę łaskę Waszą Królewską Mość właśnie w dniu wspaniałego zmartwychwstania Tartifa, wskrzeszonego dzięki jego dobroci? Przez ten pierwszy znak twojej dobroci pojednałem się z ludźmi wiary, przez drugi pojednałbym się z lekarzami. Jest to z pewnością dla mnie zbyt wiele łaski naraz, ale może nie nazbyt wiele dla Waszej królewskiej mości. To też oczekuję z nieśmiałą i pełną szacunku nadzieją jej odpowiedzi na tę prośbę. prośbę. Molière. Świętoszek TARTIF. Osoby Pani Pernel, matka Orgona. Orgon, mąż Elmiry, Elmira, żona Orgona, Damis, syn Orgona, Marianna, córka Orgona, Walery, zalotnik Marianny, Kleant, szwagier Orgona, Tartif, świętoszek, Doryna, pokojówka Marianny, pan Zgoda, woźny, oficer gwardii, Filipota, służąca pani Pernel. Rzecz dzieje się w Paryżu, w domu Orgona. Akt pierwszy. Scena pierwsza. Pani Pernel, Elmira, Marianna, Kleant, Damis, Doryna, Flipota. Pani Pernel. Biegnie przez scenę ku drzwiom, wszyscy dążą za nią. Chodź, Filipoto, nie myślę tego dłużej znosić! Elmira. Ależ, kochana matko, dajże się uprosić! Pani Pernel, zostaw moja synowo, nie spiesz się daremno. Nazbyt wiele zadajesz sobie trudów ze mną. Elmira, uchybiać pani na myśl nie przyszło nikomu. Cóż więc dziś panią matkę razi w naszym domu? Wyznaję więc, że wcale mi się nie podoba Dom, w którym za nic liczy się moja osoba. Wcale mnie nie budują wasze nowe statki, gdzie każdy waży lekce głos sędziwej matki, gdzie nikt nic nie szanuje ni w czynach, ni w mowie i gdzie po prostu wszystko chodzi jak na głowie. Doryna, jeśli pani. Pani Pernell. ty jesteś w służbie niezbyt prędka, lecz za to mocna w gębie i impertynentka, do wszystkiego się wtrącać zawsześ jest gotowa. Damis, ale. Pani Pernel. Ty jesteś głuptas, więcej ani słowa. Przyjmij to oświadczenie od swej babki własnej. Już dawnom ojcu twemu w sposób dosyć jasny tłumaczyła, że syna pociechy nie zazna, jeśli będzie w ten sposób chował go na błazna. Marianna. Lecz pani Pernell, Ty, miłaś struniu, z ciebie też lalusia. Niby trzech słów nie zliczy, skromniutka jak trusia. Lecz ja wiem, cicha woda jakie ma wybryki. I nie ja się dam złapać na twe polityki. Elmira. Jednak pani Pernel. Ty też, synowo, bez wszelkiej obrazy, Przyjm mojej co najwyżej nagany wyrazy. Przykładem dobrym świecić, Tyś im wszak powinna i matka ich nieboszczka zgoła była inna. Jesteś płocha, rozrzutna, to wprost oczy rani. Patrzeć, jak wciąż się stroisz niby wielka pani. Jeśli dla męża tylko chce być piękną żona, Nie potrzebuje chodzić cała wyfioczona. Kleant. ależ pani! Pani Pernel. Dla ciebie, mój szanowny panie, jej przezacny braciszku mam pełne uznanie, lecz w miejscu syna mego rzekłabym ci wszakże, ruszaj sobie gdzie indziej, mój kochany szwagrze. Poglądy, jakie głosić ciągle się pan trudzi, nie nadają się wszakże dla uczciwych ludzi. Mą szczerość zbyt otwartą niech mi pan wybaczy, lecz co w mowie, to w myśli. Nie umiem inaczej. Damis. Pan Tartif w oczach babci bardziej jest szczęśliwy. Pani Pernel, bo jest zacnym człowiekiem, godnym czci prawdziwej i trudno mi w istocie patrzeć, jest spokojnie, że taki jak ty, błazen, w ciągłej z nim jest wojnie. Damis, jak to? Więc ja mam znosić, aby ktoś bez sromu do wszystkiego się wtrącał, rządził się w tym domu i by wzbronioną była nam każda zabawa, póki ten chłystek do niej nie uświęci prawa? Doryna. Gdyby słuchać, co prawi on nam tutaj co dnia, co bądź człek czyni, wszędzie tkwi jakowaś zbrodnia, Bo ten krytyk żarliwy tylko sądzi, rządzi Pani Pernel. I dobrze osądzone jest, co on osądzi. Do nieba chce was zawieść, odciąga od złego i słusznie syn mój wszczepia wam miłość do niego. Damis Nie babciu, nawet ojcu sprawić się nie uda, by sympatię w mych oczach znalazła obłuda. Kłamać nie chcę i mówię tutaj najwyraźniej, że w tym człowieku wszystko gniewa mnie i drażni I gdy nadto w mym sercu już zbierze odraza, przy pierwszej sposobności zdepce tego płaza Doryna Bo i pewnie, że trudno już cierpieć, a zwłaszcza patrzeć, jak ten przybłęda w domu się rozgaszcza Jak ten dziad, co gdy przyszedł, buty miał podarte, a ubranie i pięciu szelongów niewarte Dzisiaj, zapominając łatwo o swej nędzy, do roli pana domu ciśnie się czym prędzej. Pani Pernel. Słusznie i znikłaby stąd niejedna myśl zdrożna, gdyby posłuch znalazła jego chęć pobożna. Doryna, przed panią on świętego udaje niby to, a jest mogłabym przysiądz czystym hipokrytą. Pani Pernel. To język. Doryna. Ja bym go tam wraz z jego wawrzyńcem obdarzyła na drogę nie lada gościńcem. Pani Pernel. Osoba jego sługi zbyt mało mi znana, lecz w zamian mogę śmiało zaręczyć za pana. Wy macie doń urazę i każde się boczy, że wam bez żadnych względów prawdę rąbie w oczy. Grzech budzi w jego sercu nienawiść zawzięta, a celem jego kroczyć niebio z drogą świętą. Doryna. Dobrze, lecz czemu, zwłaszcza od jakiegoś czasu, każdy gość jest przyczyną takiego hałasu? Gdzie w tym obraze niebios ktokolwiek wyczyta, że jakiś godny człowiek czasem w dom zawita? Co do mnie, nie dam głowy, mówiąc między nami, wskazując Elmirę, czy on o panią nie jest zazdrosny czasami? Pani Pernel, milczeć mi! Patrzcie, co za gęba u Aspanny. Nie on jeden potępia ten zgiełk nieustanny. Te wizyty, ci szumni panowie i damy. Karety przez dzień cały stojące u bramy. Ta lokaj nadmiernie zgiełkliwa czereda. To przed okiem sąsiadów utaić się nie da. Chcę wierzyć, że nic złego pod tym się nie skrywa. Lecz po cóż ma mieć strawę i plotka złośliwa? Kleant, jak to? Ludzkim gadaniom chcesz przeszkodzić pani? Tożby znaczyło handel zrobić nazbyt tani, gdyby człowiek ze względu na świata obmowy Swych najlepszych przyjaciół zrzec się był gotowy. Lecz gdyby i tak było, czy pani w to wierzy, że ktoś język i bliźnich w ten sposób uśmierzy? Przeciw twarzy nie masz na świecie obrony. Pozwólmy więc rozprawiać ludziom na wsze strony i bez względu, jak życie nasze sądzą inni, nam niech starczy, że w sercu jesteśmy niewinni. Doryna. Czy może nie od dawne tej lubej sąsiadki, wraz z jej miłym mężulkiem pochodzą te gadki? Zwykle kto sam jest w świecie celem pośmiewiska, ten na dobrą cześć drugich najłacniej się ciska. Tacy wszędzie wglądają i puty się biedzą, aż pozór złudny jakiejś skłonności wyśledzą. Wydmuchają go w bajkę i z całą rozkoszą, ubrawszy po swojemu, po świecie obnoszą. Szerząc o czynach drugich zmyślone gawędy, w oczach świata złagodzić pragną swoje błędy i zręcznie je przybrawszy kształtem podobieństwa, niewinnością zabarwić własne bezeceństwa lub na innych przerzucić obłudnym zapałem część haniby, która dotąd była ich udziałem. Pani Pernel, cały ten wywód zgoła chybiony tym razem. Przyznacie, że oranta świeci cnót obrazem, modlitwy, pobożności, a jest mi wiadomem, że też się nie buduje wcale waszym domem. Doryna. W istocie dla przykładu wybornie dobrana, ani słowa, surowość jej zasad jest znana, lecz wszak to wiek w tej damie zbudził tchnienie Boże i żyje cnotą, odkąd już grzeszyć nie może. Dopóki mogła w sercach rozniecać płomienie, korzystała z swych wdzięków dość nieustraszenie. Dziś widząc, że jej pokus daremna jest praca, gardzi światem, co sam się już od niej odwraca i płaszczem cnoty wszelkim uciechom okrutnej osłania zwiędłych wdzięków upadek zbyt smutny. To u naszych zalotniś jest koniec nierzadki. W miarę jak wielbiciele pakują manatki, aby nie nazwać rzeczy swym właściwym mianem, chronią się za surowych zasad parawanem. Stąd też sąd każdej takiej zawziętej dewotki Skwapliwie chwyta wszystkie najcenniejsze plotki, I wkoło siebie z grzechów świat skwapliwie czyści, Nie z miłości bliźniego, lecz z prostej zawiści, Co nie zniesie, by innych nęciła zabawa, Do której same z wiekiem straciły już prawa. Pani Pernel, do Elmiry. O to jakim bajeczkom chętnie daje ucha pani córka. Starszego nikt tu nie posłucha, bo ta panna zagłusza wszystkich swym terkotem. Lecz czas już, abym rzekła co ja sądzę o tem. Mówię, że syn mój daje znak wielkiej mądrości, gdy te zacną osobę w swoim domu gości, że człowiek ten od niebios jest tutaj zesłany, by prostować wasz umysł, sromotnie zbłąkany. Wdzięczność za troskiście mu winni nieustanne, bo co gani, to w rzeczy jest samej naganne. Te wizyty, te bale, ta cała nic warta zabawa, to są wszystko pokuszenia czarta. Tu człowiek nie usłyszy pobożnego słowa: same śmieszki, piosneczki, ba, nawet obmowa. Gdy się zejdą ci mili panowie i panie, nieraz tam i bliźniemu dobrze się dostanie. Słowem, człowiek stateczny musi nabrać wstrętu do zebrań, w których nie masz nic oprócz zamętu. Gdzie jeden przez drugiego paple jak szalony, jak słusznie powiedział ów doktor uczony, że to prawdziwie istna babilońska wieża. Gdzie wszystko możesz słyszeć, wszystko, prócz pacierza. I do prawdy powtarzam, że trzeba mieć czoło, wskazując klanta. Widzę, że temu panu coś bardzo wesoło. Racz pan dla swoich dudków zachować te drwinki i. do Elmiry. Żegnam cię, synowo. Nie rób słodkiej minki. Możesz być pewna, wody, o, dużo upłynie. Zanim mnie znowu ujrzysz w tej miłej gościnie. Dając policzek w Hej, ty, czego tak sterczysz z tą gębą niemądrą? Jakbyś wronę połknęła. No, różże się flądro. Dalej, chodźmy. Chodźmy. Scena druga. Kleant, Doryna. Kleant, co do mnie chyba tu zostanę. Znów bym czymś mógł zasłużyć na srogą przyganę. A to mi starowinka. Doryna. To szkoda prawdziwa, że nie może usłyszeć, jak ją pan nazywa. Powiedziałaby panu, iż nie dała wcale przyczyn, byś z nią obchodził się tak poufale. Kleant. Najlepiej świadczy owa humoru odmiana. Jak ona przez Tartifa swego osiodłana. Doryna. Z tego niechaj pojęcie sobie pan wytworzy o synu, ale tutaj to już trochę gorzej. Był to wprzód człowiek z duszą roztropną i godną. W służbach króla okazał tęgość niezawodną. Teraz, odkąd Tartifem swym przejął się cały, od tego czasu chodzi niby ogłupiały. Nazywa go swym bratem, miłuje go bardziej niż własną matkę, przy nim żoną, dziećmi gardzi. Co dziś tajemnic jego powiernik jedyny, Jego zdaniem kieruje się każdej godziny, Jego wciąż ściska, pieści, Dla kochanki młodej tkliwość iść by nie mogła z tym czuciem w zawody. Przy stole pierwsze miejsce daje mu jak księciu, Patrzy z lubością, gdy ten zjada za dziesięciu. Dobrego kąska przed nim nikt tu wziąć nie może, A gdy mu się odbija, Pan woła, szczęść Boże. Słowem szaleje za nim, świat w nim widzi cały, Przytacza jego słowa, obnosi pochwały, Każdy postępek zachwyt w nim budzi niezwłocznie, A słówko by najmniejsze ma wprost zawyrocznie. wyrocznie. Tamten to szczwana sztuka, więc mu nie jest trudno Sidłać swoją ofiarę świętością obłudną I raz w tak niezawodną trafiwszy słabiznę, Za swe szczytne maksymy ciągnąć gotowiznę. Ba, i ten sługus jego też bawi się w księdza i nam również zrzędzenia swego nie oszczędza. Przewraca gały, wzdycha i prawi jak z książki swe kazania na muszki, bielidła i wstążki. Wszak nie dalej niż wczoraj rzucił mi do błota chusteczkę wywleczoną gdzieś z świętych żywota, mówiąc, że to jest zbrodnia straszna, niesłychana, mieszać ze świętościami przybory szatana. Tana. Scena trzecia. Elmira, Marianna, Damis, Kleant, Doryna, Elmira do Kleanta. Dziękuj Bogu, żeś został. Minęła cię cała porcja, która nam we drzwiach jeszcze się dostała. Lecz właśnie mąż nadchodzi zatem pozwolicie, że zaczekam na górze na jego przybycie. Kleant, ja tu zostanę. Nie mam czasu do zabawy, a muszę z nim omówić pewne ważne sprawy. Sprawy. Scena czwarta Kleant, Damis, Doryna. Damis, o małżeństwie mej siostry niech wuj też natrąci. Boję się, że pan Tartif nam tu wodę mąci. Stąd o decyzję ojca dręczy mnie obawa. Wujaszek wie, jak bardzo drogą mi ta sprawa, że gdy mą siostrę czucia związały z Walerym, dla jego siostry znowuż płonę ogniem szczerym. I gdyby... Doryna, pan tu idzie idzie. Scena piąta. Orgon, kleant, Doryna. Orgon. A, to ty. Jak się masz? Kleant. Cieszę się, że cię widzę z powrotem. Cóż mnie masz o zasiewach? Czy na wsi czas ci zeszedł mile? Orgon. Doryno. Do kleanta. Mój szwagierku, wstrzymaj się na chwilę. Czy pozwolisz bym przedtem przez minutkę małą? Wypytał tej dziewczyny, co się w domu działo. Do Doryny. No, niechajże mi pan na nowiny opowie. Przez te dwa dni, co słychać, czy wszyscy tu zdrowi? Doryna. Przedwczoraj pani nasza była bardzo chora. Gorączka ją dręczyła silna do wieczora. A Tartif? Doryna. Tartif? O ten bez żadnej odmiany. Zawsze z pulchniutką buzią, czerstwy i rumiany. Orgon. Biedaczek. Doryna. Wieczór pani bardzo z siłą padła, choć zeszła do kolacji i nic zgoła nie jadła, na ból głowy się straszny uskarżała przytem. Orgon. Atartif. Doryna. On wieczerzał z wielkim apetytem i z nabożnym skupieniem w sposób dosyć łatwy, wsunął baranicąber comber i dwie kuropatwy. Orgon. Biedaczek. Doryna. Potem pani przez noc niemal całą uporczywe cierpienie zasnąć nie dawało. Poty przyszły tak silne, że do rana prawie czuwaliśmy wciąż przy niej w niezmiernej obawie. Orgon. Atartif? Doryna. Po wieczerzy, czując senność błogą, od stołu do sypialni przeszedł chwiejną nogą i sprawdziwszy, czy pościel dość dobrze wygrzana, legło w łóżku i bez przeszkód przespał aż do rana. Orgon. Biedaczek. Doryna. Wreszcie po tej nocy niespokojnej nakłoniliśmy panią na krwi upust hojny, i wkrótce potem ulgę uczuła zupełną. Orgon. A Tartif? Doryna. Tartif? Ha, cóż! Z duszą hartu pełną, okazując co może pobożności siła, chcąc odzyskać krew, co ją pani utraciła, cztery lampeczki wina wypił na śniadanie. Orgon. Biedaczek. Doryna. Dziś oboje są już w dobrym stanie. Teraz spieszę do pani, niech się biedna dowie, z jaką pan troskliwością pytał o jej zdrowie. zdrowie. Scena szósta. Orgon. Kleant. Kleant. Ta dziewczyna, mój bracie, w nos się z ciebie śmieje i doprawdy, gdy widzę, co się tutaj dzieje, nie mogę jej potępić za owe przytyki. Widział, że kto na świecie podobne wybryki... Jakie szczary znalazłeś dziwne w tym przybłędzie, że poza nim nic zgoła nie chcesz mieć na względzie, że przyjąwszy w dom własny, dobywszy go z nędzy, teraz jeszcze... Orgon? Mój szwagrze, nie sądź rzeczy prędzej, aż sam poznasz człowieka, o którego chodzi. Kleant. Nie znam go dotąd, prawda, lecz mniemać się godzi, że nietrudno jest zgadnąć, co to za jegomość. Orgon. Mój bracie, rozkosz sprawi ci jego znajomość. Dziwne uczucie szczęścia w twą duszę zawita, bo też to człowiek, człowiek, no człowiek i kwita. Kto z nim żyje, błogiego zażywa spokoju. Na cały świat spogląda, jak na kubkę gnoju. Przy nim cała się moja odradza istota. On wyzwala mą duszę z doczesnego błota. Dzięki niemu z przywiązań ziemskich oczyszczony, mógłbym na zgon dziś patrzeć matki, dzieci, żony i nie uczułbym w sercu od, nawet ukłucia. Kleant a to niezwykle ludzkie w istocie uczucia. Orgon. Ach, gdybyś wiedział, jak go poznałem niechcący, nie dziwiłbyś się mojej przyjaźni gorącej. Każdego dnia biedaczek ten o słodkiej twarzy Opodal mnie pokornie klękał u ołtarzy A zapał z jakim wznosił do nieba swe modły Oczy wszystkich obecnych wciąż ku niemu wiodły To wzdychał to się krzyżem rozkładał na ziemi Aby dotknąć posadzki usty pokornemi A gdym wychodził za mną pospieszał w zawody Aby w drzwiach jeszcze podać mi święconej wody że zaś mnie sługa jego objaśnił czym prędzej, kto on zacz, i wyjawił, że jest w srogiej nędzy. Chciałem go wspomóc, ale on, skromny bez miary, zwracał mi nieodmiennie część mojej ofiary. To za wiele, powiadał, połowa dość będzie. I tak łaski twej nadto doznaję w tym względzie. Gdym zaś wzbraniał się przyjąć, zgadnij, co on pocznie. Resztę biednym w mych oczach. Rozdzielał bezzwłocznie. Słowem niebo go wywiodło w domu mego progi. A z nim weszła pomyślność wszelka, spokój błogi. On o wszystko się troszczy, nawet o mą żonę. O mój honor starania ma nieocenione. Jego straże każdemu do niej wstępu bronią i bardziej niż ja stokroć zazdrosny jest o nią. A przy tym sam dla siebie, ach, jakiż surowy! Włada drobnostce grzechu już dojrzeć gotowy, za rzecz najbłahszą żąda pokuty i kary. Wszak ci sam się obwinił, skruszony bez miary, że kiedyś w uniesieniu grzesznym Bóg mi świadkiem pchłę zabił przy pacierzu schwyconą przypadkiem. Kleant, czyś ty oszalał, bracie, czy też od godziny bajaniem takim stroisz sobie ze mnie drwiny? Co ty chcesz wmówić we mnie? Czy myślisz, że można, Orgon? Mój bracie, twoja mowa jest wielce bezbożna. Wiem, że brat ku tym błędom chętnie ucha skłania i nigdy nie taiłem o tym mego zdania, że ci to niedowiarstwo nie wyjdzie na zdrowie. Kleant, oto jakiego ćwieka każdy z was ma w głowie. Żądacie, aby wszyscy ludzie byli ślepi, i bezbożnikiem dla Was jest kto widzi lepiej. Kto przed Waszym bałwanem nie uchyli czoła, dlatego już na świecie nic świętego zgoła. Nie bracie, twych pogróżek głos mnie nie poruszy. Wiem, co mówię, a Pan Bóg czyta w mojej duszy. Mów, co chcesz, ja przy swoim sądzie pozostanę. Są udane świętożki, jak zuchy udane. Tak jak na polu walki, nie tego człowieka, Mam za najdzielniejszego, co najgłośniej szczeka. Tak samo i pobożność szczerą w sercu kryje, Nie ten, co leżąc krzyżem skręca sobie szyję. Cóż u licha? Rozróżnić, czyliż to tak trudno, Między świątobliwością szczerą, a obłudną? Jednakąż mają znaleźć w twym uznaniu łaskę i porówni chcesz cenić ludzką twarz lub maskę. Porówni wielbić szczerość i pozór kłamliwy i stawiać czcze ma midło obok prawdy żywej, brać fantom za osobę i z własnej ochoty przyjąć fałszywą blaszkę jako pieniądz złoty? Doprawdy, większość ludzi to stworzenia dziwne. Co w zgodzie jest z naturą, to im jest przeciwne, im granice rozsądku nigdy nie wystarczą. Każde uczucie własnym szaleństwem obarczą I w swe zapały tyle dobrych chęci kładą Aż rzecz, choć najpiękniejszą, zepsują przesadą Przyjm to zdanie nawiasem, mój kochany szwagrze Orgon Tak, tyś jest najmądrzejszy z doktorów A jakże? W tobie jest cały rozum świata zgromadzony Sam jeden jesteś światły, sam jeden uczony Tyś jest Katon, wyrocznia. Ty sam myślisz górnie, A wszyscy inni ludzie są przy tobie durnie. Kleant. Ani ja żaden doktor nie jestem uczony, Ni we mnie cały rozum świata zgromadzony. Jednak pochlebiam sobie, że potrafię zawdy Bez trudności odróżnić udanie od prawdy. I tak samo jak człowiek prawdziwie pobożny, Więcej dla mnie niż rycerz. Niźli pan wielmożny, tak jak nie znam na świecie podnoślejszej rzeczy, od cnoty wyższe cele mającej na pieczy. Tak znów nic mnie nie mierzi bardziej na tej ziemi niż fałsz, co się pozory barwi nabożnymi, niż owi obłudnicy, nędzne szarlatany, którzy podłych grymasów dewocji udanej używają bezkarnie, by ciągnąć korzyści z tego, co ludzie w sercu swym wielbią najczyściej. To, co dla wszystkich świętym być winno i wzniosłem, oni czyją niegodnie towarem, rzemiosłem i od losu pragną zyskać korzystną odmianę, przez obłudne wzdychania i posty udane. Ci ludzie, mówię, którzy w tym niecnym igrzysku dążą przez drogę niebios do własnego zysku co wśród modłów o pensję umią żebrać dzielnie, wisząc przy dworze, sławią odludną pustelnię, co pod nabożnym płaszczem kryją zwykle wady, swą zawiść, niedowiarstwo, swoje fałsze, zdrady i gdy chcą kogoś zgubić, osłonią, gdy trzeba, swoją własną nienawiść interesem nieba, tym groźniejsi w mściwości swej nieubłaganej, że tak szacowną bronią zadają sferany i każda Dnia snadnie może ujść im płazem, Gdy bliźnich poświęcanym mordują żelazem. Takich w świecie szalbierzy wielu brat obaczy, Lecz szczera bogobojność wygląda inaczej. Dokoła nas, mój bracie, zgodzisz się bez zwady, Prawdziwej cnoty widzim dość liczne przykłady. Od spójrz na Arystona, patrz na Peryandra, Oronta, Polidora, Alcyda, Klitandra – Oto ludzie, co w rzeczy życie wiodą święte, a nie fałszywej cnoty, purchawki nadęte. Tacy w postępkach naszych nie szperają do dna. Ich nabożność jest ludzka, przystępna, łagodna. Nie szukają naganą świat, piętnując cały w poniżeniu bliźniego swojej własnej chwały. I zostawiając innym maksymy przesadne, cnoty drogę wskazują przez życie przykładne. Lada pozorów złego nie chwytają chciwie, raczej skłonni są wszystkich oceniać życzliwie. Zdradliwej broni przeciw nikomu nie ostrzą, dążeniem ich prawości iść drogą najprostszą. Do cnoty przywiązanie ich w tym się zamyka, by grzech ścigać swym wstrętem, ale nie grzesznika. I nie sądzą, by trzeba brać w obronę srożej, obrażone niebiosa niż sam zakon Boży. Oto są dla mnie ludzie. Oto jakim śladem winniśmy kroczyć idąc za owym przykładem. Twój jegomość nie z tego jest zgoła gatunku. Nie wątpię o twym szczerym dla niego szacunku, lecz mniemam, iż fałszywe cię uwiodły blaski. Orgon, czyś już skończył, szwagierku? Powiedz z swojej łaski. Kleant. Tak. Orgon, więc upadam do nóg. Kleant. Nie, nie, jeszcze chwilę. Dajmy pokój dysputom, jeśli się nie mylę. Wszak Valery ma z dawna twe ojcowskie słowo. Orgon. Tak. Kleant. Dzień ślubu obrany był wspólną umową. Orgon. Masz słuszność. Kleant. Czemuż zatem odwlekać to święto? Orgon. Nie wiem. Kleant, czyliżby inne zamiary powzięto? Orgon, być może. Kleant, cofnąć słowo, czyżbyś miał powody? Orgon, tego nie mówię. Kleant, zatem gdy nie ma przeszkody, spełnienia obietnicy chyba nic nie wstrzyma. Orgon, to zależy. Kleant. Zagadkom widzę końca nie ma. Sam walery mnie prosił, aby cię odwiedzić. Nie Niebu niech będzie chwała. Kleant, cóż mu odpowiedzieć? Orgon, to, co ci się spodoba. Kleant, na to muszę ściślej poznać twoje zamiary. Cóż więc szwagier myśli? Orgon, to, co niebo rozkaże. Kleant. Ale prosto z mostu. Dotrzymasz słowa, czy nie? Gadaj, że po prostu. Orgon. Bywaj zdrów. Odchodzi. Kleant. Sam. Ten zwrot cały dość mnie niepokoi. Ostrzegę Walerego, Niech wie, jak rzecz stoi. Czy stoi? Akt drugi. Scena pierwsza. Orgon. Marianna. Orgon. Marianno! Marianna. Czego żądasz, ojcze? Orgon. Czego żądam? Zbliżno się. Marianna. Do orgona, który zagląda do przyległego gabinetu. Ojciec szuka czego? Orgon. Nie, zaglądam, czy kto nie podsłuchuje, bowiem moje dziecko łatwo mógłby nas tutaj kto podejść zdradziecko. Tak, jesteśmy bezpieczni. Zatem, dziecię złote... Ceniłem w tobie zawsze posłuszeństwa cnotę i zawsze w tobie widział swą córkę kochaną Marianna wdzięczność ci za to ojcze winna mnie kłamaną orgon i słusznie słusznie to też mając to w pamięci możesz dzisiaj odpłacić me ojcowskie chęci Marianna uległość oto dziecka największa ozdoba orgon ślicznie. Powiedz, jak ci się pan Tartif podoba. Marianna. Co? Mnie? Orgon. Tak, powiedz, ale po dobrej rozwadze. Marianna. Powiem, co każesz, ojcze. Szanuję twą władzę. Władzę. Scena druga. Orgon, Marianna, Doryna, która wchodzi po cichu i staje niepostrzeżona za Orgonem. Orgon. Oto roztropne słowa. Zatem powiedz sobie, że mnóstwo zalet widzisz w tej godnej osobie i że zaszczyt spostrzegasz w tym wielki i szczęście, by z mej ojcowskiej woli z nim wstąpić w zamęście. Cóż? Marianna cofa się zdumiona. Marianna. Ja? Orgon. No? Marianna. Co? Orgon. Hę? Gadaj. Marianna. Chyba słuch mnie myli. Orgon. Jak to? Marianna. Tyś mnie zapytał, mój ojcze, w tej chwili, że w czym zaszczyt największy mam widzieć i szczęście i z kim z ojcowskiej woli mam wstąpić w zamęście? Orgon. Z Marianna. Nie, mój ojcze, mam sumienie czyste. Czemuż więc kłamstwo we mnie wmawiasz oczywiste? Orgon. Ale ja chcę, by prawdą stało się niebawem. A jak wiesz, wola ojca, jest dla córki prawem? Marianna. Jak to? Ty chcesz, mój ojcze? Orgon. Tak jest, mam na myśli tartifa. Z domem naszym złączyć jeszcze ściślej. Będzie twoim małżonkiem, rzecz postanowiona. A że jego zamiary, spostrzegając Dorynę, Czegóż chce tu ona? — Widać, pannę, ciekawość bardzo mocno pali, żeś przyszła podsłuchiwać nas aż do tej sali. — Doryna. — Doprawdy, czy z rozmysłu, czyli też przypadkiem, tę wieść ktoś na świat puścił, ale Bóg mi świadkiem, żem już o tym małżeństwie słyszała poprzednio i wyznam, iż rzecz zdała się mi prostą brednią. — Orgon. — Hę? Czy tak niepodobna? — Doryna. Jeśli mam rzec szczerze, to i panu samemu jeszcze dziś nie wierzę. Orgon, aby zbudzić tę wiarę, mam sposób dość łatwy. Doryna Nie, takie strachy to są dobre, lecz dla dziatwy. Orgon. Mówię to, co wnet ujrzą tu wszyscy dokoła. Doryna Bajki. Orgon. Nie, moja córko, nie zwodzę cię zgoła. Doryna. Niechże panienka tylko nie wierzy w te żarty. Ojciec kpi. Orgon Mówię serio. Doryna. A to panu Party I tak nikt nie uwierzy. Orgon. A to niesłychana. Doryna. Dobrze, wierzymy zatem. Tym gorzej dla pana. Jak to, czyż to morzebne, by pan człowiek roztropny, z tą rozwożystą brodą i niezbyt pochopny, do szaleństw tak zbzikował, by... Ej, mnie się zdaje, że panna tu przybrałaś dziwne obyczaje, których nie myślę znosić. Ostrzegam zawczasu. Doryna, mówmy spokojnie. Po cóż tak wiele hałasu? Powiedz pan, czy to żarty? Co pana napadło, że córkę z tym bigotem chcesz połączyć w stadło? Przecież on ma inne, bardziej nabożne zajęcia. A pan? I cóż za korzyść masz z takiego zięcia? Czyż nie wstyd, by z posażkiem takim ładnym panna szła za mąż za hołysza? Orgon. Milczeć mi acana! Ubóstwo czyni mi go bardziej jeszcze drogim, Bo jest zacnym człowiekiem i przez to ubogim. Ono właśnie wielkości blaskiem opromienia Tego, co się pozwolił wyzuć z swego mienia, Przez to, iż sprawy świeckie nie dość miał na pieczy, A duch jego wciąż wzlatał do niebiańskich rzeczy. Lecz dzięki mej pomocy już jest chwila bliska, W której on swój majątek stracony odzyska. Dobra jego są znane w stronach skąd pochodzi, a on sam, jak go widzisz, ze szlachty się rodzi. Doryna, tak, on sam to rozgłasza i rzec się odważy, że próżność ta z świętością niezbyt idzie w parze. Człowiek, którego dusza tak niebios jest bliska, nie powinien się chełpić z rodu i nazwiska. I dziw mi, jakim cudem w jednym sercu gości tak anielska pokora przy świeckiej próżności. Po cóż ta pycha? Ale pan już gniewem płonie. Mówmy więc o osobie, szlachectwo na stronie. Czyż więc pan byłbyś zdolny bez litości żadnej córce swojej narzucać związek tak szkaradny? Czyż się pan zastanawiał, jakie w czas zbyt krótki z takowego małżeństwa wypaść muszą skutki? Wiedz pan, że wielce cnoty kobiety naraża, kto ją wbrew jej skłonnością wlecze do ołtarza. To, czy w małżeństwie dobre, czy też złe zwycięża, w znacznej mierze zależy od przymiotów męża, i ci, co później noszą ozdoby na czole, sami sobie najczęściej gotują swą dole. Trudno by się wierności spodziewał u żony mąż, przez naturę samą do rogów stworzony. Kto zaś łączy swą córkę z jej wstrętu przedmiotem, sam przed Bogiem odpowie za jej winy potem. Pomyśl pan, jaki ciężar czułbyś nieustanny. Orgon. Widzę, że się rozumu trzeba uczyć od panny Doryna. W istocie, że już trudno rzecz wyłożyć jaśniej. Orgon. Zostaw ją, moja córko, nie słuchaj tych baśni. Jestem twym ojcem, sam wiem co robię i czemu. Dałem wprawdzie poprzednio słowo Valeremu, lecz słyszę, że to karciarz. A któż mi odpowie, jakie ten panicz jeszcze ma figielki w głowie? Libertyn. Nikt w kościele nigdy go nie zoczy. Doryna. Chciałbyś, pan pewnie, aby pchał ci się na oczy, jak ci, co po to idą, aby być widziani. Orgon. Nikt o zdanie nie pytał się, szanownej pani. Tartif umiał pozyskać sobie łaski Boże. Jest to skarb, z jakim żaden równać się nie może. Z nim związek da ci wszystko, czego serce życzy. Będziesz pływać w rozkoszach. Utoniesz w słodyczy. Będziecie żyli w zgodzie, w miłości, bez sprzeczki, jak para dzieci małych, jak dwie turkaweczki. Szczęścia waszego żadna nie zaciemni plama i zrobisz z męża wszystko, co zapragniesz sama. Doryna. Ona? Rogala z niego zrobi lub niech zginę? Orgon. Cóż za mowa bezwstydna. Doryna. Taką już ma minę, że mimo pańskiej córki najszczytniejsze cnoty musi nim zostać, choćby i bez jej ochoty. Orgon, przestań mi raz przerywać i miej to na pieczy, aby nie wściubiać nosa do nieswoich rzeczy. Doryna, przerywa mu zawsze w chwili, w której on się odwraca, aby przemówić do córki. Jeśli wściubiam, to tylko ze względu na pana. Orgon, zbyte kłaski i proszę, mniej bądź wygadana. Doryna. Za to, że pana kocham. Orgon, nie chcę tej miłości. Doryna, a ja chcę pana kochać, chociaż się pan złości. Orgon, ech. Doryna, cenię pański honor i patrzeć nie mogę, jak samochcąc wstępujesz na śmieszności drogę. Orgon, nie zmilczysz mi nareszcie. Doryna, to mój obowiązek, dopóki sił mi stanie odradzać ten związek. Orgon. Milcz, o bo się znajdzie i na ciebie rada. Doryna: Co? Pan taki nabożny w taką wściekłość wpada? Orgon: Tak, krew się we mnie burzy, gdy te brednie słyszę. I jeszcze raz ostatni upraszam o ciszę. Doryna: Dobrze, lecz choć po cichu i tak myśleć będę. Orgon: Myśl co ci się podoba. Tylko tę gawędę raz mi skończ, bo rozumiesz, odwracając się do córki: Mam obyczaj zawdy każdą rzecz dobrze zważyć. Doryna, na stronie. To można do prawdy oszaleć. Język świeżbi. Orgon, więc co do urody, tartif może iść z każdym. Doryna, niedźwiadkiem w zawody. Orgon, i gdyby nawet w tobie jego cnota rzadka nie zdołała. Doryna, na stronie. Ślicznego dostaniesz gagatka. Orgon zwraca się ku Dorynie i skrzyżowawszy ręce, słucha, wpatrując się w nią. — Co do mnie, gdybym była na miejscu panienki, nikt by bezkarnie mojej nie wymusił ręki i wkrótce by przekonał się taki dobrodziej, że u kobiety zemsta piechotą nie chodzi. — Orgon, do Doryny. Czy rozkaz mój nie będzie nigdy usłuchanym? — Doryna, czego pan chce? Ja wcale nie rozmawiam z panem. — Orgon, cóż więc robisz niecnoto? Doryna. Ja mówię do siebie. Orgon na stronie. Dobrze, jeszcze słóweczko, a jak Bóg na niebie, oberwie po facjacie dziewczyna zuchwała. Staje w pozycji gotowy do wymierzenia policzka Dorynie i po każdym słowie powiedzianym do córki odwraca się i spogląda na Dorynę, która stoi wyprostowana, nic nie mówiąc. Moja córko, bądź pewna, że troska ma cała. Wierz mi, że mąż, że wybór, którego znaczenia. Do Doryny, mówże co? Doryna. Nie mam sobie nic do powiedzenia. Orgon jeszcze jedno słóweczko. Doryna, na nic pańska sztuka. Orgon, czekam tylko. Doryna, niech głupszej pan sobie poszuka. Orgon Słowem, dla córki prawem są ojcowskie chęci, i wkrótce rychły związek wybór ten uświęci. Doryna, uciekając, ja bym go tam nie wzięła pewno, póki żyje. Orgon, po daremnej próbie dania policzka Dorynie. Ha, dziecko, ty przy sobie chowasz istną żmiję. Bez grzechu żyć nie mogę z tą dziewczyną dłużej. Nie doścignę jej dzisiaj, bieganiem nie nuży. Do szaleństwa mnie swoim zuchwalstwem przywodzi Pójdę wytchnąć, niech rzuć mi nieco się ochłodzi Łodzi Scena trzecia Marianna Doryna Doryna Cóż to? Czy nagle język coś odjęło, pannie? Ja mam za nią nadstawiać karku nieustannie? A panna znosi ojca szalone koncepta I najlżejszego słówka nawet nie wyszepta Marianna Cóż wyrzec przeciw ojca woli tak surowej? Doryna. To, co trzeba, by wybić mu ten zamiar z głowy. Marianna. Cóż więc? Doryna. Że serce samo stanowi o sobie. Że twój mąż ma być miły nie ojcu, lecz tobie. Że gdy ciebie na celu ma owo zamęście, ciebie pytać się godzi, w czym widzisz swe szczęście. Gdy zaś jego tak nęci tartif swym powabem, może choćby dziś jeszcze żenić się z tym drabem. Marianna. Cóż... Gdy na widok ojca taki strach mnie zbiera, że wprost na ustach słówko mi każde zamiera. Doryna. Mówmy zatem rozsądnie. Walery cię kocha, a ty? Kochasz go czy nie? Zastanów się trochę. Marianna. Doryno, więc mą miłość ty cenisz tak mało? Tobież stawiać mi takie pytanie przystało? Ty, której setki razy czyniłam zwierzenie mych uczuć, możesz mniemać, że ja się odmienię? Doryna. Kto wie, czy serce twymi przemawiało usty I czy to była miłość, nie zaś kapry z pusty Marianna Ranisz wielce mą duszę, wątpiąc w moje słowa Dość jasną uczuć moich wszak była wymowa Doryna Zatem panna go kocha Marianna Nie można go ręcej Doryna On też, jak mnie mam, pannę kocha coraz więcej Marianna Tak sądzę Doryna i oboje chcielibyście wiecznie być sobą połączeni? Marianna. Koniecznie, koniecznie. Doryna. A o tym drugim związku jakiś sąd panienki? Marianna. Gdy mnie do nich zmuszą, raczej zginę z własnej ręki. Doryna. Wybornie. Wyznam szczerze, nie myślałam o tem. Wystarczy tylko zginąć, by skończyć z kłopotem. Przednie lekarstwo. Gniew mnie porywa szalony, gdy słyszę, jak ktoś takie wyplata androny. Marianna. Doryno, czyż w istocie twojej nieczułej duszy żadnej ludzkiej niedoli obraz nie poruszy? Doryna, nie wzruszają mnie ludzie, którzy plotą baśnie, a zaś w potrzebie tchórzą, tak jak panna właśnie. Marianna, lecz o cóż mnie obwiniasz, że jestem trwożliwa? Doryna, prawdziwa miłość śmielszą w swych żądaniach bywa. Marianna. Dla Walerego wiarę, gdy chowam tak stałą. Czyż nie jemu się starać o resztę przystało? Doryna. Jak to, że ojciec panny w zawziętym uporze poza tartifem świata już dojrzeć nie może i zrywa nagle związek z dawna ułożony? Czyż winę w tym ponosi panny narzeczony? Marianna. Mamże więc mą mam odmową jawną i wzgardliwą, prawdziwych uczuć zdradzić skłonność nazbyt żywą? Mam dla niego... Choć serce najlepiej mu życzy, zdeptać powinność córki i wstyd mój dziewiczy? Chcesz, by matkliwość w oczach świata tak naganna? Doryna. Nie, ja wcale nic nie chcę. Widzę już, że panna chce być żoną Tartifa i zachodzę w głowę, czemu miałabym związki odradzać takowe? Z jakiej przyczyny zwalczać twoje słuszne chęci? Nie dziw, że taka partia młodą pannę nęci. Pan Tartif, ho, ho, to nie żadne bagatele. Ba, ba, Tartif, pi, pi, pi. Można to rzec śmiele, jest człowiekiem nie lada i przyzna świat cały, że zostać jego żoną to zaszczyt niemały. Z tak wyraźną skłonnością nie myślę wieść wojny. Jest szlachetnego rodu, rozumny, przystojny, twarz ma pulchną, rumianą i uszy czerwone. Toż cię szczęście z nim spotka niczym niezmącone. Marianna. O Boże mój. Doryna, rozkoszy jakiś płomień żywy czeka te, którą pojmie mąż tak urodziwy. Marianna, przez litość, przestań mówić tak, ja błagam ciebie, i znajdź jakiś ratunek w tej ciężkiej potrzebie. Ustępuję, na wszystko ważę się tym razem. Doryna, nie, córka iść powinna za ojca rozkazem, choćby jej małpę stręczyć miał zamiast człowieka. O cóż się panna skarży? Świetny los cię czeka. Do rodzinnego miasta męża w koczobryku nowiutkim zajedziecie, tam poznasz bez liku jego wujów, kuzynów, a gdy przyjdzie kolej, pośród wielkiego świata zasiędziesz powoli. Będziecie odwiedzali w niedzielę i święta, to panią burmistrzową, to pana rejenta, gdzie na kanapie zajmiesz miejsce honorowe. W karnawale co uciech, wciąż rozkoszenowe, bal, orkiestra złożona z kobzy, klarynetu, czasem małpa uczona, marionetki. Gdzie tu znaleźć czas na rozrywek tyle... Marianna. O, Doryno, rać mi co, zamiast dręczyć niedobra dziewczyno? Doryna. Sługa panny najniższa. Marianna. Nie bądź tak uparta. Doryna. Nie, nie, lepszego ślosu z pewnością nie warta. Marianna. Moja złota. Doryna. Nie. Marianna. Wybacz słabości nagannej. Doryna. Nie, nie, tartif jest człowiek stworzony dla panny Marianna. Dobrze więc, gdy twe serce wzruszyć się nie raczy moim losem, pozostaw mnie srogiej rozpaczy. W niej przeto dusza moja w swym ciężkim frasunku, niezawodnego dzisiaj poszuka ratunku. Chcę odchodzić. Doryna. No wstrzymaj się panienka, gniew gniewem wszelako, teraz musimy obmyśleć dla was pomoc jaką. Marianna. Jeśli nie zdołam wyrwać się dzisiaj z tej matni, będziesz na życia mego patrzeć dzień ostatni. Doryna. Niech się panna nie martwi. Znajdziemy w tej biedzie jakiś sposób. Lecz oto Walery tu idzie. Gdzie? Scena czwarta. Walery, Marianna, Doryna. Walery. Usłyszałem przed chwilą nowinę nie lada. Nie wiem, czy mi się cieszyć, czy dziwić wypada. Marianna. — Cóż wtedy? — Walery. — Że Tartifa masz zaślubić pono? — Marianna. — To mój ojciec mnie pragnie widzieć jego żoną. — Walery. — Ojciec pani? — Marianna. — Odmienił dawniejsze widoki i dziś właśnie obwieścił mi swoje wyroki. — Walery. — Jak to? I to na serio mówił? — Marianna. — Nie inaczej. Bardzo jasno w tym względzie chęci swe tłumaczy. — i z jakim przyjęciem jego zamiar spotka u pani? Marianna. Jeszcze nie wiem. Walery. Odpowiedź dość słodka, więc jeszcze nie wiesz? Marianna. Nie. Walery. Nie? Marianna. Cóż pan mówi na to? Walery. Ja? Ja radzę w tym względzie iść za dobrym tatą. Marianna. Pan mi to radzi? Walery. Tak jest. Marianna. Szczerze? Walery, jak najszczerzej wybór piękny i szczęście Twe pewno w nim leży. Marianna. Dobrze więc? Radą pańskim zostanę powolną? Walery. I bez wielkiej przykrości tak mnie mać mi wolno. Marianna, nie zwiększą niż sam Pan mi związek ten doradza. Walery, ja radzę to, co pani widocznie dogadza. Marianna, ja zaś, by cię ucieszyć, usłucham twej rady. Doryna, cofając się w głąb sceny Zobaczmyż, co na końcu wyniknie z tej zwady Walery, toż więc była twa wiara? Twa miłość gorąca? I kiedy ja... Marianna, te kwestie po cóż pan potrąca? Wszakże sam mnie pan prosto i szczerze nakłania Bym przyjęła ojcowski wyrok bez wahania Ja zaś oznajmiam panu, iż ceniąc twe słowa Iść za twoją wskazówką dziś jestem gotowa Walery nie chciej pani udawać naiwności świętej. Wybór pani w tej mierze dawno był powzięty i dziś chwytasz skwapliwie za pozór najlżejszy, mniemając, iż to winę zdrady twej umniejszy. Marianna, ma pan słuszność. Walery, stąd wnosić godzi się najprościej, żeś nigdy w sercu szczerej nie czuła miłości. Marianna, wolno panu obwiniać mnie o wszystkie zbrodnie. Walery, tak wolno. Lecz me serce, zdradzone niegodnie, może zdoła wyprzedzić cię w zmienności twojej I wiem, dokąd me uczucia zanieść mi przystoi Marianna, och, nie wątpię ni chwili, że każdej kobiety serce zalety pańskie Walery, zostawmy zalety Mam ich zbyt mało, skoro, przez ciebie wzgardzony Lecz ufam iż nagrody doznam z innej strony i wiem, kto zdobywszy dawnych mych ogniów z pamięci, zgodzi się bez wahania wysłuchać mych chęci. Marianna Strata to niezbyt ciężka i losu przemiana, bardzo łatwo się w radość obróci dla pana. Walery Wierz mi, że wszelkich starań po temu dołożę, dumy naszej bezkarnie nikt zdeptać nie może. Gdyby sercu zapomnieć nawet było trudno Winno na obojętność zdobyć się obłudną Bo tej hańby sam sobie człowiek nie przebaczy By kochać te, co sama kochać nas nie raczy Marianna Tak wznośle czuć potrafi jedynie mężczyzna Walery Tak jest, tak czuć się godzi To każdy mi przyzna — Jak to? Sądziłaś, pani, więc, że moje serce, wiecznie nieukojone w miłosnej rozterce, ścierpi, że ty z kim innym zażywasz słodyczy i że nikt mu pociechy w zamian nie użyczy? — Marianna, przeciwnie, twym zamiarem cieszę się niemało i chciałabym do prawdy, by już się tak stało. — Walery, chciałabyś, pani? — Marianna, tak jest. — Walery. Na tym poprzestanę. Chęci pani bezzwłocznie będą wysłuchane. Zwraca się do wyjścia. Marianna. I owszem. Walery. Wracając. Lecz przynajmniej niech pani pamięta, że to jest twoja wola, zawsze dla mnie święta. Marianna. Tak jest. Walery. Wracając znowu. I że w zamiarze powziętym w tym względzie idę za twym przykładem. Marianna. Niechaj tak będzie. Walery. Odchodząc. Będziesz zaspokojoną pani należycie. Marianna, tym lepiej. Walery. Jeszcze wracając, żegnam zatem i na całe życie. Marianna. Dobrze. Walery odchodzi. Kiedy jest przy drzwiach, odwraca się. Co? Marianna? Co? Walery. Myślałem, że pani wołała. Marianna. Ja śniło się coś panu. Walery. Zatem. Rzecz się stała. Żegnam cię, pani. Oddala się zwolna. Marianna. Żegnam pana. Doryna do Marianny. A ja wnoszę, żeście oboje rozum stracili po trosze. Zostawiłam umyślnie tę parę narwańców, by ujrzeć, co wyniknie z wszystkich waszych tańców. Hola, panie Walery! Zatrzymuje Walerego za rękę. Walery, udając, że się opiera. Czego chcesz ode mnie? Doryna. Wróć się, pan. Walery, nie, nie, zwlekać z tym dłużej daremnie. Pozwól mi iść, niech spełnię ściśle jej rozkazy. Doryna, czekaj. Walery. Nie, po cóż mękę przechodzić dwa razy? Doryna, ech. Marianna, na stronie. Widok mój mu sprawia przykrość najwyraźniej. Usunę mu się z oczu, skoro go to drażni. Doryna, puszczając Walerego i biegnąc za Marianną. Teraz ta, gdzie znów lecisz? Marianna. Zostaw. Walery. Ale przecie... Marianna. Nie, puść mnie, nie zostanę tutaj za nic w świecie. Walery. Na stronie. Jawny wstręt okazuje mi na każdym kroku, lepiej więc będzie, jeśli zejdę jej z widoku. Doryna, puszczając Mariannę i biegnąc za Walerym. Jeszcze. A cóż u licha? Znów zaczęli swoje. Skończcież już raz te figle. Chodźcie tu oboje. Walery. Do Doryny. Ale dokąd ty zmierzasz? Marianna. Ależ w jakim celu? Doryna. O celu pomówimy sobie po weselu. Do Walerego. Tyle zamętu robić? Czy pan źle ma w głowie? Walery. Nie słyszałaś, co rzekła mi? Słowo po słowie? Doryna do Marianny. A panna, czyś szalona wszczynać takie kłótnie? Marianna. Nie widziałaś, jak ze mną obszedły się okrutnie? Doryna. Obojeście głuptasy! Do Walerego. Jej serduszka, bicie zawsze jest tobie wierne. Przysięgam na życie. Do Marianny. On ciebie jedną kocha i pragnie jedynie zostać twoim małżonkiem. Niebo świadkiem czy nie. Marianna do Walerego. Czemuż więc sam doradza mi pan uczuć zdradę? Walery do Marianny. Czemuż pani w tym względzie pytała o radę? Doryna. Wariaciście oboje. Ot, patrzą i stoją. Do Walerego. Chodź pan. Walery, dając rękę Dorynie, po cóż ta ręka? Doryna do Marianny, dawaj panna swoją. Marianna, również podając rękę, do czegóż to ma zmierzać? Doryna, no dalej, parami, wy się więcej kochacie niż myślicie sami. Walery i Marianna trzymają się przez jakiś czas za ręce, nie patrząc na siebie. Walery, zwracając się ku Mariannie. Niechże więc pani wreszcie już główką nie kręci i popatrzy mi w oczy, od tak bez niechęci. Marianna obraca się ku waleremu z uśmiechem. Walery do Marianny. Nie! Czyż nie miałbym prawa czuć żalu do pani? Czyż nie było z twej strony zabawką złośliwą, mówić rzecz, co mnie zranić musiała tak żywo? Marianna. A ty Czyliż być może niewdzięczność czarniejsza? Doryna. Na później już te kłótnie, teraz o to mniejsza. Myślmy lepiej, jak ojca upór srogi skruszyć. Marianna. Mów więc, jakie sprężyny trzeba nam poruszyć? Doryna. By się obronić, musimy użyć wszelkiej sztuki. Do Marianny. Ojcu w głowie się troi. Do Walerego. To są banialuki. Do Marianny. Jednak sądzę, że lepiej będzie z twojej strony, gdy się pozornie zgodzisz na plan ułożony. Abyś mogła w potrzebie przez różne wykręty, Odwlekać zamiar w sercu ojcowskim poczęty. Byle zyskać na czasie, na wszystko jest rada. To więc chorobę jakąś udać ci wypada, co nagle spadłszy stanie się przyczyną zwłoki. To złych wróżb prześladować cię będą wyroki. Przyśni ci się nieboszczyk lub inne widziadło, we śnie ci się ukaże, stłucze się zwierciadło. Wreszcie, takie czy inne wyszukasz powody, ślub odbyć się nie może bez twojej na nie zgody. Lecz dla naszego celu lepiej będzie może, by was nie widywano tu razem w tej porze. Do Walerego. Pan zbierz, co masz przyjaciół i przez nich tymczasem swoich praw się domagaj z największym hałasem. My użyjemy Damisa, a również po trosze podbijemy Bębenka i pani Macosze. Bądź pan zdrów. Walery do Marianny. Chociaż działać przysięgam najszczerzej, ma największa nadzieja w tobie samej leży. Marianna do Walerego. Nie wiem, czy wolę ojca chęci rozbroją, lecz przysięgam niczyją nie być, tylko twoją. Walery, ileż szczęścia! Ty również chciej nie wątpić o tym. Doryna, Boże ci kochankowie z swym wiecznym szczebiotem, idźże pan już, powiadam. Walery odchodzi i znów powraca. Ale... Doryna, jeszcze długo? Ruszajże pan w tę stronę, a panna tam, w drugą. W drugą. Akt trzeci. Scena pierwsza. Damis, Doryna. Damis, niechaj piorun na miejscu przetnie moje losy, niechaj mą głowę hańbą okryją niebiosy, jeśli dzisiaj na żadne już nie bacząc względy nie wezmę się na dobre do tego przybłędy. Doryna. Przez litość niechże się pan trochę uspokoi. Wszakże ojciec o chęci tylko mówił swojej. Do czynu stąd daleko i nieraz już prysły najgorętsze pragnienia ludzkie i zamysły. Damis, nie, przysięgam nie cofnąć się dzisiaj przed niczem, aby już raz gruntownie skończyć z tym paniczem. Doryna, tylko nie naglić zbytnio. Chciej mi wierzyć, proszę, że lepiej pozostawić rzecz pani macosze. Ona ma wpływ na niego we wszystkim, co powie. Jej stara się przemilić, i myślę, że kto wie, czy coś więcej nie kryje ta słodycz układna. Dałby Bóg, by tak było. Rzecz byłaby ładna. Słowem, pani ma widzieć się z nim w sprawie twojej. Chce zbadać, czy cię słusznie wieść ta niepokoi, przeniknąć jego chęci i dać do poznania, iż sam prosty rozsądek upierać się wzbrania przy planie, co z oporem spotka się gorącym. On teraz przy pacierzu. Mówiłam z służącym, bo z nim samym nie mogłam lecz rychło tu stanie. Oddal się więc by owo ułatwić spotkanie. Damis. Wszak może się i przy mnie odbyć ta rozmowa. Doryna. Nie, muszą zostać sami. Damis. Nie rzeknę ni słowa. Doryna. Żartuje pan. Wszak jednym zwykłym swym wybuchem gotów byś całą sprawę zepsuć nam z tym zuchem. Idź już. Damis. Nie, nazbyt blisko sprawa ta dotyka Doryna. Ach, jaki pan nieznośny. Idzie, niech pan zmyka. Dami schowa się w przyległym gabinecie w głębi. Scena druga. Tartif, Doryna. Tartif. Tartif, spostrzegłszy Dorynę, mówi głośno do służącego za sceną. Wawrzyńcze, skończ pacierze, potem pod obrazem złóż moją dyscyplinę z włosiennicą razem. Odwiedzającym powiedz, że chęci ich próżne, bo idę między więźniów rozdzielać jałmużnę. Doryna, na stronie. Ileż w tym komendianctwa i szpetnej obłudy. Tartif. Czego chcesz? Doryna. Chciałam panu... Tartif, wyjmując chustkę z kieszeni. Proszę panny w przódy, by wzięła tę chusteczkę, nim się zwróci do mnie. Doryna. A na co? Tartif. Pierś przysłonić, co sterczy nieskromnie. Duszy spokój widokiem takim zmącić można i w ten sposób najłacniej myśl przychodzi zdrożna. Doryna. Ho, ho, coś na zgorszenie pan wrażliwy bardzo i zmysły pańskie widać pokusą nie gardzą. Nie wiem, na co tam panu zaraz idzie chętka, lecz ja znów do pożądań nie jestem tak prędka i choćbyś stał tu nagi od dołu do góry. Nie skusiłby mnie widok całej pańskiej skóry. Tartif, proszę panny hamować języka swawole, lub jeśli nie przestaniesz, ja stąd odejść wolę. Doryna, Nie nie, to ja usunę się z oczuwać pana. Powiem tylko w dwóch słowach, z czym jestem przysłana. Za chwilę tu do sali zejdzie pani nasza i o rozmowę pana króciuchną uprasza. Tartif, Och, najchętniej. Doryna na stronie. Złagodniał dziwnie w jednej chwili Pewna jest, że mnie moje przeczucie nie myli Tartif Czy zejdzie tu niebawem? Doryna Słyszę już z daleka jej kroki Do widzenia, niech pan tu zaczeka Eka Scena trzecia Elmira Tartif Tartif Niechaj niebo dla ciebie, pani, najłaskawsze Zdrowiem ciała i duszy obdarza cię zawsze, I niechaj błogosławieństw tyle ci przysporzy, Ile ich pragnie dla cię nędzny sługa boży. Elmira. Wdzięcznością mnie przejmują pańskie zbożne chęci, Lecz siądźmy, chwilę czasu niech mi pan poświęci. Tartif, siedząc. Jakże się pani czuje po krótkiej niemocy? Elmira, dziękuję. Już wybornie spałam dzisiaj w nocy. Tartif, modlitwy moje pewno nie mają tej siły, Bym mniemał, iż to one cud ten wyprosiły. Lecz wszystkie jedno mają życzenie na celu: To jest oglądać ciebie w zdrowiu i weselu. Elmira, brałeś pan tę drobnostkę z przejęciem zbyt żywym. Tartif. O twe zdrowie, czyż można być nadto troskliwym, by je ocalić moje oddałbym z rozkoszą? Elmira. Chrześcijańskie uczucia zbyt Pana unoszą. nazbyt Pan łaskaw dla mnie, niechaj mi Pan wierzy. Tartif. Mniej czy nie, niźli, słusznie się Pani należy. Elmira. Chcę poufnie przedstawić Panu, o co chodzi i cieszę się, że tutaj nikt nam nie przeszkodzi. Tartif. I am również szczęśliwy, że choć chwilę małą, słodkim sam nasam z panią zyskać się udało. Zdawna o nią błagałem niebiosów, wszelako Próżną się dotąd modlił o sposobność taką. Elmira. Liczę, że w tej rozmowie szczerze, jak na dłoni, całe swe serce pan mi z ufnością odsłoni. Damis nie pokazując się, uchyla drzwi od gabinetu, w którym się ukrył, aby słyszeć rozmowę. Ja również w tym pragnienie kładę najgorętsze, by otworzyć przed panią duszy moje wnętrze, przysiąc ci, że jeśli krzywym patrzał okiem na tłum gości znęconych tu twoim urokiem, to powód nie tkwił w chęci dla cię nieżyczliwej, lecz raczej przychylności płomień nazbyt żywy, z czystych uczuć zrodzony. Elmira ja też zarówno wierzę, iż me zbawienie troską pana główną. Tartif, biorąc Elmirę za rękę i ściskając jej palce. O tak, pani, i gdyby mi wolno wyraźniej. Elmira, aj, zanadto pan ściska. Tartif, to z szczerej przyjaźni. Czyż nie wiesz, twoje cierpienia, jaką dla mnie męką, i raczej bym już wolał. Kładzie rękę na kolanach Elmiry. Elmira, co pan tu z tą ręką? Tartif. Jaka miękka materia tej sukni. Elmira, o proszę, niechże mnie pan zostawi. Ich łaskotek nie znoszę. Elmira cofa się z fotelem. Tartif przysuwa się. Tartif, bawiąc się jej chusteczką. Mój Boże, tych koronek jakiś to haft przedni. Postęp dzisiaj w tych rzeczach widzim niepośledni. Wszędzie napotkać można tak cudne wyroby. Elmira. To prawda, ale wróćmy do pańskiej osoby. Wszyscy mówią, że mąż mój dawne plany zrywa i panu chce dać córkę. Czy to wieść prawdziwa? Tartif. Tak, wspomniał mi, że rad by widział to zamęście, lecz mówiąc szczerze, nie w nim kładę swoje szczęście. I w innej zgoła stronie serce moje życzy, Znaleźć schronienie pełne wszelakiej słodyczy. Elmira, doczesnej szczęśliwości nie ścigasz obrazu. Tartif, jednak i w moich piersiach serce nie jest z głazu. Elmira, mniemam, iż chęci jego idą niebios drogą, Z której świata pokusy zwrócić cię nie mogą. Tartif, miłość. Co do wieczystych piękności nazwabi, Nie znaczy byśmy ziemskie odczuwali słabiej, I łatwo w piersiach naszych pragnienie się budzi Cudnych dzieł, które niebo stworzyło dla ludzi. Niebios to blaski w oczach pięknych istot płoną, lecz najcudniej w Twym wdzięku odbija się ono. Ono w oblicze Twoje tchnęło zdrój piękności, na której widok zachwyt w sercu naszym gości i ilekroć na Tobie spoczęło me oko, podziw czułem dla Stwórcy i wdzięczność głęboką, a z nią... Najtkliwsza miłość budziła się razem dla tej, co najpiękniejszym jest jego obrazem. Zrazu mlękał się, zali ten płomień tak żywy. Nie płynie z złego ducha pokusy zdradliwej. Chciałem unikać ciebie w niepewności srogiej, Widząc w tobie przeszkodę do zbawienia drogi. Lecz gdy przejrzałem wreszcie piękności czarowna iż nie jest zbrodnią tkliwość moja niewymowna iż słuchając jej z wstydem nie stawam w rozterce odtąd nagłos tak słodki otwarłem me serce. Wyznaję, iż to śmiałość jest nad wszelką miarę ważyć się z serca swego, składać ci ofiarę, lecz czyniąc to jedynie dobroci twej pomny, a nie własnej zasługi lichej i ułomnej. W Tobie, moja nadziejo, dobro, spokój leży, od Ciebie me zbawienie lub rozpacz zależy. Rzeknij słowo, a sługa Twój ze snu się zbudzi Najnędzniejszym, albo też najszczęśliwszym z ludzi. Elmira, oświadczenie w istocie pochlebne niemało, Lecz nieco dziwnym mi się zarazem wydało. Nad Twym sercem przystało Ci większą mieć władzę, I zamiar taki poddać ściślejszej rozwadze. Człowiek jak Pan nabożny, który życiem całym. Tartif. Będąc nabożnym, czyż być człowiekiem przestałem? I czyż w sercu olśnionym przez boskie uroki Mogłem z zimną rozwagą ważyć moje kroki? Wiem, że z ust mych ta mowa zdumienie wywoła W tobie, pani, lecz czyliż masz mnie za anioła? Toż jeżeli jak zbrodzień dziś przed tobą stoję, Nie mnie potępiaj pani, lecz powaby swoje! Odkąd ich moc poznałem iście nadzmysłową. W tobie ma dusza swoją, uczuła królową, i spojrzeń twoich boskich, czary niezwalczone, wszelką w mym biednym sercu zniszczyły obronę. Przezwyciężyły wszystko, posty, łzy i modły, i wszystkie me pragnienia ku tobie uwiodły. Oczy moje wyznały ci je tysiąc razy. Niechże je dziś uświęcą me własne wyrazy. Jeśli z ust twoich wyrok dziś spłynie łagodny, na poddańczą ofiarę mej chęci niegodnej, jeśli w twym dumnym sercu pragnienie zagości, by zniżyć twą wspaniałość do mojej nicości. Będę miał zawsze dla cię, o cudzie niewieści, tyle czci, Ile ludzkie serce jej pomieści. Honor twój na szwang żaden nie jest narażony, niczego mu nie trzeba lękać się z mej strony. Owi dam, ulubieńcy, ci dworscy pankowie, zarówno głośni w czynach, jak próżni w wymowie, z lubością wszędzie chełpią się swoją zdobyczą, każdą łaskę rozgłosem świata okryć życzą. I język niegodziwy zdradziecko im każe, Własnego uwielbienia bezcześcić ołtarze. Lecz z ludźmi, co się muszą kryć z miłością swoją, Kobiety żadnej zgoła zdrady się nie boją. Troska, z jaką strzeżemy własnej dobrej sławy, Zwalnia uwielbień przedmiot od wszelkiej obawy. I pozwala zażywać w spokojności błogiej, miłości bez zgorszenia, rozkoszy bez trwogi. Elmira. Słucham pana i widzę, że pańska wymowa umie stroić swe chęci w dość wyraźne słowa. Lecz czyli pan pomyślał, co wówczas się stanie, gdy powtórzę mężowi to czułe wyznanie? I czy on, ostrzeżony w tak nagłej potrzebie, nie zmniejszy tej przyjaźni, jaką ma dla ciebie? Tartif. Na zbyt wiele słodyczy w twoim sercu gości, byś nie miała przebaczyć mej płochej śmiałości. Uczuć moich gwałtowność, gdy serce twerani, na karb słabości ludzkiej, chciej ją złożyć pani i zrozumiej, spojrzawszy na boską swą postać, iż trudno człowiekowi na nią ślepym zostać. Elmira. Kto inny może srożej wziąłby sprawę ową, lecz ja nie chcę okazać się nazbyt surową. Obwiniać cię przed mężem nie mam zbytniej chęci, ale i pan mi w zamian coś za to poświęci. Żądam, byś się pan starał swym poparciem szczerym przyspieszyć rychło związek Marianny z walerem i porzucił na zawsze niezgodne zamiary, co próbują kraść szczęście kochającej pary. Zaś, zaś... Scena czwarta Elmira, Damis, Tartif. Damis. Nie, pani, nie skończy się sprawa tak ładnie. Byłem obok i wszystko słyszałem dokładnie. I samo niebo, widać, mnie tutaj przywiodło, bym mógł nareszcie zdeptać tę gadzinę podłą. Ono samo wskazuje mi do zemsty drogę. Za jego fałsz, bezczelność... Dziś nareszcie mogę otworzyć oczy ojcu, skoro mu odsłonię, co ten łotr w jego domu mówił jego żonie. Elmira. Nie da się, wystarczy, jeśli się poprawi i odwdzięczy, żem się z nim obeszła łaskawiej. Gdym już przyrzekła, nie chciej zmieniać jego losu. Nie uważam tej sprawy za godną rozgłosu. Takie zaczepki śmiechem kobieta zwycięża, nie spiesząc lada głupstwem niepokoić męża. Damis. Może pani ma swoje powody, ja wszakże, By postąpić inaczej, mam znów swoje także. Jego oszczędzać, ależ to są chyba żarty. Dość długo już w swej pysze ten szalbierz wytarty, Z słusznego mego gniewu dworował bezkarnie. Cierpliwości zbyt srogie zadając męczarnie. Zbyt długo już intrygi wobec ojca stroi, Przeciwko walerego miłości i mojej. Raz mu oczy na zdrajce otworzyć potrzeba Oto po temu środki zsyłają mi nieba Za tę sposobność, Dank, się należy niebiosom Użyć jej, to winienem własnym swoim losom I wart byłbym utracić ją bodaj na zawsze Gdybym w tej chwili czucia okazał łaskawsze Elmira Damisie Damis Nie, do celu pospieszam najprościej Dusza moja po prostu pławi się w radości, i każda pani prośba z odmową się spotka, bo mnie porusza zemsty jedynie chęć słodka. Bez próżnej zwłoki zaraz całą rzecz rozjaśnie: ojciec nadchodzi. Otóż jest sposobność właśnie. Właśnie. Scena piąta: Orgon, Elmira, Damis, Tartif. Damis. W porę nadchodzisz, ojcze, szczęśliwym przypadkiem. Możem się tu uraczyć widowiskiem rzadkiem. Ładnejś doznał za swoje starania zapłaty. I ten pan wdzięcznym ci się okazał zakaty. W swej tkliwości dla ciebie cały zapał mieści. W tym, aby cię obedrzeć z honoru i cześci. Właśnie słyszałem, pani tu za świadka stanie, jak jej swych brudnych chuci uczynił wyznanie. Ona, rzecz w swej dobroci biorąc zbyt łagodnie Chciała ukryć przed tobą tę bezczelną zbrodnię Lecz ja żądam, byś wiedział, jak tu rzeczy stoją I mniemam, że milczenie jest zniewagą twoją Elmira Nie sądzę, by w istocie żona była dłużną Głowę męża zaprzątać lada baśnią próżną Nie w tym honor jej czerpie blasków swoich pełnie Jeśli umie obronić się, starczy zupełnie tak ja mnie mam i gdyby Damis w tej potrzebie mnie był słuchał, rzecz całą schowałby dla siebie. Scena szósta. Orgon, Damis, Tartif. Orgon, co ja słyszę? O nieba! Czyliż to do wiary? Tartiff, tak, mój bracie, jam winny, zbrodniasz godzin kary. Jam grzesznik zatwardziały, pełen brudu, złości, łotr występny, co żadnej nie wart jest litości. Każdy dzień mego życia od grzechów się roi. Nieprawość i występek mieszka w duszy mojej, i widzę, że niebiosy za win moich karę wkładają mi na barki tak ciężką ofiarę. Jak bądź ciężkiej oskarżon mam być tutaj zbrodni, ja dla czczej pychy bronić się nie będę od niej. Uwierz w to, co ci mówią, niechaj wraz, bez sromu, jak nikczemnik wypędzon będę z twego domu. I jakkolwiek hańba będzie mym udziałem, na sroższą jam zasłużył swoim życiem całym. Orgon do syna. A zdrajco, ty się ważysz fałszem oczywistym, podsuwać brudne myśli jego chęciom czystym? Damis. Jak to? Ten frant? Obłudą przesiąknięty do dna Zdoła ciebie mój ojcze Orgon Milcz, duszo niegodna Tartif Pozwól mu mówić, bracie Niesłusznie go winisz Wierząc w to, co on głosi Najlepiej uczynisz Skądże w tej sprawie sąd twój dla mnie tak powolny? Czy możesz wiedzieć, bracie Do czego jest zdolny? Wierzyć, że jest występny? Czyli prawa nie masz i znając świata błędy, mniesz lepszym być mnie masz? Nie, umysł twój pozorów i graszką się rządzi. Gorszy jestem niestety niż ktokolwiek sądzi. Choć cały świat w świętości szatę mnie ubiera, jam nic nie wart, mój bracie. Ach, prawda to szczera. Zwracając się do Damisa. Tak jest, mój drogi synu. Nazwij mnie nędznikiem, zdrajcą podłym, złodziejem, łotrem, rozbójnikiem. Rzuć mi na głowę stokroć wstrętniejsze nazwanie. Ja ci się nie przeciwię. Zasłużyłem na nie. Na kolanach to zniosę. I tak zbyt łagodnie będę tym ukarany za żywota zbrodnie. Orgon do Tartifa. Mój bracie, to za wiele. Do syna. Serce ci nie pęknie. Ty łotrze! Damis. Jak to, ojcze, więc to, że uklęknie? Orgon. Milcz, obwiesiu! Podnosząc Tartifa. Mój bracie, powstań! Ja cię proszę! Do syna. Bezwstydny! Damis. Ależ! Orgon. Milczeć! Damis. Więc ja jeszcze znoszę! Orgon. Jeżeli piśniesz słowo łotrze jeden, ja cię... Tartif, na miłość Boga błagam, nie unoś się, bracie. Wolę najstroższe męki znosić życie całe, niż by jego spotkało, choć draśnięcie małe. Orgon, do syna. Niewdzięczny. Tartif, daj mu spokój, gdy chcesz na kolana przed tobą. Orgon, klękając również i ściskając Tartifa. O dobroci wielka, niesłychana. Do syna. Łotrze, widzisz? Damis. Więc... Orgon. Cicho! Damis. Jak to, Orgon? Cicho, żmijo! Twoje wszystkie ataki wiem, co w sobie kryją. Wszyscy go nienawidzą i wiem dobrze czemu. Żona, dzieci i służba, wszyscy przeciw niemu. Porusza się bezwstydnie wszelakie sposoby, aby się pozbyć z domu tej świętej osoby. Lecz im więcej będziecie trwać w swoim uporze, tym więcej, by go złamać, ja starań dołożę. I aby was zawstydzić krótkim przedsięwzięciem, dzisiaj ten godny człowiek zostanie mym zięciem. Damis, siostra ma oddać rękę temu jego mości? Orgon, tak, Łotrze! Dziś wieczorem, a zaś wy ze złości możecie pęknąć wszyscy. Ja wam wnet pokażę, żem tu panem i słuchać macie, gdy ja karzę. Dalej, szelmo, odwołaj, padnij na kolana i za wszystkie oszczerstwa przeproś mi tu pana. Damis. Jak to? Ja mam szalbieża, co zdołał omotać... Orgon. Co, ty łajdaku? Jeszcze śmiesz z niewagi miotać? Kija! Kija mi tutaj! Do Tartifa. Nie wstrzymuj mnie, proszę! Do syna. Precz! Niechaj w domu Twego widoku nie znoszę! Ruszaj i niech mi noga Twoja nie postanie! Damis. Odchodzę, ale... Orgon. Prędzej! Ruszaj stąd, mospanie! Wydziedziczam Cię, łotrze, za Twe bezeceństwo, a na przydatek daję ojcowskie przekleństwo. Scena siódma Orgon, Tartif Orgon Znieważać tak człowieka, co swym życiem całym Tartif Niech mu niebo daruje, jak ja darowałem Do Orgona O, gdybyś wiedział, jakiej doznaję boleści Że tak przed bratem moim chcą mnie odrzeć z cześci Orgon, bracie tartif. Tej niewdzięczności już samo wspomnienie duszy mojej zadaje tak straszne cierpienie, taką zgrozę w niej budzi, ach, serce mi pęka. Mówić trudno, dobije mnie chyba ta męka. Orgon Biegnąc cały wełzach ku drzwiom, którymi wypędził syna. Łotrze! żałuję teraz, żem cię puścił cało, bo ubić cię na miejscu jedynie przystało. Do tartifa Przyjdź do siebie, mój bracie, zapomnij te sprawy. Tartif. tak, porzućmy już lepiej te przykre rozprawy. Widzę jak bardzo mące tutaj spokój drogi i sądzę, że mi trzeba opuścić te progi. Orgon, czy drwisz? Tartif, tu nienawidzą mnie wszyscy tajemnie i kuszą się podkopać twoją ufność we mnie. Orgon. I cóż stąd? Czyż ma dusza w czymkolwiek im wierzy? Tartif, nie, ale ich nienawiść dziś się nie uśmierzy, i te same potrzepty, których dziś nie słucha, Twe serce jutro może trafią ci do ucha. Orgon. Nigdy, mój bracie, nigdy. Tartif. Ach, mój bracie, żona z łatwością swego męża o czym chce przekona. Orgon. Nie, nie! Tartif: Puść mnie stąd, bracie. Gdy już się oddale, wówczas może ustaną w oszczerczym zapale. Orgon: Nie, ty mnie nie opuścisz. O me życie chodzi. Tartif: Jeśli tak, dłużej wzdrygać już mi się nie godzi. Poświęcę się, lecz gdybyś Orgon: Ach! Tartif: Niech więc tak będzie, lecz wiem, jak mi należy postąpić w tym względzie. Honor to rzecz drażliwa, więc przyjaźń mi każe usuwać pozór plotek, uprzedzać po twarze. Twojej żony unikać będę, twe ognisko, Orgon. Nie, nie! Wszystkim na przekór zostaniesz jej blisko. Gdy się cały świat wścieka, to rozkosz mi czyni i chcę, byś nieustannie bawił tylko przy niej. Nie dość na tym, by lepiej ugodzić ich w serce, Ciebie jedynie, bracie, chcę za spadkobiercę I spieszę wraz uczynić wszelkie prawne kroki By ci dobro me całe dziś oddać bez zwłoki Dobry druh, a mąż przyszły mej córki jedynej Bliższy mi jest od żony, syna, od rodziny Mniemam, iż zgodę twoją zyskam w całej pełni Tartif Wola niebios we wszystkim niechaj się wypełni Orgon. Biedaczek. Chodźmy zaraz wszystko spisać pięknie, a zawiść, patrząc na to, niech ze złości pęknie. Nie. Akt czwarty. Scena pierwsza. Kleant Tartif. Kleant. Tak. Wszyscy o tym mówią i niech mi pan wierzy, nie na twą chwałę wieść ta płynie coraz szerzej. To też, gdym pana spotkał w samą porę właśnie, Pozwól, że ci mój pogląd na rzeczy wyjaśnię. Nie pragnę się zapuszczać w ową sprawę całą i chcę z najgorszej strony wziąć to, co się stało. Przypuśćmy, że w istocie damis tutaj zbłądził i że nie miał w tym racji, o co cię posądził. Czyliż prawem najświętszym nie jest chrześcijanina stłumić gniew, co się słusznej zemsty dopomina? A co więcej, czy godzi się to cierpieć komu, by zań własnego syna ojciec wygnał z domu? Powtarzam ci raz jeszcze i mówię to szczerze, że każdy bez wyjątku za złe ci to bierze. I jeśli mnie posłuchasz, rzecz załatwisz całą. Nie czekając, by złe się jeszcze gorszym stało. Cały twój gniew ofiaruj przed ołtarzem boskim i spraw, by syn znów stanął na progu ojcowskim. Tartif. Niestety. Sam bym pragnął tego tysiąc razy. Żadnej doń chciej mi wierzyć, nie chowam urazy. Przebaczam wszystko zgoła. Nie potępiam za nic, przychylności uczuciem pałam dlań bez granic. Lecz życzenia twe sprzeczne są rozkazom nieba, i jeśli on ma wrócić, mnie wyjść stąd potrzeba. Po tym jak mnie znieważył, iście niesłychanie, zgorszenie w domu by wniosło nasze obcowanie. Bóg wie, jakbym przez ludzi został osądzony. Wzięto by to za grzeszną, układność z mej strony. Powiedziano by wszędzie, iż czując się winny, Pod udaną litością zamiar kryje inny, Że się lękam i pragnę zjednać go dla siebie, Aby móc do milczenia nakłonić w potrzebie. Kleant, widzę, że ci na racjach wspaniałych nie zbywa. Lecz nazbyt sztuczne nieco są pańskie motywa. Chcesz bronić sprawy niebios, lecz skąd i dlaczego? Czyż potrzeba im ciebie, by skarać winnego? Zostaw samemu niebu, zostaw mu te troski, Ty myśl, że przebaczenie głos zalecił Boski, i niechaj sąd pospólstwa w oczy cię nie bodzie, skoroś z niebios najświętszym jest rozkazem w zgodzie. Jak to? Więc rzecz poczciwą spełnić ci zabrania, wzgląd na opinię drugich, na ludzkie gadania? Nie. Nie, czyńmy to zawsze, co każe głos Boży. I żadna inna troska niechaj nas nie tworzy. Tartif. Że mu w sercu przebaczam, wszak ci już mówiłem. Spełniam zatem to właśnie, co niebu jest miłem. Lecz żadnym tego niebios nie poprzesz rozkazem, abym po tej zniewadze miał tu żyć z nim razem. Kleant. A jakiż rozkaz niebios pozwala ci ulec, Ojcu, co traci wszelki rozsądku hamulec i przyjmować tak hojny zapis z jego dłoni, tam gdzie prawo ci wszelkiej doń pretensji broni. Tartif. Kto mnie zna, temu pewno w głowie nie postoi, Płoche wnioski stąd ciągnąć o mojej, Wartość wszelkich dóbr świata oceniam najlepiej. Nie mnie z pewnością blask ich zwodniczy oślepi i jeżeli się godzę na te rzeczy kolej, biorąc dar, co dziś spada na mnie z ojca woli, jeśli chęć tę, powtarzam, swą zgodą uświęcę, to dlatego, by dobro nie poszło w złe ręce, by nie przypadło ludziom, co mając w udziale ów majątek, na zdrożne obrócą go cele. Gdy ja z mej strony zużyć go zamiar mam stały Dla bliźnich pożytku i dla niebios chwały Kleant Ech, panie, te subtelne porzuć pan obawy Które inaczej sądzić musi dziedzić sprawy Pozwól nie zaprzątając głowy sofistyką By dóbr swoich był panem na własne ryzyko I raczej niech zmarnieją w ręku spadkobiercy niż byś ty odeń zyskać miał imię wydziercy Wyznaję, że istotnie to przechodzi wiarę, jak pan mogłeś się zgodzić na taką ofiarę. Może znaną ci jakaś cnoty tajemnica, która każe obdzierać prawego dziedzica. A jeżeli z Damisem za żyłości twojej niebo samo, jak mówisz, na przeszkodzie stoi, czyż nie byłoby godniej, nie wadząc nikomu, jako uczciwy człowiek, wynieść z tego domu? Niż znieść w ten sposób, aby wbrew wszelkiej logice Dla ciebie ojciec syna wygnał na ulicę Wierz mi, pan, nie pojmuję, by człek tak zażarty W rzeczach cnoty Tartif Przepraszam, jest już w pół do czwartej Pewną nabożną sprawę przypomniałem sobie Co zmusza mnie, bym rozstał się z panem w tej dobie Kleant sam A. Scena druga. Elmira, Marianna, Kleant, Doryna. Doryna do Kleanta. Panie, może w Panu znajdziem poplecznika. Patrz Pan, śmiertelna boleść dusza jej przenika. Ten związek, co go ojciec na dziś wieczór znaczy, do ostatecznej gotów przywieść ją rozpaczy. Nadchodzi już. Wytężmy wszystkie nasze siły i starajmy się w sposób miły, czy niemiły, zmienić zamiar, co wkrótce ma się stać rozkazem. Scena trzecia. Cisz sami i organ. Organ. A dobrze, że was widzę wszystkich tutaj razem. Do Marianny. Oto właśnie kontrakcik, który ma tecnotę, że panience do śmiechów wypłoszy ochotę. Marianna, klękając przed organem. Ojcze, przez litość Boga, co znamy, katusze, Na wszystko to, co zmiękczyć zdoła Twoją duszę, Nie chciej się tak upierać w swym ojcowskim prawie I racz od posłuszeństwa zwolnić mnie łaskawie. Nie przymuszaj mnie, ojcze, rozkazem tak srogim, Bym musiała na ciebie skarżyć się przed Bogiem, I życia, które dałeś mi, niestety, ojcze, Nie chciej zamieniać dzisiaj w katusze zabójcze. Jeśli wbrew Twojej woli nie śmiem marzyć o tem, bym mogła się połączyć z mych uczuć przedmiotem, Niechaj choć dobroć Twoja to pragnienie ziści, bym nie żyła z przedmiotem swojej nienawiści, I gdy Twa wola błagań mych słuchać nie raczy, im Nie chciej mnie rzucać bodaj na pastwę rozpaczy. Orgon na stronie wzruszony. Odwagi, serce moje, precz z ludzką słabością. Marianna. Na twą przyjaźń ku niemu nie patrzę ze złością Okaż ją światu, oddaj mu fortunę całą Oddaj i mój majątek, jeśli to za mało Zgadzam się chętnie, oto to me serce nie stoi Lecz przynajmniej osoby chciej oszczędzić mojej I pozwól mi w klasztoru surowej ustroni Dni pędzić, gdy mi szczęścia zakaz ojca broni Orgon, otóż to! Zaraz mowa o mniszej sukience Gdy się ojciec w miłostkach przeciwi panience Stań mi zaraz, im więcej czujesz doń niechęci, tym więcej jej zwalczanie duszę twą uświęci. Dla umartwienia zmysłów sposób masz gotowy i proszę mi już więcej nie zawracać głowy. Doryna, a to, Orgon, milczeć, z równymi sobie możesz gęby rozpuszczać. Tutaj język dobrze ściśnij w zęby. Kleand, jeżeli rady jakiejś udzielić się godzi, Orgon. Nieocenione rady daje brat dobrodziej Rozumne, pożyteczne, lecz szwagier wybaczy Jeśli w każdziutkiej rzeczy postąpię inaczej Elmira, do męża Widząc to, na co patrzę, słów mi brak w istocie Dziwić się tylko muszę twej rzadkiej ślepocie Doprawdy zaślepionym trzeba być niemało By jeszcze na mnie wierzyć po tym, co się stało Orgon, padam do nóg, gdy pani z tej beczki zaczyna Wiem jaką słabość z dawna masz do mego syna. To też nie chciałaś przeczyć mu w jawnym sposobie w sztuczce, którą zastawił tej godnej osobie. Nazbyt byłaś spokojna, gdyby prawdą było to zdarzenie, inaczej by panią wzburzyło. Elmira. Czyliż honor nasz, słysząc miłosne wyznanie, musi z całym ręsztunkiem wraz wyruszać na nie? I czyż cnota ma bronić się na każdym kroku, ze zniewagą na ustach i płomieniem oku? Dla mnie śmiech w takiej sprawie jest obroną całą. Nie sądzę, by rozgłosu szukać w niej przystało. Można z cnotą połączyć swoje płci zalety i wcale nie budują mnie owe kobiety, świętoszki, których honor pazurami zbrojny, za lada śmielszym słówkiem stroi się do wojny. Tego systemu ja się z pewnością nie chwycę. Chcę cnoty, co nie zmienia kobiety w diablicę i mam, że od gniewnych słów szarmierki twardej wymowniejszym być może chłód spokojnej wzgardy. Orgon, ja zaś wiem, co mam sądzić i nikt mnie nie zmami. Elmira, naiwność ludzka bywa bezmierną czasami, ale cóż wówczas, pytam, twa niewiara pocznie, gdyby ci ktoś rzecz całą dał widzieć naocznie? Orgon, widzieć? Elmira. Tak. Orgon. Majki. Elmira. Jednak gdyby się udało w pełnym świetle do oczu rzecz ukazać całą... Orgon. Gadanie. Elmira. Cóż za człowiek. Więc mówmy inaczej. Słowu mojemu wiary pan mąż dać nie raczy, lecz jeśli na własne i uszy, i oczy całą prawdę z ukrycia usłyszy i z oczy, cóż wówczas powiesz? Jeszcze trwać będziesz w swym szale? Orgon. Wówczas powiem, że... Jeśli nic nie powiem wcale, bo to jest niemożebne. Elmira, raz niech koniec będzie. Zbyt długo znoszę, byś mnie krzywdził w swym obłędzie. Dobrze więc, chętnie wszystkim tę przyjemność zrobię, aby ci rzecz pokazać w niezbitym sposobie. Orgon, dobrze, trzymam za słowo. Zobaczym w tej chwili, na jakie sztuczki chytrość twoja się wysili. Elmira, do Doryny. Poproś go do mnie. Doryna do Elmiry. Ależ z nim niełatwa sprawa i kto wie, czy powiedzie się nam ta obława. Elmira do Doryny. Kto czegoś pragnie, łatwo zwiedzionym być może, a jego własna próżność w tym nam dopomoże. Poproś go. Do Kleanta i Marianny. Wy oddalcie się na chwilę krótką. Scena czwarta. Elmira, organ. Elmira. Przysuń ten stół i schowaj się pod nim cichutko. Orgon. Jak to? Elmira. Dobra kryjówka, rzecz tu najważniejsza. Orgon. Ale czemuż pod stołem? Elmira. Ech cóż, oto mniejsza. Mam swój plan, a czy dobry, przekonasz się z czasem. No wchodź już raz, powtarzam, i bacz byś hałasem żadnym, gdy on tu będzie, nie zdradził swej roli. Orgon. Na cóż jeszcze cierpliwość moja nie zezwoli? Lecz chcę ci dać sposobność, byś zarzuty swoje. Elmira, mniemam, iż twe życzenia w pełni zaspokoję. Do męża, który jest pod stołem. Bądź co bądź, dość drażliwa jest ta sprawa cała. Nie gorsz się więc, gdy będę w mych czynach zbyt śmiała. Co bądź bądźbym rzekła, wszystko niech mi będzie wolno. Wszak jedynie rozkazom twym jestem powolną. Choć łaskawość dla niego grać mi będzie trudno Chcę w ten sposób obnażyć tę duszę obłudną Pobudzić jego żądzę i sprawić By widne w całej pełni się stały zamiary bezwstydne Że zaś tylko dla ciebie, a dla jego próby Chcę udać miłość, co go przywiedzie do zguby Przerwę grę, skoro już się pobitym okażesz I tylko tak daleko zajdę, jak sam każesz Ty sam będziesz mógł skończyć zabawę z tym panem Skoro uznasz, że dosyć jesteś przekonanym, i gdy się twa niepewność wreszcie zaspokoi, twoją rzeczą oszczędzać będzie żony swojej. O Ciebie chodzi tutaj. Czyń wedle swej woli i już nadchodzi cicho. Teraz na mnie kolej. Kolej. Scena piąta. Tartif Elmira Organ pod stołem. Tartif, podobno chce mnie pani zaszczycić rozmową, Elmira. W istocie pragnę panu zwierzyć to i owo, lecz chciej pan w przód drzwi zamknąć, wszystkiego się trworze i rozejrzyj się, czyli słuchać kto nie może. Tartif idzie zamknąć drzwi i wraca. Podobna niespodzianka, jak ta, co dziś z rana spadła na nas, nie byłaby zbyt pożądana dotąd jeszcze z wzruszenia ochłonąć nie mogę. Damis w straszną o pana zapędził mnie trwogę i widzi Pan, żem wszelkie czyniła ofiary, by gniew jego złagodzić i wstrzymać zamiary. Zbyt się jest pomieszanym, gdy ktoś tak zaskoczy, bym była zdolną rzecz mu zaprzeć w żywe oczy, lecz dzięki niebu wszystko na dobre się zwraca i wrogów pańskich na nic się nie zdała praca. Cześć, jakiej Pan zażywasz, rozwiała te burze, to też żadnych stąd obaw na przyszłość nie wróże. Mój mąż, aby okazać, jak po twarzą gardzi, byśmy wciąż blisko siebie żyli, chce tym bardziej. Dzięki temu też nikt mi nie weźmie za zbrodnie, że tu sam na sam z panem przebywam swobodnie i mogę ci odsłonić serca mego wnętrze, nazbyt czułe na pierwsze twe słowa gorętsze. Tartif. Myśl pani nazbyt trudno się dla mnie tłumaczy. Niedawno przemawiałaś tu wcale inaczej. Elmira. Jeśli za mną odprawę gniew chowasz, niestety, Ach, jakże mało znanym ci serce kobiety, Jak mało czujesz, co się rozgrywa w jej łonie, kiedy tak słabo walczy w swojej czci obronie. Ach, w takiej chwili zawsze wszak srom, nasz niewieści, skrywa żar, co się w sercu zaledwie pomieści, I choć wybór za chlubę najwyższą mu stanie, Wstydem przejmuje takie zbyt jawne wyznanie. Zrazu bronisz się tedy, lecz sposób obrony dość zdradza, że już słabnie walka z naszej strony, że usta chęcią cichym przeczą dla pozoru i że taka odmowa nie wróży oporu. Być może, iż wyznanie czynię zbyt otwarte i zbyt łatwo cześć swoją stawiam tu na kartę, lecz jeżeli już szczerze mam mówić do pana, czyż byłabym Damisa wstrzymała dziś z rana? Czy byłabym słuchała w sposób tak cierpliwy ofiary serca twego aż nazbyt żarliwej i całej sprawie obrót dała tak łagodny, gdybyś mniej mi się zdawał tkliwych uczuć godny? A gdy sama żądałam niby to za karę, abyś z małżeństwa swego zrobił mi ofiarę, cóż mogło budzić niechęć do takiego stadła, jeśli nie słabość zbytnia, co w dusze się wkradła i cierpienie zbyt srogie, gdyby inny związek zniszczył twych dla mnie uczuć tak luby zawiązek? Tartif Zapewne pani, że jest miło niesłychanie, z najdroższych ust posłyszeć tak chlubne wyznanie, I słów twych słodycz w zmysłach moich budzi dreszcze, Błogości, jakiej dotąd nie zaznałem jeszcze. Pragnienie bym się Tobie podobał wzajemnie, Jako serca najświętszy cel wciąż mieszka we mnie, ale właśnie dlatego, iż jedynie marzę o tym szczęściu, w Twe słowa wątpić się odważę. Mogę w nich widzieć podstęp niewinny Z Twej strony, aby rozerwać związek Na dziś oznaczony I jeśli myśl mą jasno poznać Pani życzy Nie uwierzę tym słowom, choć pełnym słodyczy Póki łask Twoich, Pani, dowód wyraźniejszy Powątpiewania mego w Twą szczerość nie zmniejszy I nie zaszczepi w duszy mej wiary niezmiennej W Twej przychylności dla mnie skarb Tak bardzo cenny Elmira, kaszlnąwszy kilkakroć, aby zwrócić uwagę męża. Jak to? Także to szybko kroczyć ci przystało? Od razu chcesz wysączyć serca tkliwość całą? Więc, gdy kobieta dla cię wstydu swego tarczy zbywa się i to panu jeszcze nie wystarczy? Wszystkie uczuć dowody najsłodsze masz za nic, dopóki rzecz nie dojdzie do ostatnich granic? Tartif. Im mniej zasług, tym mniejsze do nadziei prawa. To też w słowach zbyt wątła dla niej jest podstawa. W los tak chlubny uwierzyć jest sercu zbyt trudno. Nim czyn prawdę odmieni nadzieję ułudną. Ja świadom swojej nędzy powiem bez ogródki, nie śmiem ufać w wyznania Twego lube skutki, i każde twe zaklęcie z niewiarą się spotka, póki jej nie pokona. Rzeczywistość słodka. Elmira. Mój Boże. Miłość pańska jakże jest gwałtowną, jej tyrania mnie w trwogę wprawia niewymowną. Jak łatwo serca chęci do swej woli nagnie, i jak stanowczo żąda tego, czego pragnie. Jak to? Czyż się przed panem człowiek niczym zgoła nie zasłoni, czy nawet odetchnąć nie zdoła? Godzisz się czyjąś cnotę oblegać tak strogo i wszystkich ofiar naraz tak żądać od kogo? nadużywać, nastając na nie tak wytrwale, serca, co ci odmówić niezdolne ci wcale? Tartif. Lecz skoro hołd mój widzisz okiem tak łaskawem, czemuż nie chcesz obdarzyć bardziej słodkim prawem? Elmira. Lecz jakże mogę chęci okazać łaskawsze, nie obrażając nieba, którym grozisz zawsze? Tartif. Jeżeli tylko niebo nam na drodze stoi, Usunąć te zawadę leży w mocy mojej. Przeszkodą to nie będzie szczęśliwości naszej. Elmira. Lecz kara niebios wieczna, którą pan nas straszy. Tartif. Mogę rozproszyć pani dziecinne obawy, w zwalczaniu tych skrupułów mam bo nieco wprawy. Prawda, że w oczach nieba rzecz to nieco zdrożna, lecz i z niebem dać rady jakoś sobie można. Jest sztuka, która wedle potrzeby przemienia, rozluźnia, ściśnia węzły naszego sumienia, i która umie zmniejszyć złych czynów rozmiary, jeżeli czyste dla nich wynajdzie zamiary. Na zgłębienie tajemnic tych nadejdzie kolej. Niech mi się tylko pani prowadzić pozwoli. Chciej spełnić me pragnienia, a ja w tej potrzebie odpowiadam za wszystko grzech biorę na siebie. Elmira kaszle silniej. Mocny pani ma kaszel. Elmira. Tak, bardzo mnie nuży. Tartif, podając jej papierową torebkę. Ten ulepek z lukrecji może jej posłuży. Elmira. To katar dość uparty i wielce się trwoże, że mi żaden ulepek na to nie pomoże. Tartif. To przykre, bardzo przykre. Elmira. O tak, niewymownie. Tartif. Słowem brać tych skrupułów nie trzeba dosłownie wszak wiedzieć nikt nie będzie a niech pani wierzy że zło naszych postępków w ich rozgłosie leży zgorszenie świata oto co sumienie gniecie i wcale ten nie grzeszy kto grzeszy w sekrecie Elmira już widzę, że nie wyjdę zwycięsko w tym sporze, że dłużej walczyć z Panem nic tu nie pomoże, i że za mniejszą cenę żądałabym próżno, byś mnie serca swojego chciał darzyć jałmużną. To pewna, że jest ciężką dla kobiety próbą względy płci jej należne przekraczać tak grubo. Lecz gdy już nic innego nie chcesz widzieć we mnie, gdy słowa moje żebrzą, twej wiary daremnie, póki jej ostateczny dowód nie uświęci. Trzeba się poddać wreszcie i spełnić twe chęci. A jeśli mi ta słabość wstydem czoło spłoni, tym ci gorzej dlatego, kto zmusił mnie do niej. Winę za to z pewnością nie ja tu ponoszę. Tartif. Ja ją biorę na siebie. W zamian tylko proszę. Elmira. Zechciej pan drzwi otworzyć i spojrzeć dokoła, czy mój mąż w jaki sposób zajść tu nas nie zdoła. Tartif. Skądże ta troska w pani dziś się mogła zrodzić? Wszak to człowiek stworzony, by go za nos wodzić. Toż on przyjaźni naszej sam pragnie najszczerzej i sprawiłem, że choćby widział, nie uwierzy. Elmira. Mimo to, proszę bardzo, przejdź się pan po domu i zobacz, czy nie śledzi nas kto po kryjomu. Scena szósta. Orgon Elmira. Orgon. A to jest, muszę przyznać, łotrzyk, co się zowie. Przyjść nie mogę do siebie. Mąci mi się w głowie. Elmira, co? Ty już chcesz wychodzić? Nie, to jeszcze mało. Żartujesz chyba, wracaj. Wszak nic się nie stało. Z wydaniem sądu czekaj ostatecznej pory. Wszak ci to wszystko mogą być tylko pozory. Orgon. Nie, nic gorszego jeszcze piekło nie wydało. Elmira, mój boże, nazbyt lekko sądzisz sprawę całą. Czekaj pewnych dowodów. Taka nagłość zdrożna sprawia, iż niewinnego czasem winić można. Elmira ukrywa Orgona za sobą. Scena siódma. Tartif. Elmira. Orgon. Tartif, nie widząc Orgona. Wszystko jak najszczęśliwiej chęciom naszym sprzyja. Nie przeszkodzi nam tutaj obecność niczyja. Całe mieszkanie puste i moment radosny. Kiedy tartif zbliża się z otwartymi ramionami do Elmiry, chcąc ją uściskać, ta usuwa się na bok i odsłania orgona. Orgon wstrzymując tartifa. Powoli. Coś tak nagły w swej chętce miłosnej. Spiesząc zbytnio w osobie, możesz łatwo zbłądzić. A Ty, mój sługo Boży, chciałeś mnie urządzić. Tak mało na pokusy jesteś uzbrojony, i żenisz się z mą córką, a pożądasz żony. Długą wątpił o prawdzie ohydy takowej. Czekałem, rychło zmieni się ton tej rozmowy. Lecz chęć Twa nazbyt jawne świadectwo mi daje. Nie żądam już dowodów, na tym poprzestaję. Elmira do Tartifa. Wierz mi, nie ja tę drogę sprzeczną z mym honorem obrałam, lecz zmuszoną mnie ślepym uporem. Tartif do Orgona. Jak to? Ty wierzysz, bracie? Orgon. Dalej, bez hałasu, zbierz manatki i z domu mi zmykaj zawczasu. Tartif. Mój zamiar... Orgon. To jest wszystko daremne gadanie. Masz mi i to najspieszniej opuścić mieszkanie. Tartif. Ty je opuścisz raczej. Ty, co z niesłychanym, z uchwalstwem gadasz do mnie, jakbyś tu był panem... Dom jest moją własnością i szukasz daremnie tych nikczemnych wybiegów, aby zadrwić ze mnie. Oszczerstwa broni nie przyda ci się ze mną w walce, bo mam sposoby, aby poskromić zuchwalce, pomścić zniewagę niebios i dowieść, czy komu wolno jest mnie obrażać w moim własnym domu. Scena ósma, Elmira, Orgon. Elmira o czym on tutaj bredzi? Co znaczą te słowa? Orgon. Oj, oj, nic się dobrego w tym wszystkim nie chowa. Elmira. Jak to? Orgon. Głupstwo strzeliłem, to każdy mi przyzna. I za wcześnie wypadła moja darowizna. Elmira. Darowizna? Orgon. Tak, to już odrobić się nie da. Byle tylko nie spadła na nas gorsza bieda. Elmira. Co? Orgon. Teraz biegnę spojrzeć, nim rzecz ci powtórzę, czy pewien ważny przedmiot jest jeszcze na górze. Akt piąty. Scena pierwsza. Kleant, organ. Kleant. Gdzie chcesz pędzić? Orgon. Czy ja wiem? Kleant. Mnie by się zdawało, że warto się naradzić w przód nad sprawą całą I pomyśleć spokojnie, jaką obrać drogę Orgon Przez tę szkatułkę zmysłów odzyskać nie mogę Bardziej niż wszystko inne to mnie niepokoi Kleant Cóż wreszcie się mieściło w tej szkatułce twojej? Orgon Depozyt, co go Argas, ten, o którym wiecie W ręce moje przekazał w najświętszym sekrecie Uchodząc stąd mnie obrał w tym zapowiernika. Mieszczą się tam papiery, z słów jego wynika, od których jego mienie i życie zawisło. Kleant czemuś więc sam nie trzymał ich pod pieczą ścisłą? Orgon, mając sumienia skrupuł czy mój czyn jest prawy, temu zdrajcu zwierzyłem się z calutkiej sprawy i łatwo przekonała mnie jego namowa, że lepiej będzie, gdy on szkatułkę przechowa. Bym w razie, gdyby jakie wypadło tu śledztwo, mógł niezbitą przysięgą prawdzie dać świadectwo, że jej nie mam. Tak, mimo fakty oczywiste, przez ten wybieg sumienie bym zachował czyste. Kleant Źle, rzecz stoi, gdy swoje mam wyrazić zdanie. Ta darowizna, potem to całe wyznanie, to wszystko są postępki. Niech szwagier wybaczy. Nadmiar lekkomyślne, Trudno rzec inaczej. Hm, Mając takie środki, daleko zajść można. To też sądzę, iż rzecz była nader nieostrożna. Z kimś, co wszystko ma w ręce, liczyć się tak mało. Innych raczej sposobów szukać ci przystało. Orgon. Ha! Możnaż w cnót pozory Światu zdala widne Odziać duszę tak podłą Serce tak bezwstydne A ja, co nędzarzowi temu Tej hołocie Lecz dość! Wiem ja, co kryje się W wszelakiej cnocie Wiem odtąd, że to tylko Pokrywka nic warta I tych świętych unikać będę Gorzej czarta Kleant, dobryś Znowu cię zapał ponosi zbyteczny i z wszelką miarą jesteś wciąż w niezgodzie wiecznej. Umysł twój zdrowej prawdy nie umie być sługą, i wraz z jednej przesady już rzucasz się w drugą. Widzisz swój błąd, poznałeś, dokąd cię zawiodło: to, żeś za szczerą cnotę brał komedię podłą. Lecz aby się poprawić, czyliż droga tędy, by popadać bezzwłocznie w stokroć gorsze błędy, z sercem łotra, co w każdym pewnie wstręt obudzi. Równać niebacznie serca wszystkich zacnych ludzi? Jak to, że jeden szalbiesz uwiódł cię niegodnie, Ukrywszy pod świętości maską niecne zbrodnie, Chcesz mniemać już, że każdy jego druk się trzyma I że prawdziwej cnoty już na świecie nie ma? Pozostaw niedowiarkom to głupstwo. Sam w wprzódy nauczcie, jak odróżniać prawdę od obłudy. Nie obdarzaj zbyt rychło ufnością nikogo i staraj się rozsądku kroczyć zawsze drogą. Strzeż się, jeżeli możesz, czcić zapał udany. Lecz nie krzywdź posądzeniem cnoty nieskalanej, a gdybyś już przesadą musiał grzeszyć stale, lepiej zbyt wierzyć w ludzi niż nie wierzyć wcale. Scena druga. Orgon, Kleant, Damis. damis. Jak to, ojcze, to prawda? Słyszę o tym łodsze, że niepomny na prawa wdzięczności najsłodsze, obrażony w swej pysze resztkę czci zatraca i twoje własne łaski przeciw tobie zwraca? Orgon Tak, synu, i straszliwie cierpię nad tym w duszy. Damis. Czekajcie tylko, zaraz obetnę mu uszy. Nie może ujść mu płazem bezczelność zbrodnicza. Pozwólcie mi, nauczę rozumu panicza, ubiję go na miejscu i skończę rzecz całą. Kleant, mówisz jak młodzikowi jedynie przystało. Radzę ci uśmiesz swoje wybuchy dziecinne. Dziś pod naszym monarchą już czasy są inne, nikomu dziś korzyści gwałty nie przynoszą. Scena trzecia pani Pernel, organ. Elmira, Kleant, Marianna, Damis, Doryna. Pani Pernell, Co się stało? Straszliwe jakieś wieści głoszą. Orgon. Wszystko mogę potwierdzić, bom sam patrzył na to. I za swe łaski piękną cieszę się zapłatą. Biorę człowieka niemalże w jednej koszuli, przygarniam w dom, niż brata podejmuję czulej. Co dzień dobrodziejstw nowych ode mnie doznaje. Daję mu własną córkę, majątek mu daje. A w tymże samym czasie ta nędzna poczwara, cześć mej żony podstępnie wydrzeć mi się stara. Gdy zaś spełzła na niczym niska praca owa, on z własnych mych dobrodziejstw broń dziś na mnie kowa i chce na mą ruinę nadużyć okropnie tego, co mu wydałem w ręce nieroztropnie. Wypędza mnie z dóbr moich. I maskę obłudy Zdjąwszy strąca tak nisko Jak on sam był w przódy Doryna Biedaczek Pani Pernell, Nie, mój synu nie mogę dać wiary Aby on miał w istocie tak szpetne zamiary Orgon He? Pani Pernel Wszak człowiek poczciwy Wszędzie zawiść budzi Orgon Cóż zatem mowa twoja Dowieść mi się trudzi Moja matko Pani Pernell, że dom twój idzie trybem dziwnym i że z dawna już każdy był mu tu przeciwnym. Orgon, lecz jakiż to ma związek z tym czynem zuchwałym? Pani Pernell, zawsze mi ci powtarzała, gdyś był dzieckiem małym, że cnota zwykle w świecie obudza nienawiść, że zawistni przeminą, ale nigdy zawiść. Orgon, ale cóż te maksymy dzisiaj właśnie znaczą? Pani Pernell. Ot, głupią bajkę sobie ubrdali i kraczą. Orgon, ty chcesz, abym oszalał, matko. Toż powiadam, żem widział na swe oczy wszystko, co tu gadam. Pani Pernell, języki ludzkie jad swój obnoszą dokoła i nic się od nich złości uchronić nie zdoła. Orgon, jeszcze chwila, a człowiek ze skóry wyskoczy. Widziałem, sam widziałem na me własne oczy. Widziałem, co się zowie widzieć. Czy do ucha mam krzyczeć matce, aż mnie nareszcie posłucha? Pani Pernel. Mój Boże, z mniemań naszych prawda nieraz szydzi. Nie zawsze można sądzić z tego, co się widzi. Orgon. Zwarjuję! Pani Pernel. Często człowiek sprawę przeinaczy i właśnie co jest dobrem, jako złe tłumaczy. Orgon. Mam więc cnotą tłumaczyć i bojaźnią nieba, że chciał mi ściskać żonę? Pani Pernel. We wszystkim potrzeba, nim się kogoś oskarży mieć niezbity powód i winieneś był czekać na jawniejszy dowód. Orgon, cóż u diaska? Rzecz sprawdzić mówisz własnym okiem? Więc matka chce, bym czekał, aż on mi pod bokiem rozpocznie. Tfu! O mało człowiek głupstwa nie zbreszył. Pani Pernell. Ten człowiek raczej zbytkiem cnót najczystszych grzeszył i w głowie mi się nie chce pomieścić do prawdy, by w tym, co mi mówicie, bodaj cień był prawdy. Orgon. No, gdyby to nie było od matki jej mości, sam nie wiem, co bym zrobił. W takiej jestem złości. Doryna. Jaką miarką kto mierzył, taką mu odmierzą. Pan nie chciał wierzyć innym, dziś panu nie wierzą. Kleant. Ale my tu tracimy drogi czas na plotki, gdy trzeba jak najśpieszniej znaleźć jakieś środki na łotra, co z pewnością nie bawi się w żarty. Damis. Jak to? On by śmiał stanąć do walki otwartej? Elmira. Nie sądzę, by te groźby cel odniosły jaki. Zbyt jawne niewdzięczności w nich widne poszlaki. Kleant do Orgona. Nie licz na to. On znajdzie sprężyny najskrytsze, by poprzeć to, co uknął przeciw wam tak chytrze i na słabszych dowodach nieraz zdrada zwykła motać sieć której potem nikt już nie rozwikła powtarzam ci raz jeszcze gdy tą bronią włada łagodzić go koniecznie nie drażnić wypada Orgon prawda ale cóż robić bezczelności tyle sprawiło żem o wszystkim zapomniał na chwilę kleant myślę nad wyszukaniem jakiegoś sposobu aby chociaż pozornie pogodzić was obu Elmira. Gdybym mogła przewidzieć, że tak sprawa stoi, nie byłabym kusiła porywczości twojej i przez... Orgon do Doryny, widząc wchodzącego pana zgodę. Co chce ten człowiek? Idź dowiedz się prędko. Też wybrał się ze swoją do odwiedzin chętką. Scena czwarta. Orgon, pani Pernel, Elmira, Marianna, Kleant, Damis... Doryna, pan zgoda. Pan zgoda. Do Doryny w głębi sceny. Witam cię, droga siostro. Spraw dla mej miłości, abym mógł mówić z panem. Doryna. Pan ma teraz gości i wątpię, by chciał przyjąć wać pana w tej chwili. Pan zgoda. Ależ przyjmie z pewnością, przyjmie jak najmilej. Widok mój go nie może zranić w żadnym względzie, i z tego, z czym przychodzę, rad niezmierny będzie. Doryna, do zgody. Pańskie imię? Pan zgoda. Oznajmić, proszę, mu łaskawie, że od pana Tartifa w jego własnej sprawie. Doryna, do Orgona. Człowiek przybył w obejściu dość miły i głosi, że od pana Tartifa jakąś wieść przynosi, która pana ucieszy, jak mówi. Kleant. Do orgona. Mym zdaniem trzeba, abyś zapoznał się z jego żądaniem. Orgon. do Kleanta. A jeśli w pojednawczym przybył tu zamiarze, jak sądzisz, jakież ja mu uczucia okażę? Kleant, Niechaj Cię twa porywczość znowu nie zaślepi. I gdyby tego pragnął, zgódź się z nim najlepiej. Pan zgoda do orgona. Witaj, panie! Niech niebo zniszczy Twoje wrogi, a w dom twój niechaj zsyła zawsze spokój błogi. Orgon po cichu do Kleanta. Ten grzeczny wstęp potwierdza przypuszczenie moje i wnet może się dowiem, czym go zaspokoję. Pan zgoda. Jeszcze, panie, u ojca sługiwał za młodu i zdawna przywiązanie mam do twego rodu. Orgon Panie! Chciej mi wybaczyć. Wstydzę się przed panem, ale pańskie nazwisko dotąd mi nie Pan Zgoda. Jestem Zgoda. Z Normandii się wiodę, zaś stale przebywam z przeproszeniem tu, przy trybunale. Dzięki Bogu już zbliża się latek czterdzieście. Odkąd tak zacny urząd sprawuje w tym mieście i staje tu, mam zaszczyt oznajmić to panu, z racji mojej woźnieńskiej godności i stanu. Orgon. Jak to? Pan tu? Pan zgoda. Nie unoś się, czcigodny panie. Chodzi tu o drobnostkę, zwyczajne wezwanie, nakaz, abyś opuścił ty i wszyscy twoi, ten dom również byś meble uprzątnął spokoi bezzwłocznie, gdyż go zająć chce właściciel prawy. Orgon, ja mam ten dom opuścić! Pan Zgoda, jeśli pan łaskawy. Mocą prawa własności, jak ci jest wiadomem, zacny pan Tartif objął rządy nad tym domem. Wyłączną władzę daje mu nad całym mieniem ten tu kontrakcik. Twoim stwierdzony imieniem jest zupełnie formalny. Wszelki spór upada. Damis, do pana zgody. W istocie, że bezczelność trzeba mieć nie lada. Pan zgoda. Panie, ja z panem nie mam tu nic do gadania. Wskazując Orgona. Tylko z panem z pewnością jest mojego zdania, gdyż nie sądzę, by człowiek zacny i spokojny... Miał ze sprawiedliwością chcieć otwartej wojny. Orgon. Ale pan zgoda. Tak, jestem pewien, że i za miliony nie chciałbyś w gwałcie szukać bezprawnej obrony i wiem, że mi pozwolisz bez próżnej obrazy, bym sumiennie wypełnił dane mi rozkazy. Damis. A gdyby tak woźnińskiej waszej wielmożności, przez te suknie kijem porachować kości. Pan Zgoda do Orgona. Każ pan, niech syn twój milczy, lub niech się oddali. Musiałbym go opisać, skarżyć i tak dalej. A lepiej, jeśli rzecz tę na razie pominę. Doryna. Ten pan Zgoda ma bardzo niezgodliwą minę. Pan Zgoda. Dla zacnych ludzi tkliwość mam w sercu ogromną i jeśli przyjął panie ową misję skromną, to jedynie dla dobra państwa i wygody, z lęku by inny, może jaki fircyk młody, z duszą nie tak wrażliwą, z sercem mniej oddanym, znacznie srożej w tym względzie nie obszedł się z panem. Orgon. Cóż można więcej zrobić, niż nakazać komu, aby bez żadnej zwłoki wynosił się z domu? Pan zgoda. Otóż właśnie, że zwłoką chcę ucieszyć pana i spełnienie wyroku zawieszam do rana. Wszystko ułatwię, niczym niech się pan nie trudzi, przyjdę tu tylko na noc z dziesiątkiem swych ludzi. Dla formy, pan pozwoli, że o tym pouczę, trzeba mi będzie wieczór oddać wszystkie klucze. Sam będę w nocy czuwał nad waszym spokojem. Przestrzegać go to będzie obowiązkiem mojem. Ale jutro od rana już czas będzie wielki, aby z domu opróżnić wszyściutkie mebelki. Moi ludzie pomogą. Już takich dobrałem, że się w mig uporają z gospodarstwem całym. Trudno w życzliwszy sposób spełnić co niezbędne. Zatem w zamian za moje troski tak oględne, zaklinam pana również, aby z pańskiej strony wymiar sprawiedliwości nie był utrudniony. Organ na stronie. Gdyby można. Dodałbym i z całą rozkoszą setkę ludwików z tego, co mi pozostało, bylebym w zamian za nie to otrzymał w zysku, by ma pięść mogła spocząć na twym słodkim pysku. Kleant po cichu do Orgona. Daj spokój, nie psuj sprawy. Damis. I ja się poświęcę. Choć trudno mi się wstrzymać, tak mnie świeżbią ręce. Doryna. Do pana zgody. Patrząc na pańskie plecy, szczera chętka bierze, żeby tak porachować mu kijem pacierze. Pan Zgoda, możesz srodze odpłacić te bezwstydne żarty, rybeńko, i dla kobiet kryminał otwarty. Kleant do zgody. Kończmy tę sprawę, panie, zatem jeśli łaska, zostaw swoje papiery i ruszaj do diaska. Pan Zgoda, żegnam. Oby Pan Niebios wszystkim błogosławił. Orgon. Bodajś kark skręcił razem z tym, co cię wyprawił. Pił. Scena piąta. Orgon, Pani Pernell, Elmira, Kleant, Marianna, Damis, Doryna. Orgon. No i cóż, Pani Matko, mam słuszność czy nie mam? To, czegoś była świadkiem, wystarczy jak mnie mam. Czy i teraz się matka tym łotrem zachwyca? Pani Pernel. Głowę tracę, dalibóg, spadłam jak z księżyca. Doryna do Orgona. Niesłusznie się pan żali i szuka z nim zwady. Wszak tym właśnie jaśnieją jego cnót przykłady. Dusza jego wciąż dobra swych bliźnich docieka, wiedząc jak często psuje bogactwo człowieka. Przez prostą dobroczynność chcecie obrać zmienia, by nie stanęło panu w drodze do zbawienia. Orgon. Cicho siedź! Wciąż powtarzać trzeba ci to słowo. Kleant do Orgona. Chodźmy radzić, co począć z tą napaścią nową. Elmira. Idźcie rozgłosić zdradę tego niewdzięcznika. Wszak stąd jawna nieważność kontraktu wynika i nazbyt jest bezczelność jego oczywistą, by z niej w ten sposób zyski mógł ciągnąć na czysto. To. Scena szósta. Walery, Orgon, pani Pernel, Elmira... Kleant, Marianna, Damis, Doryna. Walery. Daruje pan, że go wieścią bolesną przerażę, lecz twe dobro najśpieszniej działać tutaj każe. Przyjaciel mój, oddany mi w każdej potrzebie, Wiedząc jak ścisłe węzły wiążą mnie do ciebie, Z uczucia dla mnie, czyniąc ten krok tak odważny, Zdradził przede mną pewien sekret stanu ważny i przesłał mi wiadomość, w której wniosek mieszczę, że trzeba byś ucieczką chronił się dziś jeszcze. Szalbierz, który się z dawna panoszył w twym domu, przed księciem cię oskarżyć zdołał pokryjomu i złożył w jego ręce coś, z czego wynika, że w tobie zbrodzień stanu znalazł powiernika i że pan, obowiązków dla księcia niepomny, przechowałeś w swym domu sekret wiarołomny. Nie znam, co jest w tej sprawie kamieniem obrazy, lecz wiem, że przeciw tobie dane już rozkazy. A dla większej pewności on sam ma zlecenie z pomocą zbrojną sprawić twoje uwięzienie. Kleant. Otóż i znalazł środki. Po takim początku łatwo mu wejść w dziedzictwo twojego majątku. Orgon. Człowiek, trzeba to przyznać, jest nikczemne zwierzę. Walery. Za chwilę sprawa obrót najgorszy przybierze. Zatem dalej. Już czeka mój powóz u bramy. Oto tysiąc Ludwików. Śpiesz pan, a zdołamy może ujść. Skoro nie da się inaczej bronić, lepiej rychłą ucieczką żywot miły chronić. Wszystko biorę na siebie. Jestem pana gotów dowieść w miejsce bezpieczne od wszelkich kłopotów. Orgon. Ileż winien ci jestem za twoje oddanie. Przyjdzie czas, że potrafię odwdzięczyć się za nie. I błagam tylko nieba, by zesłało chwilę, w której bym mógł odpłacić szlachetności tyle. Żegnajcie mi. Wy myślcie, co czynić. Kleant, śpiesz się żwawo. My tu będziemy, bracie, czuwać nad twą sprawą. Sprawą. Scena siódma. Tartif, oficer gwardii, pani Pernel, Elmira, Kleant, Marianna, Walery, Damis, Doryna. Tartif, wstrzymując Orgona. Gdzież to tak śpieszno? Zwolna, zwolna, dobry panie. Bliżej niż myślisz, znajdziesz wygodne mieszkanie. Ten pan bierze cię w areszt z polecenia księcia. Orgon. Zdrajco, nie szczędziłeś ostatniego cięcia. Dobijasz mnie nim. Przez tę niegodziwą zbrodnię wszystkie łotrostwa swoje wieńczysz dzisiaj godnie. Tartif. Mów, co chcesz, nie dosięgną mnie twoje po twarze I wszystko umiem ścierpieć, gdy niebo tak karze. Kleant. Umiarkowanie wielce chwalebne, przyznaję. Damis. Łotr bezczelnie niebiosy na drwiny podaje. Tartif. Wszystkie wasze wybuchy przejąć mnie nie mogą. Celem mym kroczyć tylko obowiązku drogą. Marianna. Zapewne i niemały zachwyt w świecie zbudzi Czynność taka, tak godna przyzwoitych ludzi Tartif W każdej czynności zaszczyt jedynie i chwała Jeśli źródłem jej władza, co mnie tu przysłała Orgon Czyś zapomniał, że gdyby nie metkliwe serce W nędzy byś dotąd tułał się i poniewierce? Tartif Tak przyznaję, iż byłeś dla mnie dość łaskawym Lecz służby księcia są dla mnie najpierwszym prawem Miłość dlań tak potężna w sercu moim gości, że głos jej tłumi wszelkie inne powinności i dla tak świętych węzłów oddałbym w potrzebie krewnych, żonę, przyjaciół, a nawet i siebie. Elmira, bezczelny! Doryna, jak on umie w zdradzieckim sposobie z najczcigodniejszych uczuć płaszczyk skroić sobie? Kleant. Lecz jeżeli w istocie na tyle jest święty Ten zapał, którym cały głosisz się przejęty Czym dzieje się, iż wybuch jego czekał chwili Gdy cię tu na niewczesnych zalotach odkryli? I czemu zbrodni jego nie zwierzył nikomu Póki w słusznym swym gniewie nie wygnał cię z domu? Nie chcę już i wspominać, mówić by daremno O majątku zdobytym sztuką tak nikczemną Lecz powiedz, gdyś w człowieku tym widział winnego Czemuś zgodził się przyjąć cośkolwiek od niego? Tartif do oficera gwardii. Zdaje się, że dość długo trwają już te wrzaski. Proszę powinność swoją, czyń pan z swojej łaski. Oficer gwardii. Tak, masz słuszność. Zbyt długo przewlekamy sprawę. W porę słowo zachęty rzuciłeś łaskawe. By je spełnić, chciej za mną udać się bez zwłoki do więzienia gdzie dalsze usłyszysz wyroki. Tartif. Kto? Ja, panie? Oficer Gwardii. Tak, ty sam. Tartif. Czemuż do więzienia? Oficer Gwardii. Nic więcej nie mam panu już do powiedzenia. Do Orgona. Chciej pan się uspokoić po przejściu tak srogiem. Panuje nam dziś książę, co podłości wrogiem. Książę, którego oko czyta w sercach ludzi I którego szalbierza przebiegłość nie złudzi Dusza jego, tak wielka, swym objęciem bystrem Zarówno nad poddanym czuwa i ministrem Umysł jego we wszystkim prawdzie tylko sprzyja I sądu jego chytrość nie zaćmi niczyja Rzetelną cnotę zdobić on umie najlepiej Lecz żaden blask zwodniczy jego nie oślepi i cześć, jaką oddaje zasługom prawdziwym, wstręt do fałszu tym bardziej w sercu czyni żywym. Nie taki człowiek zdolny, by omamić księcia. Bardziej chytre on umie odkryć przedsięwzięcia. Jego bystre spojrzenie przejrzało zbyt łacno nikczemność, co się chowa pod pokrywą zacną. Chcąc cię oskarżyć, hultaj zdradził się niebacznie. I książę, skoro zręcznie sam go badać zacznie, wnet odkrył, że pod jego imieniem się kryje znany łotr, co już dawno winien dać był szyję. Łotrostw jego i szalbierstw wyliczać nie będę. Nie mamy bowiem teraz czasu na gawędę. Słowem, monarcha przejrzał te dusze bez sromu, Poznał jego niewdzięczność względem twego domu. Z innych jego postępków złączył to obrazem, i jeśli mnie tu, w dom twój wyprawił z nim razem, to tylko, aby stwierdzić na miejscu dowodnie Podłość jego i skarać wraz za wszystkie zbrodnie. Tak, ważne te papiery, którymi cię trwoży, Z rozkazu księcia zdrajca sam w twe złoży. Najwyższą swoją władzą miłościwy książę Kontraktu darowizny całą moc rozwiąże. Jak również ci zaleca, byś był bez bojaźni. Błąd, w który popadłeś ze zbytku przyjaźni. To książę czyni dla cie w postaci odpłaty za twe usługi jemu oddane przed laty. Chcąc okazać, iż umie, nawet nieproszony, każdy postępek darzyć wdzięcznością z swej strony. I że zawsze nim rządzi ta zasada święta, iż lepiej dobre czyny niźli złe pamięta. Doryna. Niebu niech będą dzięki. Pani Pernel. No, wygrana sprawa. Elmira. Jakiż radosny obrót. Marianna. Czy to sen, czy jawa? Orgon. Do Tartifa, którego oficer gwardii wyprowadza. Ha! Zdrajco! Łotrze! P.